Absurdu i dzisiaj zaczynamy bez problemów technicznych! Chyba, Jezu, czekaj, sprawdzę. Cicho, weź nie zapeszaj. Dobrze. Nie, dobrze, jest dobrze. Słychać, widać, jesteśmy dla was, jesteśmy z wami. Małpy silne razem są. Na dobry początek. A, czekaj, ja się drapię po nosie, a ty mi małpy tutaj dajesz na nos. Ej, ej, dorzekasz? Nie. Dałam małpy, to dałam. Nie, moi drodzy, moi drodzy, pięknie was widzieć, cudownie was słyszeć, a najwspanialej widzieć nas i słyszeć nas, więc cieszcie się i radujcie, że tu jesteśmy dla was. Cieszcie się... Jak szła ta piosenka? Nie. Cieszmy się i radujmy się. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam małpu, które dały nam małpu. What the fuck? Weselmy się. Zostało mi, bo wczoraj prowadziliśmy live'a na Twitchu Mateusza i był praktycznie cały live jakieś karaoke.
To właśnie, moje live okazuje się, że tam już nie ma gamingu, tam nie ma streamingu, tam nie ma gamingu, tam jest tylko i wyłącznie karaoking. Powiem ci, warstwa gamingowa u ciebie jest najmniej ważna. Jest znikła, jest nieistniejąca. Co tam w czacie? Co się u was dzieje? Co się wydarzyło od wczoraj? Osoby, których nie było na live, niech żałują, a cała reszta, co się tam dzieje? Kasieńka, cześć starzy, pizza wjechała, leki na przeziębienie zaczynają działać, a starzy wrócili z syfem, ten dzień nie mógł skończyć się lepiej. Nie ma takiego syfu, ponieważ puściłem cię odkurzacz. Tak, ponieważ mamy nowy odkurzacz. Musicie to wiedzieć. Mamy nowy odkurzacz, zostaliśmy od rodziców Klaudii, tak bo jest. Oni sobie kupili nowszy, więc my dostaliśmy w Pozdrawiam moich rodziców, dziękujemy za ten odkurzacz w spadku, bo ratuje nam życie. Bo to nie jest taki zwykły odkurzacz, to jest taki odkurzacz, co jeździ sam. I to jest the best. Okay. To jest the best, bo na przykład dzisiaj ja miałam wyrzuty sumienia, bo było tak, że ja słyszałam, że ktoś odkurza, a byłam sama w pokoju w biurze i byłam przekonana, mówię, o nie, Mati sprząta, a ja tak nic nie robię, ale ze mnie leń. Po czym sobie przypomniałam, nie, on nie sprząta, to odkurzacz sprząta, on robi jakieś głupie rzeczy. Ktoś go musiał włączyć. A, to przepraszam, szkoda, że się nie zmęczyłeś za bardzo. Ktori, sponsor wrócił z donatami, hi, pozdrawiam wszystkich kochaną Wix, nie gniewaj się na mnie. Wix, nie możesz się gniewać na Ktori. Panie Wix, my jesteśmy tutaj poręczycielem, że w Ktori nie miała nic złego na myśli. Salty Dino, hej, dzisiaj niestety nie dam rady być z wami na live, ale życzę wszystkim cudownego streama i wieczoru, buziaki. Salty, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że jak będziesz to odtwarzała, bo zapewne będziesz chciała być na bieżąco z tym odcinkiem, to bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, Salty z przyszłości. Nita Lee, witajcie w ten milutki, cieplutki wieczorek. Jestem burrito w kocyku i popijam herbatkę. Mateuszu, śląskie witajcie. Chociaż witajcie jest takie bardziej góralskie, ale jakbyś powitał po śląsku? Hej, witajcie! Ostypki! Żeś się postarał, ojeny! Klaudia, ja się od braci Golec uczyłem. Klaudia, pazyczek, miejmy to z głowy. Chowaj mordę. Ryj ten, chowaj swój przebrzydły. Pazury wjeżdżają. Twoja twarz jest najmniej ważna, dobra, choć brzmi znajomo. I co? To jest twoja kara, że mnie zbiłeś po pazach. Pazy są znowu własnoręcznie wykonane, tym razem bardzo kolorowe, choć powiedziałabym takie minimalistyczne. O, jeszcze są skarpetki, czek. Moi drodzy, dzisiaj się przygotowałem. Dzisiaj mam skarpetki w Soniki! Jakie Sonic wydaje odgłosy? Woohoo! Wow! Woohoo! Słyszeliście to tu pierwsi. Kajs! Jary. W połowie streamka będę musiał wyjść na spacer z psiakiem. Będzie zapisany PS, co się stało z berłem Klaudii, bo ostatnio nie było. Specjalnie dla ciebie, Kajs, chowaj berło. Prawdziwe. Czas. Będzie pierwsze! Mati nim pogardza, więc nie było. Plus oczywiście odpowiedź na pytanie, czy stream będzie zapisany, jest tylko jedna. Jaka? Nie. Nie będzie streamu. W ogóle streamu nie ma. Jakby zapomnijcie, to teraz widzicie. Nie, czekaj, zanim stream będzie, to nie wybuch! Nie. Złapałem je. Nie będzie żadnego streamu zapisanego. Ale przygotowałem coś dla was. Czy poznajecie? Moim zdaniem to jest taka słaba podruba, Mateusz, naszej ja wiem, wspaniałej bo skarpetki. Tamta amobusa. Skarpetka była idealna, ponieważ ja ją tak ściągnąłem ze stopy. To musiałem uformować. No właśnie, albo to się formuje naturalnie, albo wcale. Rank! Pozdrawiam wszystkie małpy, mam nadzieję, że moc jest z wami. Ja dzisiaj mam kurację antydepresyjną z wami. Mamy nadzieję, że kuracja będzie skuteczna. Przesyłamy moc, naszym berłem Zamieszamy? Nie. Mm-mm. Czym chcesz mieszać berłem? Mm-mm. Co? Nie, bo jak ktoś to wytnie z kontekstu, to będzie źle brzmiało. Bahantka! Super się z wami siedzi nad papier maszę na studia. Ostatnie pieniądze na ładne ciuchy dla kakanatora. Dziękujemy prześlicznie. Jeżeli już jesteśmy przy rzeczach manualnych, to ja się chciałam pochwalić, ponieważ moje kochane małpy dały mi specjalnie donaty na haf diamentowy i kochani, skończyłam. Oto mój pierwszy obraz w pełnej krasie. I to jest taka anegdotka. Klaudia mówi, dostałam pieniążki na to, muszę to kupić. Ja mówię, nie, przestań, nikt tego nie sprawdzi. Ale ona chciała wasze pieniążki wydać na to, więc... Skończone i słuchajcie, z racji tego, że wasze donaty były sowite, więc starczyło nie tylko na jeden obraz i dodatki, ale na więcej, więc kupiłam sobie, bo się uzależniłam. To jest naprawdę super odprężające. Już kolejne obrazy i mam nadzieję, że kolejny obraz, który sobie kupiłam, wam się spodoba, bo jest taki. Pikachu! To ja i Mateusz! Pikachu! To ja i Mateusz. Pika!
Wybierz, którym jesteś. Chcesz być Pikachu, czy... Jestem... Jak on się nazywał? No właśnie, czekaj. Też mi wyleciał z głowy. O, jesteś... Nie, jestem ja Eevee. Jestem Eevee. Jestem Eevee. Jestem słodsza od ciebie. Nie? No raczej, jestem tak. Piękny, Klaudia. Skąd się wziął mem Matt? Rób ankietę. Kto jest piękniejszy? Ankietę. Nie kto jest piękniejszy, tylko kto jest Eevee. Nie, ale to jest to samo, Klaudia. Pika, pika! A w międzyczasie, Mati, gratuluję 55 tysięcy subów, oglądałem was jak mieście 5 tysięcy i nadal wracam do starych filmików, a w szczególności jak Mateusz był motorówką Yamaha. Motorówka Yamaha to jest wciąż jeden z moich najulubieńszych filmów naszych na kanale, więc ja to szanuję. I bardzo dziękujemy i 55 tysięcy, sami w to nie wierzymy, ponieważ długo się na to zbierało. Pamiętam w ogóle, że do 50 to dobijaliśmy jakimś strasznie długim czasem, ale mamy to, kochani, mamy to małpu. Co? Max, dziękujemy, witajcie kochani, chciałbym mieć coś oryginalnego do powiedzenia, ale nic nie przychodzi do głowy, więc powiem tylko, Mat jest piękny, ale to jest zawsze oryginalne, za każdym razem. Mogę na ciebie naskarżyć? O co? Chcę powiedzieć wam, że Mati specjalnie przed tym live'em się golił. Cicho, Ida Maciejowska. I wiecie co? Mati przed tym live'em, zanim się ogolił w całości, wyszedł i miał takiego wąsa na Freddiego Mercury'ego. Ja mówię, zostaw go na live'a, oni go pokochają. I co zrobił? Za moimi plecami się zgolił. Klaudia, bo to byłby ultimate piękny, oni by tego nie przeżyli. Serwery by padły, ich mózgi by się spaliły. No nie wiem, nie wiem. Mamy Klaudia, tak. Kto wygrywa w ankiecie? Mati. Jak to ma? Co to jest itam? Co to jest itam? Mati od tyłu! Mati! Co za ziom jest z ciebie? Nie taka miała być ankieta. Ja uważam, nie, ona jest sfingowana tak samo jak wyniki preselekcji na Eurowizji. Zagrajcie kiedyś w Genshin Impact? Nie, bo my się myjemy, więc nie możemy. To jest pierwsze pytanie w ankiecie. Sysiolandia. W tym tygodniu wracam do robienia prawka po ponad 2 miesiącach i jaram się. Jaramy się, Sysiolandia, razem z tobą. Mamy nadzieję, że auto się nie będzie jarało. Mamy nadzieję, że ja w końcu też przysiądę właśnie do prawka po tylu latach. Mam propozycję na wasze kolejne donaty. Złóżcie się Klaudii na prawko. Bo to drogie. Nie, bo wtedy będę musiała go to zrobić. Prawda. W końcu będę miała jakąś będzie motywację. Motywacja. Składajcie się na prawko dla Klaudii. Theo, hejka, mam dziś urodziny, czy mogę prosić Berła albo inne 100 lat? I pytanie do Mateusza, czy oglądałeś już Nowych Tytanów? To najpierw, czy oglądałeś już Nowych Tytanów? Są już Nowi Tytanów, ale jakich Nowych Tytanów? Nie wiem, Nowych Attack on Tytanów. Titan, jeżeli chodzi o Attack on Titan, to już jest nowy odcinek? Na bro, coś kłamczycie. Dobra, anyway, berło urodzinowe, musi wjechać. Dla Theo. Oczywiście, wjeżdża. Pururu, pururu, pururu. 100 lat, 100 lat, niech żyje Theo nom. Teraz ty. Jeszcze raz, niech wjedzie berło nam. No. Tam w pół. Nie, nieważne. Okej. Okay. Nitali, w ogóle przypomniało mi się, że kiedyś było K-pop po godzinach i tak poznałam Klaudię, a potem parę absurdu. Pes czy skarpetki z Sonikiem to szybkie skary. To są najszybsze skary, które wjechały na moje stopy instantnie podczas przygotowywania się do tego live'a. Nita, jeżeli Klaudia, pamiętasz... Klaudia, Klaudia, czekaj! Czekaj, jest 60... Demet było 69% na Matiego. Nie liczy się, nie widziałam. Nita, jeżeli pamiętasz K-pop po godzinach, You're the real małpu. Co jest K-pop wow. Po godzinach? Nawet ja zapomniałam, że coś takiego kiedyś prowadziłam. Robiłam live streamy K-pop po godzinach, gdzie opowiadałam o różnych rzeczach w K-popie, które się działy. To było na takiej starej platformie z filmami. Tak. Tam i ona później zmieniła barwy. Tak, i ja potem prowadziłam to na Facebooku. To jest szok. Nita, you're the real one. Raja, po bardzo ciężkim tygodniu w końcu mogę sobie odpalić live'a. Dziękuję, że jesteście małpu silne razem. To my dziękujemy i tulimy mocno. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. I specjalnie dla ciebie, małpu. Silne razem. A jak? Najsilniejsze. Tylko i wyłącznie one. Muszą być silne. Tak jest. Anski, kocham was. Jesteście najlepsi. Miłego wieczoru wszystkie małpu. Anski, bardzo ci dziękujemy. Mati, aż Polarisa pokazuje specjalnie dla ciebie. Bo wszyscy się pytają, gdzie jest Polaris, więc musiałem rozebrać mojego Among Usa, pokazać, co ma pod sukienką. Anski, przepięknie dziękujemy za twojego donata. Przesyłamy buziaczki. Dlaczego ja nie mogę nigdy czytać donata? To jest mi smutno. Czytaj. Wygrywam walkę... No widzisz, to nie jest takie proste. Uciekło. Już, tu. Wygrywam walkę z przeziębieniem, w dodatku dziś dostałem wypłatę. Wasz live to idealne zakończenie tego dnia. Pozdrawiam wszystkich! Harry56! Many, many, many. Musiałeś się z nami podzielić, no kurczę.
No proszę, czytasz dalej. Teraz Gabriela. Czy Klaudia do końca przeczytała Dwory? Poza tym poproszę o Berło, żeby Crash mi odpisał, bo napisałam do niego jako pierwsza. Dawaj Berełko. Dawaj, niech ono wie. Jeżeli Crash nie odpisze, to Berło znajdzie się jeszcze bliżej jego wylotu, niż mu się wydaje. Crash musi odpisać, a jak nie odpisze, powiem ci jedno. W dupie go miej! Tyle, nie, on aż będzie oplułam mikrofon. On będzie w dupie nasze Berło. Dobre! Zniszczę mu odbyt moim Berłem! Mati! I nie wiesz, którą stroną biegnie. Mati! Majciks, hejka, walczę z fobiami społecznymi, ale dzięki wam i mapu jest coraz lepiej. Kocham was, bardzo tulimy, mocno. Mamy nadzieję, że nasze live'y w jakiś sposób pomagają, a nasza wspaniała liga, nasze mapu na czacie daje ci więcej motywacji do tego, żeby przezwyciężać fobię. Gabriela, odpowiadając jeszcze, nie dokończyłam Dworów, niestety. Miałam taki moment, że wciągałam książki, wciągałam, a potem przyszła praca, a ten tydzień, słuchajcie, to dla nas była już jakaś... Rozbieram się. Seksownie. To była już dla nas jakaś masakra, więc czekam na moment, kiedy będę w samolocie w przyszłym tygodniu i usiądę i dokończę Dwory, bo jestem na przedostatniej książce w połowie. Ojciec poleciał. Mati, chyba czuje się jak na swoim streamie, jeśli chodzi o żarty. Nieprawda, no. Bardzo się pilnuję dzisiaj. Uważaj. Studia. Powinnam pisać licencjat, brakuje mi 20 stron, deadline był przedwczoraj, ale chyba wolę oglądać was, buziaki. Kto pisze licencjaty, Walona? Powiem tak, z doświadczenia, o ile ja też miałam takie podejście, to powiem wam, jakby odkładanie w czasie pisania swojej pracy to jest bardzo zły pomysł, bo potem jest coraz gorzej. Nie odkładajcie, nie opłaca się, bo później trudno wrócić. Bardzo trudno. Ja swoje, co prawda licencjat napisałam w terminie, natomiast magistra robiłam 2 lata, głównie dlatego, że cały czas sobie obiecywałam, dobra, w przyszłym tygodniu zacznę pisać, i minęły 2 lata, ale w końcu go mam. Jestem MGR. Dobra, jaka kawka w Chemeksie? Nie wiem, wziąłem coś na szybko, jakąś mieszankę, mam jeszcze dwa słoiczki, także... I Artak sypnęła groszem Mateusz, żeby powiedzieć ci, że jesteś piękny, najlepszy, najprzystojniejszy, szlachetnym grzybem jesteś. Było miło, to była taka sinusoida, było miło i nagle się zrobiło, że tym grzybem. Czemu, ej, szlachetnym grzybem. Czym dobrze? Są szlachetne grzyby? Najlepszymi grzybami na świecie. Przepraszamy, że czytamy z takim opóźnieniem, a wam się wcześniej pokazują, ale nie nadążamy. Ale to oznacza, że nieźle sypiecie grosza Wiedźminowi, czyli Mateuszowi, który przeczytał wszystkie Wiedźminy. Tak. I uwielbia powieści nie Sapkowskiego. Nie, wszystkie. Ostatniego nie przeczytał. Zabiłem mongusa! Mati, kolejnego! Ale stoi. Nie, opada! Nie wycinajcie tego z kontekstu. Słony precelek. Czy tylko ja dopiero ogarnęłam, że M i K, które mają superbohaterowie w intro, oznaczają Mateusza i Klaudię, a nie mężczyznę i kobietę? Mam nadzieję, że jesteś jedyną osobą, która tego nie załapała. Mam nadzieję. Sandra. Mati, jesteś piękny, nawet jak Klaudia pokazuje ci na IG w wersji Castiel znów obrażony. Nie mogłam się doczekać małpiątku. Ściskam mocno. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja wspomniałam o tobie w moim... tak, bo pisałam, że podcast z tobą prowadzę z moim chłopakiem Mateuszem. Wow, czyli... Jestem dla ciebie takim dodatkiem do twojego życia. Klaudia sobie zrobiła story, dziękuję, jesteście wspaniali, obserwujecie mnie na Instagramie, a tu jakiś gość, który ze mną żyje. Jakiś przypałętał się, dopłaca do mieszkania, to przynajmniej tyle. I w ogóle chciałam ci powiedzieć, że wrzuciłam Mateusza, ponieważ dzisiaj rozmawialiśmy właśnie, tak jak mówiłam, ten tydzień był dla nas bardzo ciężki. Ja dzisiaj rozważałam, żeby jednak zarzucić karierę i zostać kurą domową. I negocjowaliśmy warunki. Klaudia jest drogą kurą domową. Tak, zażyczyłam sobie jeszcze kieszonkowe, jak ma być kurą domową, ale ustaliliśmy, żebym ci gotowała codziennie, bym pięknie wyglądała codziennie, chata posprzątana i wrzuciłam fotkę z naszych negocjacji i wszyscy, co się Mateuszowi stało, jaki on jest przypakowany, jaką on ma klatę. Kochani, Mateusz ma taką klatę, tylko on zawsze nosi za duże ciuchy i tego nie widzicie, ale jak weź obciśnij klatę. Jesteś jak mój tata, który wraca z siłowni i robi tak. Patrz jak ja wyglądam. Mówię, tato, jak ja zrobię tak, to ja też tak wyglądam. Czekaj, dlaczego mówisz, że jestem jak twój tata? Ja chodzę sobie po domu, wyglądam jak wyglądam, a to ty, zrobię ci zdjęcie, cyk. Dobra, Kazuko, pozdrawiam wszystkie piękne małpy z Discorda, jesteście najlepsi na świecie. Pozdrawiam naszego Discorda. Nie, ja nie pozdrawiam naszego Discorda. Dlaczego? Oni się z mnie śmieją. To standardowo, to zawsze. Szybkie berełko dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny, egzaminy i cokolwiek inny, co potrzebujecie. Pozdrawiamy wam, jesteście najpiękniejsi i najcudowniejsi. Proszę, narzekasz, że nie czytasz żadnych donate'ów, tak. To może czytaj. Majczu, Pikachu, I love you, nie zmieniajcie się, cudowne człowieki. My nie jesteśmy człowiekami, jesteśmy małpami. Jesteśmy małpami, ale tak.
Obiecujemy, że się nie zmienimy. Aster, poza tym starzy przypominam co do Eurowizji, że za rok ze mną występujecie ja, Aster Rap, Klaudia Vokal, a Mati Visual. Tak się umówiliśmy. Co? Ty nawet nie wiesz, ale ja się zgodziłam, że występujemy w preselekcjach w przyszłej Eurowizji. Tak. Czyli znowu jestem lecie dodatkiem. A propos Eurowizji, proszę zrobić ankietę w międzyczasie. No. Na kogo głosowaliście w preselekcjach? Na Jana czy na Blankę? Bo jestem bardzo ciekawa waszego zdania. I lepiej się nie przyznawajcie. I Mati zrobi ankietę, więc na spokojnie poczekajcie na nią. Madi, naprawko dla Klaudii PS, Mati, jesteś piękny. Dziękuję, nie mam teraz wyboru, jak zbieram donaty na moje prawko. Emilia, siemka, jak mowa o prawku, to od niedawna mam jazdy, tylko mam z typkiem od teorii i zawsze mi głupia, jak mi zadaje pytania i nie wiem. Najgorzej, ale jesteś już o wiele kroków przede mną, więc zazdroszczę, że już jeździsz. Oliwia, przy live trening nie jest katorgą, bo nie zwracam w ogóle uwagi, ile minut mi jeszcze zostało, nie da się od was oderwać. To super, super wielki komplement, bo ja zawsze liczę czas, kiedy ćwiczymy. A dzisiaj nasz trener dał nam taki wcisk i tak na bica mieliśmy podciągnięcia, że ja nie mogę podnieść ręki wyżej niż tak o. Jest tak, mnie bolą ręce. Coś na mnie patrzy. Nie no, słucham cię. Jestem częścią czatu teraz. Czekajcie, siądę z waszej perspektywy, bo dzisiaj jest show Klaudii i będę ją obserwować razem z wami. Świnio! Chodź, czytaj donaty w takim razie. Nie, nie, zapraszam. Nie, ja cię obserwuję. Zresztą macie fajną perspektywę, powiem wam. Ładnie to wszystko wygląda. Chodź, zapraszam. Nie, Klaudia! Zapraszam cię do donatów. Proszę bardzo. Proszę, od Kasieńki czytaj. Kasieńka! A przed streamem wjechał kolejny film razem z Camp Rockiem. Płakałam tańca Mateuszego, Mati, piękna bransoletka, Klaudia, piękny sweterek. Dziękuję przepięknie. Bransoletka, którą sobie sam kupiłem, bo ostatnio mi się perły spodobały. Tak, i Mateuszego mi się bardzo podoba, bo jestem to jest taki... Mateusz i Bimbuszy. Mateusz i wielki... Bimbuszy. Beruszy. Mateusz i wielki Beruszy. Słyszeliście to tu pierwsi, Mateusz zmienia legalnie imię. Proszę bardzo, od Magdaleny, zobacz ile nam sypnęła groszem, widzisz? Widziałeś jakieś wypłata takie pieniądze była, na więc... oczy? Tak. No. Wypłata była, więc was zasiliłam, bo zasługujecie na moje pieniążki. Dziękuję Magdalena, dziękujemy każdemu, kto zasługuje na wasze pieniążki. Na nasze. Już to znaczy, nasze. Wasze są nasze. Już wasze. Bardzo Magdalena, dziękujemy. W Ktori, proszę bardzo. Donate dla Mani Bani, bo kocham najbardziej na świecie. Oczywiście wy jesteście na pierwszym miejscu, Bania na drugim, a Mania na trzecim. Ale kocham. Pozdrawiamy serdecznie. Kim jest Mania Bania? To byś się dowiedział, gdybyś wchodził na Discorda. Kim jest Mania Bania? Kasia. Czy możecie dodawać info na społecznościach na YouTubie, że będzie live? Wiem, że to już tradycja, ale się dziś nie... Nie sprawdziłaś powiadomień. Bo my czasami dajemy na Instagrama, więc jeżeli nas nie obserwujecie na Instagramie, to po prostu... Musicie obserwować. I tak będziemy dawać, tylko się po prostu za... w akcji dzisiaj. Dokładnie. Więc normalnie... I co? Jakie wyniki ankiety? Klaudia, na Jana 94%. Dziękuję bardzo. Kocham małpu. Ja to dokładnie tak samo. Jestem zdruzgotana wynikami preselekcji Eurowizji. Nie mam nic do Blanki. Jest mi trochę przykro, bo podejrzewam, że się bardzo cieszyła, że wygrała preselekcję, a teraz wszyscy ją hejtują. Ale z drugiej strony niestety moim zdaniem było nie fair to, w jaki zostały preselekcje przeprowadzony sposób. Zmienianie na ostatnią chwilę zasad. Max 6% to jury i rodzina Blanki. Dokładnie. Dlaczego tak. Jestem znowu over? Chciałem być jednym z was, chciałem być częścią tłumu, aby się świnie. Tak, to, że przy niej siedział syn członkini jury, to, że tancerze członka jury z nią tańczyli, proszę was. To, że nie wygrała głosowania widzów, moim zdaniem głosowanie widzów powinno być najważniejsze, jeżeli chodzi o wybór osoby, a jury powinno być tylko i wyłącznie w momencie, w którym jest remis w głosowaniu widzów. Ja się nie zgadzam, jestem załamana, bo myślałam, że będziemy mieli Jana i ja naprawdę szczerze wierzyłam, że z Janem zeszlibyśmy daleko. Nie mówię, żebyśmy wygrali, bo to trudne, ale myślę, że pierwsza dziesiątka byłaby na pewno, bo takie piosenki łyka Eurowizja jak zła. To by było drugie Maneskin, naprawdę, to by było to. Dobra, Mateuszku, proszę bardzo. Jej, dziękuję, mogę coś w końcu dzisiaj powiedzieć. Jeszcze donajcik dla największego słodziaka na serwerze Discord, Matiego. Nie żartuję, dla Alcika. Od? Od Ktory. W Ktory, dawaj. Czy my nam... się staliśmy tą telewizją, gdzie więźniowie sobie na telewizji muzycznej przesyłają informacje do swojej rodziny, tylko że teraz
jest tak, że ludzie na Discordzie chcą się oznaczyć, więc na, tam na pasku dolnym jest napisane: pozdrawiam moją rodzinę z celi A w rzędzie czwartym. Jak będziecie oglądać jakieś telewizje muzyczne i będzie tam opcja wysyłania SMS-ów z pozdrowieniami, obczajcie to. Tam naprawdę rodziny wysyłają sobie sekretne wiadomości. Proszę bardzo. Poproszę Beru, abym nie pokłóciła się z przyszłą teściową od Alinka. Przyszłą teściową przez jej chęć zaproszenia 50 ciotek na wesele, których nawet mój narzeczony nie zna. O nie, wesele dramy to jest... weselne. Berło przede wszystkim, au, ale... Ode mnie też, moje berło też dla ciebie, żebyś się nie pokłóciła. Wesele to jest najgorsze, co można zrobić. My nie wiem, ile razy już to mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz. Jak nasi przyjaciele przygotowywali wesele, pamiętam, jak dzień przed weselem przyszedł do nich wujek i powiedział: ej, mordeczki! Ale będzie wódeczka, bo ja lubię tylko odpowiednią wódeczkę Sobieskiego. Jak nie będzie, to nie przychodzę. I oczywiście była wielka drama o to, że kupili inną wódeczkę, chciał wujek, więc przygotujcie się wszyscy, którzy będą mieli wesele, że rodzina zawsze ma swoje zamówienia. Tak, w ogóle to jest tak, że wy bardzo często: kiedy zaręczyny, kiedy ślub? Czy wy nam życzycie takiego stresu jak wesele? Przecież ludzie od wesela i organizacji potrafią tracić życie, bo to jest taki stres. Nie, dziękuję, zapomnijcie. Proszę bardzo, od Aster. I jeszcze cały Discord Małpów występuje z nami, a szczególnie Jerzyki i Skorpiś na Eurowizji, ale to co głosowali na Blankę, gustu nie macie. Tu się pojawia agresja. Co za disy, proszę bardzo. Od anonimowego wysyłacza: nie mogę się doczekać, jak zagracie w Słodki Flirt Uniwersytet, ale jak zagracie w Eldaraja, Klaudia, dawaj, zdawaj to prawko, miłego wieczoru, dziękujemy! Myślę, że na Uniwersytet na pewno... pójdziemy z naszym kakanatorem. I zostawiam małpkę w górę i wracam do pracy. Pozdrawiam z Glasgow. Joanna, pozdrawiamy i zazdrościmy, że nie mieszkasz w Polsce. My też byśmy chcieli. Dokładnie. Czy to już jest czas klonowy? Jeszcze nie. Musimy być na bieżąco z donatami, proszę bardzo. Zawsze możemy czytać donaty na bieżąco. Leciałem w dżemie i nagle oczy jak 5 złotych, głowa słodki flirt na żywo. Szaman, dobrze, że jesteś z nami. Szaman wyczarował. Ała, spędzi. W dżemę? Uderzałeś w dżemę? Ja też bym sobie uderzyła w dżemę. Ban dla starego, że nie zna Mani Bani. Kim jest Mania Bania? Solti ci wytłumaczy. Mania Bania... Uwielbiam, że w naszych donatach są wszystkie wiadomości. Mania Bania to najcudowniejsza osoba na świecie, którą musiałam wypuścić z piwnicy i puścić do domu. Zaraz po tym jest cudowna tak bardzo jak Mati. Bania Mania to najpiękniejszy, najpotężniejszy influencer. Odkochamy Manię, widzicie? I tak oto, moi drodzy, doszliśmy do końca donatów, więc przechodzimy do gry. Jeszcze od By Just, jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami jak zawsze dla najlepszych słodziaków. Dziękujemy. Yeah, baby. Dziękujemy, tymczasem przechodzimy do... Przechodzimy do gry, bo słyszeliśmy... Czytaliśmy wasz czat, zanim się rozpoczął live, że dzisiejszy odcinek ponoć będzie super długi, więc przechodzimy do niego. Jeżeli wciąż macie ochotę wysyłać nam donajciki, żebyśmy czytali wasze wiadomości, to zróbcie to, kochani, nic nie stoi wam na przeszkodzie. Natomiast my musimy lecieć z kakanatorem, z naszą akcją. Dokładnie, ale nie zaczniemy, jest was 1300 osób, więc nie zaczniemy gry, dopóki nie będzie co najmniej 850 łapek w górę. O kurde, Mati! No właśnie, no bo co to jest? 1300 osób nagle, 200 spadło. Wszyscy spadli, wszyscy wyszli w tej chwili. Czekamy na wasze łapuncje. Róbcie częściej podcasty, chcielibyśmy, natomiast robimy tyle rzeczy na raz, że trudno jest się nam skupić na robieniu, znaczy nie mamy już czasu po prostu. Tak. Po prostu nie mamy historii do podcastu. Musicie przede wszystkim docenić, że od jakiegoś dłuższego czasu naprawdę robimy je bardzo regularnie. Więc... Tak, od co najmniej 2 tygodni jesteśmy regularni. W zeszłym i w tym tygodniu. Mania Bania, kim jest Mateusz? Przykro mi teraz. A widzisz, karta się odwróciła. Nie, wiesz co? Co? Nie, ja użyję swoją supermoc. No. Czekaj. No. Proszę. Proszę, tak się to robi. Mania, we love you. Skancelowałem Manię Banię. Aga Zuzia, kocham najlepszy piątek, jaki sobie można wymarzyć. Całujemy mocno i również kochamy. I mam nadzieję, że ten piątek będzie dla was wyjątkowy. I przechodzimy, ponieważ chwilka, ależ chwilka. Po pierwsze, nie ma jeszcze 850 łapek w górę. True. A brakuje sam was 70. Zasady. True. Muszę trzymać swoich zasad. Ibi wysłała: siema Discord, kocham was i pozdrawię Discorda, dołączajcie do naszego Discorda. Po trzecie, przepraszam, bo piję kole. Mamy ogłoszenia parafialne dotyczące przyszłego piątku. Mateuszu? W przyszły piątek nas nie będzie. W przyszły piątek lecimy za granicę. W przyszły piątek wylatujemy z Unii Europejskiej. W przyszły piątek live zostanie przeniesiony na dzień inny. Tak jest. Dlaczego? Bo nas tu nie będzie. Dla? Już powiedziałem. A gdzie będziemy? W innym świecie. Jakim? Kraju.
Jakim? Za granicą. Jaką? Daleką. Na wyspie bym nawet powiedział. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Wspaniale. Tak, więc tak jak robiliśmy, bo ci, którzy nie mają Instagrama, robiliśmy na Instagramie ankietę, jaki dzień chcecie live'a, bo myśleliśmy, że w ten piątek już nas nie będzie i wylecimy sobie na taki mały city break, ale jednak praca nas dojechała mocno, więc musieliśmy to przenieść na przyszły tydzień. Więc lecimy na emigrację do Londynu. Mhm. I będziemy oglądali... nasze marzenie, bo chcieliśmy zawsze zobaczyć... Big Bena. Nie! Przeklęte dziecko musical o Harrym Potterze. Przeklęte dzieci są w naszym czacie. Na Discordzie są nasze przeklęte dzieci. Dobra, czy to czas, żeby zagrać w grę? Słodki flip! 850 nie ma, 849. Nie ma. Jeszcze jeden. Jej! Nie ma. Demet. Udało im się. Nice. Możemy zacząć grać, kochani. Dobra. Więc dziękujemy wam też za wszystkie donaty, ponieważ zostaną one przekazane na żarcie w drogim Londynie. Dokładnie. Wodorost podolog Matiego. Dzień pełen stresu i nauki, ale cały przeżyty z waszym podcastem w lupie i nie mogę być dziś cały live na żywo, ale kocham was, ratujecie moje dni. Całujemy serdecznie i bardzo ci, Wodorost, dziękujemy, że dbasz o stopy Matiego. To najważniejsze. Naprawdę. Klaudia, nie dbasz o moje stopy. Wodorost dba, nie ja. A, true. Tori, Matej Sover Party, zostaw Mani w spokoju, bo ludzie z Discorda cię zjedzą. Ja ich mogę zbanować. Mam power. Unlimited. Power. I've got the power! Dobra, moi drodzy. A, jeszcze jedna rzecz. Ostatnia. Ostatnia. Czy wy widzicie, jaka piękna jest Kakanator? Bo ja chciałam jedną rzecz... Poczekaj. Poczekaj. Zobaczcie. I wiele osób śmiało się, że ona ma założone getry na... na swoje rajstopy. Nie, getry na skarpety wysokie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja ją robiłam z myślą o tym, że ona jest giary i to jest moja referencja. Zobaczcie, ile getrów ma tutaj giaru. Dlatego nie śmiejcie się z Kakanatora, bo to było zamierzone. Giary. Giary. Dziękuję, puda. Dobra, możemy zacząć? Kacinole. Dobra. No, możemy. Let's go. Jeszcze nie wyjechaliśmy do Anglii, a ty już mówisz po angielsku do mnie. Odcinek 23. Dom sekretów i mężczyzny z swoim synem na brodzie. Asia P. Dziękujemy za 5 zł. Dziękujemy bardzo za donajcika. Pora udać się do domu Bamber. Być może ta piękna posiadłość skrywa ważny sekret. Udać się rozwiać swoje wątpliwości. Odkryj sekret Nataniela w odcinku numer 23. Sekret Nataniela. Cześć, kochana! Jeżeli sekretem jest to, gdzie są jego jaja, to my niestety już znam odpowiedź na to pytanie, na brodzie jego starego. Cieszę się, że moje żarty się tak dobrze przyjmują. Jak się przyjęły na brodzie jego starego. Lecimy. Nie, pachnie ci pacha. No pachnie w porównaniu z tobą. Nie tykaj! Dobra. To jest Smeks i Papa. W poprzednim odcinku miałaś możliwość zachować dla siebie specjalny przedmiot. Zestaw dom... What? Kiedy? Ach tak? Jaka szkoda, nie udało ci się go znaleźć lub zachować dla siebie. Sprzedałem go. Ten zestaw pozwala ci odblokować nowe grymasy, które mogłabyś znaleźć w swojej szafie. Jeżeli chcesz mieć do nich dostęp, zagraj ponownie w odcinek wersji drugi i spróbuj go zdobyć. Na pewno. Bye, bitch! Zacznij odcinek 23. Szaman, ostatnio piątki mam dość imprezowe, więc niestety nie jestem na bieżąco. Szybkie pytanie. Czemu Kaka ma w ustach plusz? To nie jest plusz, mój drogi szamanie. To jest guma do rzucia. Czemu się tak długo zastanawiałaś? Nie wiem, nie plusz. Umiem mówić dziś. Wróciłam do domu po tym, jak udało mi się przekonać Bamber, aby zaprosiła mnie do siebie dzisiaj. Trochę za głośno muzyka. A mnie nie obchodzi muzyka. Niech dealują z tym, co mają. Dobrze. Matko z córką. Co się wydarzy dzisiaj wieczorem? Czy Amber policzy mnie swoim jęzorem? Czy jej... Czy jej stary... ściągnie jaja z brody? Dobrze. Zgadzasz się? Chciałam poobserwować Nataniela i jego rodziców, abym sama mogła ocenić, co się dzieje u nich w domu. Sam nie chciała mi nic powiedzieć. Sayuri Kapur, dziękujemy bardzo za kieszonkowe. To jest niesamowite, że my jesteśmy z waszymi starymi, a wy dajecie nam kieszonkowe. Ale podoba nam się to. Dziękujemy bardzo. Sayuri Kapur, au! Jedziemy. Zaczęłam przygotowywać swoje rzeczy, aby potem udać się po szkołę. Niestety nie mam zestawu do make-upu, więc będę miała ograniczoną ilość grymasów. Więc wciąż będę tylko bardzo smutna. To tam miałam się spotkać z Bamber, Schlaumber, Sramber. Oplułeś mikrofon. Przepraszam, że was oplułem. Czy wy to słyszycie? Słyszycie.
Dobra. Obniżcie trochę grę. A faktycznie. Poku, 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 poku. Faka, faka, wiki, wiki, piki. Przeszkadza wam to, jak coś tak rusza? A nie, z niczym stare patusy, gdzie to dzieci w rodzinie pracują. Wszystko się zgadza. Bardzo dobrze. Niestety, jedyna piżama, jaka mi została, jest brązowa. Ze zużycia. To stara piżama. Pali się jak stara. Stara. Piżama, piżama. I jest niewidzialna jak kaka, kaka. Którą kupiłam jeszcze w gimnazjum. Nie ma mowy, abym zabrała ją do Amber. Na pewno obróciłoby się to przeciwko mnie. Zuzka, na operację jajeczną Nataniela. Pozdrowianka. Mam nadzieję, że jego przeszczep jaj się powiedzie. Czy myślisz, kto jest mistrzem jajecznicy u nich w domu? Nice. Mama kupiła traktora. Szczy. Ale czemu nie sika? Szczy? A czemu nie sika? Asia, tłumacz się. Nice. Nice! Dobra. Pozostałe były brudne. Mogę? Nie może. Co chcesz powiedzieć? Nie pomyślałam, aby je wcześniej uprać. Nie, nie możesz tego powiedzieć. Okej, dobra. No. Muszę szybko pójść do sklepu, zanim go zamkną. Co mówiłaś? A, mamo, przestań tak mnie straszyć za każdym razem. Później się nie dziwię, że mam wszystkie brudne piżamy. Pukaj, zanim wejdziesz. Zapukałam, ale nie odpowiadałaś. Posłuchaj, nie za bardzo podoba mi się ten pomysł, abyś nie zbała dzisiaj w domu. To już drugi raz, gdy informujesz nas w ostatniej chwili. O, to samo było z nocowaniem u Melanii. Przepraszam, obiecuję, że więcej się to nie powtórzy, ale naprawdę muszę tam pójść. Musisz? No chciałam powiedzieć, chcę. Zmyłam się szybko, tak jak plamy z mojej piżamy, aby nie zadawałam już więcej pytań. Powiem wam tak, uwielbiam to, że Kakanator absolutnie nic nie musi, ale ona nie może odpuścić sobie nasz chłopak, Klaudia. Czyli... Lysandria. Koniu, czy to już jest ten czas? Jaki? Przerwa na siku. Już? No. No nie gadaj, że już się tak chce siku. Baj. Nie no, czy ty już idziesz siku, Mati? Ten stream dopiero ma pół godziny, ty już sikasz? Wypiłem 3 litry wody. To jest niedopuszczalne. Zostawił mnie samą, co tu się wydarza? Po pierwsze, nie śpiewa ze mną Lysandria, po drugie sika po pół godziny. Ja nie wiem, czy ja chcę z nim prowadzić tego live'a. Naprawdę. O, Vangel Cook, nie możesz, Mati, no co ty, wczoraj nam nie pozwoliłeś. Wczoraj Mati nie pozwolił iść do toalety swoim widzom. Ja cię też nie powinnam pozwalać, ale czy ja mam na niego wpływ? Niestety żaden. Gdybym miała, to może by się zmienił na lepsze, a tak to pozostaje wciąż Mateuszem. Przepięknym, ale Mateuszem. Na starość pecherz jest słabszy, trzeba staremu wybaczyć. No właśnie, jeżeli to jest wasz stary, to musicie mu wybaczyć te wycieczki. Kaka break. Grupowe siku. Już niebezpieczny tost tak szybko? Klaudia, ustaw wybranka serca. Gdzie się to robi? Gdzie się to robi, zanim przyjdzie? Czekajcie, zadania. Cicho, cicho. Szybko ustawiamy wybranka serca, zanim jestem przyjdzie. Pięknie i wypróżniony. Nie ma się! Nie zrobiłaś ustawiam tego. Wybranka serca, nie. Zobaczysz. A! Fucking shit. Czy ty się wywróciłeś o fotel? Prawie zginąłem i bransoletka mnie drapła. Czy ty w ogóle im pokazywałeś, bo tylko na live wczoraj pokazywałeś, co ci zrobiłam? Nie, niech nie wiedzą. Patrzcie, co mi Klaudia zrobiła. Przypaliłam go patelnią. Przypadkiem. Dobra. A będzie mi krewka leciała. Czy ty? Wybrałaś wybranka serca? Nie, nie, w życiu. Gdzie się wybiera wybranka serca? Tu nie waż się. No to lecimy. Dobrze. Ała, boli rączka. Czytaj. A więc spacerujesz sobie. Tak i nie. Chciałam pójść do sklepu z ubraniami, ale chyba poszłam w złym kierunku. To nieprawda. Ja tu byłem. Przyciągnęła cię energia mojego Big Berła. Nie ma sensu mówić mu, że potrzebuję nowej piżamy. A ty co robisz? Poczekaj. Co? Żabcia mania bania. Klaudia, ten donate jest tylko dla ciebie. Mati is cancelled. No i pozdrawiam Salty. Buziaki, tęsknię.
Szkoda, że był wyłączony mikrofon na twoje. Nie no, co ty? Chyba se żartujesz. Ja tu mówię Bani, że ją kocham. To jest ten czas. Mati is over, wiecie? Nie, nie ma. Nie ma takiego grania. Nie ma. Mateusz, jesteś over party oficjalnie. Dobra. Płaczek. Kontynuujemy? Tak. Też chciałem pójść do butiku z ubraniami, aby dołączyć do mojego brata. No to też nie idziesz w tym kierunku. Dobrym, tam. Mhm. W takim razie oboje się pomyśliliśmy. Chcę, żebyśmy poszli tam razem. Pomyśliliśmy tak, pewnie? Się oboje. Nie, dzięki, wolę pójść sama. Czy chcemy, no, żeby razem nas zobaczył w piżamce? Tak! Ale ja bym wolał, żeby mnie zobaczył w noc poślubną w piżamce. Tak! Okej. Okay. No to w drogę. Komu w drogę, temu berło. Dobra, czy my gdzie w końcu idziemy? Ma. Dlaczego nie ma tego okay, w naszym czacie? Właśnie, czemu tego nie tego ma? O tego. Chcemy to. Chcemy to. Give it to me. Małpów w górę. Szybko. Małpki w górę, bo ja nie ręczę za siebie do 1000. Przystanek autobusowy, mój pokój. Nie, do sklepu idziemy. Ja nie wiedziałem, że Kastiel tak blisko nas mieszka. Klaudia, proszę, czemu psujesz moje marzenie? Chcę zobaczyć, jak Mati gra w Simsy, please. Ale obiecuję, że zagra. Mati nie będzie grał w Simsy. Tylko czekam. Muszę znaleźć sposób, żeby ściągnąć trójkę, czyli najlepszą część, bo mamy tylko czwórkę. Cześć, kakanator. Baby! Co tutaj robisz? Chciałam kupić nową piżamę. Nie, nie, nie. Z nią nie idziemy, bo ona mi znowu wybierze brązową piżamę i wszyscy będą myśleli, że ją sam zbrudziłem. Piżamę? To niemożliwe. Muszę cię wszystkiego uczyć. Dziewczyny nie śpią w piżamach, tylko w koszulkach nocnych. Nie, okej, okay, masz moją nie, uwagę, nie. Masz moją uwagę. Porozmawiajmy, Roza, nie, o tym. Nie, stop, porozmawiajmy. Ja cię no. Z moją mamą rozmawiałam o tym przez Klaudia, telefonowe. Ale twoja mama jest twoją mamą, z nią się nie rozmawia o takich rzeczach. Chodzi mi o to, że koszule nocne są najgorsze, bo one w trakcie nocy ci się podwijają do góry i jest ci zimno w dupę. That's the fucking point! Żeby było mi zimno? Tobie jest zimno, mi wręcz przeciwnie. Dobra. No? Wolałabym nie. Chcę nocować u koleżanki, więc nie muszę być... Co robisz? Czemu dajesz im głośniej? Elegancka? Zawsze musimy być eleganckie. Wyobraź sobie, że u tej koleżanki wpadniesz na mężczyznę swojego życia. Będziesz żałować, że kupiłaś piżamę. Na kogo? Na starego Nataniela z jajami na brodzie? To ma być mężczyzna naszego już życia? Już nie będę w tym na brodzie. A! Dobra. Dlaczego takie rozmowy zdarzają się zawsze mi? Jak krzykłeś, to wcale nie bolało. To bolało, Klaudia, urwało mi nogę. No, w rękę cię uderzyłam. Zostawię was, wydaje mi się, że ta rozmowa mnie nie dotyczy. Stary, oczywiście, że cię dotyczy. Jak chcesz. Lesiu, nie bądź taki zawstydzony. Rozmawiamy tylko o koszulce nocnej. Nie, o piżamie, nalegam. Dalej. I tak muszę pójść porozmawiać z Leo. Okej, do zobaczenia później. No to mogę coś kupić, czy jestem skazana na słuchawki, słuchanie morałów, a w czym powinnam spać? Oczywiście, w tym momencie mamy dwa bardzo fajne modele. Chodź, pokażę ci. Co ty jesteś, ulicznym sprzedawcą, Roza? Może. No właśnie. A teraz Roza rozepnie tam swój taki mały kardiganik i pod nim ma takie... Zegarki. To twój butik czy Leo? Czekam. Aha, teraz powiedzmy, pijesz? Że wszystko, co jest jego, jest też moje. Ty! Szybko poszło. Dalej. A więc w tym momencie dwa modele są bardzo popularne, ale to zależy od gustu, bo osobiście nigdy w życiu bym tego nie założyła. Jesteś pewna, że nie chcesz przynajmniej zobaczyć tych koszulek? Dobra, dawaj, Roza. Okej, już dobrze, no to którą wolisz? Zobacz stroje. What the heck? Ta po lewo jest bardziej sexy. A ta po prawo wygląda jak taka piżama dla dziecka. Ale pewnie jest wygodna bardzo. Wszyscy mówią, że z kotkiem, więc ja biorę tę pierwszą. Ty, ale może nie będziemy mieli przez to tej. Wszyscy dlaczego? Piszą, że tańsza. Dobra, co nam da ta tańsza? Weźcie piżamkę. A to jest czym? To jest piżamką. Napiszcie... jakby od czego zależy, co się dzieje, dlaczego mamy wybrać z kotkiem, a nie tą drugą. Ilustracja, tak? Czy jeżeli wybierzemy w tą... W dupie ma! Nie no, stary, my nigdy nie mamy ilustracji. Ale będzie się Bumper z nas śmiała.
Bamber będzie z nas się śmiała tak czy siak. Ale patrz, jak pokażemy się w takiej, to Bamber powie, ej, boy. A jak się w tej pokażemy, to Bamber powie, ja w ogóle muszę wam zdradzić sekret, ja uwielbiam spać w podkolanówkach. Tylko muszą być takie luźne, żeby nie miały gumki, ale podkolanówki do snu są ekstra, więc ja bym je wzięła, ale... Dobra, Amber ma tą niebieską. No i co z tego? To będzie dobra, jak siostry. Dobra, dawaj ilustrację. No przez ciebie doszliknąłem! Dobra, macie brzydko. Uwielbiam to, że ona, patrz na nią, zachowała wszystko. Od razu ją braliśmy? God damn it. Aga, w ogóle chodzimy w piżamie na mieście. Aga, widzieliście piosenkę, którą Chorwacja wystawia na Eurowizję? Uwielbiam waszą twórczość. Pozdrawiam. Aga, całujemy, również pozdrawiamy. Nie oglądaliśmy, ponieważ już to kiedyś wspominałam, my uwielbiamy mieć niespodziankę na Eurowizję i oglądać i słuchać wszystkich piosenek po raz pierwszy w trakcie Eurowizji, więc nie słuchamy niczego z wyprzedzeniem. True. Dobra. Rosalio, dobrze wiesz, że znam to krytyczne spojrzenie. Nie patrz tak na mnie. Och, nasz klient, nasz pan. Nie dam się przekonać. Jeżeli chcesz dzięki temu uwieść jakiegoś chłopaka, to uwierz mi, że tylko tracisz czas. Ja już mam swojego chłopaka. Rozo! Nie będę kłamać. Chciałam przede wszystkim oddać ci przysługę. Muszę iść, jestem już spóźniona. Stara, my nie chcemy uwodzić żadnego Nataniela. Mówiłaś, że gdzie idziesz? Niczego ci jeszcze nie powiedziałam. Będę nocować u Bamber. Co? A widzisz, in your face, babe. Teraz Amber jest moją najlepszą przyjaciółką. Przyjaźń z Rozą skończona. Ja próbuję się z nią pogodzić. Kłamczucha, coś przede mną ukrywasz. Co kombinujesz? Nic takiego. Zapewniam cię, że chciałabym rozluźnić atmosferę dla Nataniela. Jasne, znam cię. Wiem, że to nieprawda. Lepiej, żebyś jutro mi wszystko opowiedziała. Jeżeli przeżyję, to do jutra. Och, jeżeli będziesz w domu kolesia, który zabiera jaja swojemu synowi, to może być ciężko. Okej. Okay. Wróciłam do domu, aby skończyć się pakować. Amber uprzedziła mnie, że po mnie nie przyjdzie. Wykręcała się argumentacją, że mieszkam w przebranej dzielnicy. W przebranej dzielnicy to cię znaleźli. Sama będę musiała znaleźć przed szkołą. Idź przed szkołę. Ups, Castiel! No. Wyszedł z kartonu koło mojego czekajcie, domu. Czekajcie, sprawdzimy, czy jest obrażony. Sprawdźmy. Czekaj, swędzimy stópka. Dobra. Ups, Castiel! No. Ach, to ty. Czyli, jak czyli zwykle... Castiel obrażony. Już, ledwo nas spotkał, ledwo nas zobaczył. Przechodzimy. Ach, to ty. Cześć. Dlaczego zgodziłam się na ten beznadziejny układ z Amber? No ale teraz, skoro wyprosiłam się do Amber, to mogę spróbować trochę złagodzić sytuację z Castielem. Myślałem, że miałaś się już do mnie nie odzywać. I ja lepiej już sobie pójdę. Nie czuję się na siłach, aby wymyślać nową wymówkę. Matko z córką, czy to jest takie trudne dla twojego mózgu? Prawie dostałam zawału serca. Zawaru serca? Czemu to zwierzę jest brzydsze niż Castiel. Niż Castiel. Co tchórz, tylko się przywitał. Co? Tak? Tak, ale będą mnie skoczyć, to nie jego się przestraszyłam. No raczej. Chce? Proszę. Tak? Srek? Ja chciałam coś powiedzieć, ale lepiej brzmiało to w mojej głowie, haha. Proszę, Klaudia. Cię mam. No, tyle ci powiem, w dupie cię mam. Ach tak, Klaudia, ale przez ciebie dalej tracę z nim percenty. No to co? Co ty tutaj już... Mieszkam! A ty co? Chciałam powiedzieć niecenzuralne słowo. Więc wyobraźcie sobie niecenzuralne słowo. Mieszkam! Co? A co chciałam powiedzieć? Nie. Nawet nie będę, bo wyczytacie z ruchu warg. Idę się z kimś spotkać. Przecież nie idę na lekcję. Do czego ta rozmowa prowadzi? To była ironia. Spotkać z kim? Z twoim stary! A nie, bo go nie masz. To nie twoja sprawa. Ja zawsze ci odpowiadam, gdy za każdym razem przychodzisz pytać mnie o głupstwa. Głupstwo, co twoja twarz? Nie zawsze. Powiedz mi w końcu, co chodzi. A co cię tak interesuje? Zamknij papę, czerwonowłosa jaszczurko. Bez kitu. Wyluzuj, idę się spotkać z Bamber. Będę cię niencować. Idziesz do tego idioty gospodarza? Tak, ale idę przede wszystkim ze względu na Bamber. A co, zazdrosny jesteś? Amber. Babeczka! Zielony gorset falban... Gdzie tu masz zielony? No oprócz tu jednego kwiatka. Tu jest zielony. Dobrze widzę, ale reszta jest biała.
Nie musisz tego wiedzieć. Chwileczkę, to ma jakiś związek z tym, że między nami wszystko skończone? Nie mam ochoty o tym gadać. Po raz pierwszy byłem gotowy cię wysłuchać. No może później, miłego wieczoru. Nara, w dupie cię mam, tyle ci iść powiedziałam. Iść pod szkołę przez park. I wejście do parku i do kafejki. I przed szkołą. Czekałam na Amber przez pół godziny, ale się nie pojawiła. Co za szlauch. Mija, kiedy pomyślisz, że przez nią pokłóciłam się z Castielem. On cię nawet nie lubi. No bez kitu. Co ci zależy, jak on cię nawet nie lubi? Poza tym, czego się spodziewałaś? Przecież wiadomo, że Amber to ameba, więc wiadomo, że cię wystawi przed szkołą. Wiesz, co będzie na ciebie czekać. Trudno. Wracam do domu. Wracam do domu. To po co nowe kupiłam mieszkanie? Po co kupiłam mieszkanie? Piżamy. Chodziło mi o piżamy. Przynajmniej autobusowe przed szkołą. A ja chcę do domku. Przed mieszkaniem. Idzie do domku. Mój pokój. Muszę teraz umyślić plan wymiany. Czego? Kakanator. Mamo, naprawdę musi przestać się tak zjawiać z nienacka. Właśnie, to moja kolejna piżama. Piżama nowa. Już nie jest taka wybacz, nowa. Wybacz, ale ostatnio jesteś tak pochłonięta swoimi myślami, że to jedyny sposób, aby do ciebie dotrzeć. Dalej! Jakaś Amber do ciebie dzwoni. Jakaś Bamber? Mamo, to jest The Amber. Mama podała mi słuchawkę i wyszła z pokoju. Słucham. Gdzie ty się podziewasz? Od kilku godzin Jakby co, robię tak, żeby to był dźwięk jak z telefonu. Od kilku godzin? Nie przesadzaj. Skąd masz mój numer? To nie zawiadam, że się muszą. Zesperało spokojnym wszystkim. Wystarczyło, że gdzieś się prosiłem o numer. Ach tak? Poza tym nie miałaś na mnie czekać pod szkołą? Czekałam na ciebie ponad pół godziny. To dlatego nie mogłaś się do mnie dodzwonić. To tylko dlatego, że nie zgodziłam się, aż przyszła do domu nie oznacza, że łatwiej zrobię. Przypomnę, co ty robisz? Co ty robisz, Kalia? Pokazuję im, jak tworzy się efekty dźwiękowe. Aha. Czy wytarłaś we mnie moją ślinę? Tak. To trochę obrzydliwe. Ja się brudzę mojej śliny. A jak ty mi ośliniasz rękę, to jest git. Przypominam ci, że nie jesteśmy przyjaciółkami. To i tak dużo, że pozwoliłam ci na cena, a nic nie zawieraj. Słowo daję. Przez tę dziewczynę tracę wiarę w ludzkość. No dobra. Dobrze, dobrze, no dobrze. No dobra, daj mi w końcu swój adres, żebym zakończyła już tę historię. Amber podyktowała mi swój adres. Karton koło kartona na kartonie. I nie zapomnij, że mieli goście przenoszą prezenty na swoje gospodarze. Znowu muszę coś kupować. Karton fajek. Okej, okay, rozumiem. Lepiej, żebym już poszła, jeżeli mam coś kupić. Nie duszę Matiego, dobrze? Oddycha. Amber to ameba, przed mieszkaniem. Amber to ameba. Jak się do niej dostać? Amber to ameba. Podoba mi się ta piosenka, kontynuuj. Kup na bazarze prezent dla Amber. I Amber to ameba, Amber to jestem ameba. Na bazarze. Amber to ameba. Przestanek autobusowy. Amber to ameba. Sklepy. Amber to ameba. I wszyscy razem. I Amberto ameba! Amberto ameba! Starczy. Czemu? Gdzie? What the fuck? Powiedziałabym ci gdzie, ale że powiedziałeś mi starczy, to teraz serać sam. No miałem iść na bazyr. Pa. Srazyr. Kup no. Na bazarze. No to prezent... idę na bazyr. No to proszę jestem, bardzo. Proszę, teraz na bazarze. No i co? Teraz ci nie pomogę, ja wiem co i jak, ale jak zwykle niszczysz moją dobrą zabawę, więc możesz sobie sam teraz radzić. Nie, Klaudia. Nie, to twoja tak. Wina. Sklepy. Paulina Janta, hej, po raz pierwszy od dawna trafiłam na live, uwielbiam was oglądać mojego wieczorku dla wszystkich. Paulina, dziękujemy za twojego pokaźnego grosza, całujemy bardzo mocno i witamy pierwszy raz na live. Mamy nadzieję, że nie zawodzimy, chociaż Mateusz nie wie gdzie iść. Dawaj tą myszkę. No to proszę, pokaż gdzie iść. Co to jest? Świeczuszki? Zapachowe świeczki, żeby jej nie śmierdziało z paszczy. Co ona będzie je jadła, Mateusz? Nie, ale jak będą siedziały, będzie Amber, stoliczek, my. Jak Amber będzie coś mówiła, to będzie tak śmierdoliło, że musimy zapalić świeczki i ten smród przez świeczki nie będzie przechodził. Zresztą znasz tą zasadę, że jak jesteś w toalecie, zapalisz świeczkę albo zapałkę, to smród znika. Tak jest? Tak jest. To czemu się jej nie stosujesz, tej zasady? Bo nie mam zapałek w tym domu. Dobra. No. Przyszłam na przystanek autobusowy, udałam się w kierunku wyznaczonym przez Bamber. Zapłaciłam 2 goldeny za ticket. Damn, jaką mają chatę. Mają naprawdę świetny dom. Na razie widzisz ich bramy. Zadzwoniłam i ktoś otworzył drzwi. Kakanator, co się dzieje? Masz jakiś problem? U jaka chata? Ty jesteś problemem i to, co jesteś... A o czym mówiłem przez ostatnie 10 minut? O bramie tej? Nie. Kakanator, spróbuj być opiekująca, przekonująca. Też radę, przecież udało ci się zdobyć główną rolę w przedstawieniu. Co to ma jedno do drugiego? No właśnie. Amber cię nie uprzedziła? Zaprosiła mnie dzisiaj na noc. Postanowiłyśmy zakopać topór wojenny i trochę poplotkować o grzybie na twoich stopach.
Co? Śmierdzą. Amber przerwała naszą rozmowę, pchnęła Daniela, aby stanąć tu przed nim. Zejdź z drogi! Nie za wcześnie! Masz mój prezent? Daj jej paczkę gum do rzucia. To jest beznadziejne, ale dzięki! Jak twój ryj! Nie ma za co, przerzuciła prezent przez ramię. Przez ramię, czyli co? Zbiła je na ziemię, na bruk? Nice. Powtórz to jeszcze raz, tylko z tą otwartą puszką. A będziesz sprzątać? Nie. No właśnie. Ty szlauchu, ty. Chodź, pokażę ci dom. Więc chodź, pokażę ci dom. Na żółto i na Klaudia, niebiesko. Ja to wymyślałam piosenkę. No to nie, teraz nie, nie, przepraszam. Nie. Bardzo ci przepraszam, możesz kontynuować. No. Co dalej jare, nie. Nathaniel patrzył na nas wytrzeszczonymi oczami, podczas gdy Bamber wzięła mnie pod rękę. Co, jak mnie wzięła pod rękę? Tak pod pachę przerzuci... Jak pod rękę? No tak, fup. Pokaż, zaprezentuj. Ja mogę być. Jesteś za duża. W sensie, nie zmieszczę się tak pod pachę. Nie o to chodzi. Słyszeliście to? Chodziło mi o to, że tak, to jest kakanator, a Amber tak, fup. Ja powiem ci tyle. Let me out! Ej, ale chata jest przednia. Leorio, bardzo dziękujemy, całujemy mocno. Dziękujemy bardzo. Mati is over. Co to jest party. Za absolutnie piękna chata? I jak widzisz, to jest przedpokój. To jest przedpokój? Wow! Wow! Za mnie ryj, bo... Pierwszy raz się zgadzam z Bamber. Czy to jest kaka w przedpokoju? Tak. Aż mi pękła żyłka. Jest dosyć imponujący. This was she said. Dobra. Jeszcze niczego nie widziałaś. Zakończ dyskusję. To jest takie, zakończ dyskusję. Amber stoi, coś gada, mi tak tu w drugą stronę. To se sama zobaczę twoją chatę. Dobra, jadalnia. Co jadacie? Wzejdź mi z drogi, szczymryju. Później wrócimy na kolację. Wszędzie jest pełno okien, pomieszczenie jest bardzo jasne. Kakanator, gdzie ty mieszkasz, że okna cię imponują? Powiem tak, będąc typową Polką, mam pytanie. No? Co robił ten ojciec, że zarobił na taką chatę? Kradł! Na pewno musiał kraść, Mateusz. Bo skąd on ma takie pieniądze? Występował w cyrku. Bo był... Miał... Był... Przepraszam, ale rozśmieszyłeś mnie. Bo są w cyrkach takie... Kobieta z brodą na brodzie. A to jest mężczyzna z... Dojdź, wiemy. Z bronią na brodzie. Naga broń na brodzie. Nice. Czekaj, mam na to specjal... Oto, proszę. Dobra. Jak zwykle, nie zwracasz uwagi na to, co najważniejsze. Spójrz na ten obraz. Został namalowany przez bardzo znanego artystę. No, jakiego? Dawaj, no, przez kogo? Ach tak, przez kogo? No wiesz... Nie ma sensu być tego imię, bo i tak go na pewno nie znasz. Tak, jasne. Już od razu lepiej przyznaj, że sama nie wiesz, o kogo chodzi. Bez w każdym razie ten obraz kosztował fortunę. No chowamy go do torby. My w ogóle tak, no chcę znocować u Amber, żeby dowiedzieć się sekret Natania. Przyszliśmy do ją okraść, po prostu. Dowiedzieliśmy się, że jest bogata i pod osłoną nocy sztućce ze srebra jej wyniesiemy. Moim zdaniem to nie nadaje uroku temu pomieszczeniu. Wiesz, co nie nadaje uroku temu pomieszczeniu? Paskuda, Amber! Jesteś beznadziejna! Tak, twoje 40 lat. Zakończ dyskusję. Okej. Okay. Portal? Portal! Mają portal do innego świata? Aha. Jakie rozczarowanie nas obu. Nie mam nawet nic do powiedzenia, takie rozczarowanie. Robson, ojciec ma broń jądrową na brodzie. Very nice. Jesteśmy na korytarzu, na pierwszym piętrze. Jest tutaj mój pokój, pokój Nathaniela i nasza łazienka. Schody prowadzą na piętro rodziców. Oczywiście nie wolno ci tam wchodzić. Zrozumiałaś? Za kogo mi bierzesz, szlauchu? O ile się zakładamy, że na bank tam wejdziemy? Kto nas zaprosi? Ktoś Daddy? Nas musi zaprosić. Czytaj dalej. Ze wścibską żmiję! Jakbym miała zamiar szperać pokój rodziców. Ja chcę coś zobaczyć, bo ktoś pisał, że możemy zabrać świeczki. Where świeczki?
Co to za donate był od frytki belgijskiej? Nic nie mamy. Ostatnio nam się kończą na Paulinie, Jancie. Frytki belgijskie. A Paulinkę przeczytaliśmy. Się, bo nie było. Dajcie Jedziemy znać. Dalej. W łazience. Dobra, gdzie jest łazienka? Łazienka? Ale serio, ona jest przepiękna. Ona jest w takim japońskim stylu. Tak, te luksfery? Nie są luksfery, to jest taki, wiesz. To są luksfery. Sam jesteś luksfer. I kiedy pomyślę, że będę musiała się umyć w miejscu, w którym ty się myłaś, to przechodzą mnie dreszcze. Zastanawiam się, jak uda mi się powstrzymać do jutra, aby jej nie zabić. Utopią. Utop. Daj świeczki, oddaj świeczki. Żmijo. Korytarz, pokój Bamber, pokój Nataniela. Co? Teraz dostaliśmy donate'a, zaraz zobaczymy, powinien się za chwilę u nas pojawić. To myślałam się, że to miał być pokój Nataniela. Amber podciągnęła mnie do tyłu. A, widzimy, mieliśmy problem na tym. Przepraszam was, rzeczywiście coś macie rację. Nie załadowała nam się strona z donejcikami. Rielen, czy ty mi pijesz do ucha? Może. Pozdrowienia ode mnie, od mojego chłopaka, jesteście super, to na nowe skarpetki dla Matiego proponuję te z palcami, będzie w nich wyglądać oszałamiająco. I dziękujemy, najgorsze Rielen. Skarpetki ever. Pozdrawiamy od naszej pary, pozdrowienia dla waszej pary, Mateusz. Pozdrawiam. Tak jest, stary Nataniela, czy jestem dupkiem, bo ukradłem jaja własnego syna? Kolejna historia do podcastu, niewątpliwie. Paulina, znacie kanał na YouTubie Gry Karciane dla Dzieci? Dzięki wam przypomniałam sobie o tym cudzie, który latami kształtował moje poczucie humoru. Polecam wszystkim. Musimy przetestować. Musimy sprawdzić, bo nie znamy. Dobra. Tymczasem wracamy do gry. Nie pozwoliłam ci tam iść. Trzymaj się mnie. Nie trudno jest cię trzymać, bo śmierdzisz. Okej. Okej. Czyli co, kaka się trzyma i smrodu, czy co? Kaka się trzyma chodzącej kaki. Dobra. Dobra, jak wygląda pokój Bamber? Zastanówmy się. Jest cały różowy, taki typowy pokój nastolatki z lat 2000, że są plakaty na ścianach. A ja myślę, że będzie taki pastelowy, dużo światła wpadającego. Dla mnie jak Mean Girls. I będzie pokój rozpiździaj. Jak Mean Girls. Miałem rację! Ja miałam rację! Ja miałem rację! Wiem, że będzie rozpiździaj! Będzie pastel! Nie, ja miałam rację! Proszę bardzo, oto... Nie, Paul! Czekaj, ja! Ja piszę, bo ty zawsze oszukujesz. Ile se pokolę? Kto miał rację? Przecież masz ją tutaj. Nie odniosłem. Klaudia czy Bambeusz? Proszę bardzo. Proszę nie obrażać. Nie. Proszę bardzo głosować, kto miał rację. Mati, jak mogłeś odnieść kolę? Po co ty to zrobiłeś? Bo się nie chłodziła. Czy ty masz rozum i godność człowieka? Klaudia, nie chłodziła się. No. Wróciłam. Dobra, kto miał rację? Klaudia, dziękuję bardzo. Oj! Przeważa Klaudia. No, a to mój pokój. No. Muszę przyznać, że Mati, proszę. Jezu, czytaj! Dobra. A to mój pokój, niezły, co nie? Jak cię zakopię pod tym łóżkiem, jest bardzo bogaty. Nie tak, twoje wnętrze. Więcej niż to, mam nawet jedwabną pościel. Jedwabna pościel, najgorsze co może być. Kup sobie jeszcze jedwabną... Najlepsze. Nie, kupisz sobie jeszcze jedwabną piżamę i się będziesz z niej ślizgała, będzie była taki... Dobrze, ale przynajmniej się nie starzejesz. Na jedwabnej włosy... Na jedwabnej pościeli włosy się nie kruszą i się nie robią zmarszczki. Na jedwabnej pościeli włos się ścieli. Pięknie. Nice. Mógłbyś zostać poetą. I więcej niż to, mam nawet jedwabną pościel. Wierzę ci na słowo. Dobrze, teraz znasz już najważniejsze pomieszczenie w tym domu. To jest jak ten, jak chodzenie po domu, jakieś MTV chodziło. MTV Creeps? Creeps, tak. Pozwól, że pozwolę ci, pokażę ci moją chatę, a tu dzieje się magia. Macie naprawdę piękny dom. I córkę też. Daruj sobie, już ci powiedziałam, że nie jest czas, by przyjechać do mnie. Okej, to będzie długi wieczór. A chodź, idziemy, moi rodzice już wrócili, zaraz będziemy mieć kolację. Przyznaję, że nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, abym porozmawiała z rodzicami Nataniela i Amber. No ale nie mam wyboru. Masz wybór, nie wtrącaj się w swoje sprawy. Do peskitu. Po prostu trzymaj się, no, siebie. Chcę wam powiedzieć tylko, że ankieta się zepsuła i są złe wyniki. Tak? Są złe... popatrz, bo co, bo ja wygrywam? Nie, Klaudia. Bo ja wygrywam, nie, Klaudia. Tak? Dlatego? Idziemy na korytarz. Pokój Nataniela. Okej, dalej tam nie mogę wejść. Nie pozwoliłam cię wyjść! Trzymajcie mnie! Okej. Okay. Jezu. Idę dziewczyno, spokój. Idę dobra, idź do pokoju Nataniela. Daj świeczki, chcę świeczki. Dawaj do pokoju Nataniela. No nie mogę, próbowałem. Dawaj, jeszcze raz spróbuj. Ona nas stąd wyrzuci. I co? No i co? Nie pozwoliłam cię wyjść, trzymajcie mnie! O Jezu, okay. To mnie boli.
Co pijecie za smak coli? Tylko waniliowa. Tylko waniliowa cola, baby. Cola sponsorujcie baby. Nas. Sponsorujcie. Normalnie Pepsi nas sponsorujcie jak zwykła, ale jak waniliowa to cola sponsorujcie nas. I Polaris. Dobra. O Boże, jak rodzice ja widzę ich ryje. Do... Jak ja widzę ich ryje, to mi się odechciewa wszystkiego. Rodzice Nataniela byli w domu. Nie wyglądają zbyt przystojnie. Oddychaj, spokojnie. Czekaj, jaki on miał głos? Witaj, kakanator, tak? Tak, proszę pani. Dobra, muszę przyznać, że miło jest zobaczyć jeszcze raz kogoś innego niż Lee i Charlotte. Co, już mu się znudziłem? Kupujesz bitcoiny? Mam sprzedane NFT. Inwestujesz w krypto? Wkrótce zasiądziemy do stołu. Mam nadzieję, że lubisz homary, panienko. U nas komary to tylko latem, proszę pani. Chciałem przeczytać. No przeczytałeś. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby jeść homary. Trzeba było inwestować w Doge'a w dobrym momencie. Jeżeli to danie cię zawstydza, to możesz jeść same warzywa, które też są teraz drogie, ponieważ nawet nie wiesz, ile kosztuje kilogram pomidorów, dziewczynko. A, okej. Okay. No. Ach, z chęcią spróbuję pańskiego homara. Macie! Dziękuję, mój ty raczku, kubraczku. Dobra, gdzie jest Nataniel? Gdzie jest Nataniel? Mogę państwu pomóc przy nakrywaniu do stołu? Jak nakryjesz to się nogami, jak zobaczysz, jaki mamy stół. Fuku, fuku, fuku. Na pewno jak dasz pomóc przy nakrywaniu do stołu, to jest... Mamy od tego służbę! Mamy od tego ludzi. No. To miło z twojej strony, ale nie mam zwyczaj zganiać do pracy naszych gości. Chyba, że przy wydobywaniu nowych kryptowalut to Nathaniel nakrywa do stołu. A tak właściwie to się spóźnia. Trzeba w końcu nauczyć tego chłopaka punktualności, bo zabiorę mu jeszcze więcej jaj. Jeżeli chcesz pomóc, to możesz po niego pójść. Powinien być w swoim pokoju. Co? Co ty robisz? To był mungas. Mungus to dawaj, był. Dawaj, jeszcze raz. Był mungus, nie Klaudia, to... Zakrztusiłam się własną śliną. Możemy? Tak. Dalej. O, czekaj. Milenka, hejka, wyjeżdżam w niedzielę na praktykę zawodową do Hiszpanii i będę szyć suknię flamenco. I mogę prosić o moc Berła i pomyślność, by wszystko poszło dobrze. Oczywiście i w ogóle jesteśmy z ciebie na maksa dumni. Milenko, na twoją suknię flamenco, Berłenko. Berłenko specjalnie dla ciebie, ale mamy zdolną ligę. Dobry pomysł, Amber. W tym czasie będziesz mogła mi opowiedzieć, jak ci minął dzień. Lepiej pójdę go poszukać. Ej, Nathaniel! Gdzie jesteś? Ty! Ej, mordo! Mordoryju! Puk, puk, puk! Zapukałam. Miałam nadzieję, że nie pomyliłam pokoju. Są trzy. Proszę. Proszę. Dalej. Ej, fajnie. Co za u było? Co za... Nie ułaj mi tu! Dlaczego? Nie! Czemu? Dlaczego nie mogę ułać? Nie ułaj. No ale dlaczego? Bo przybędą ułanie pod okienko, jak będziesz ułał. You are the best. You are my everything, Mateusz. Przede wszystkim to ułam, ponieważ ma bardzo czysto w pokoju, a to wiele mówi o mężczyźnie. Pewnie ma ludzi od sprzątania. A jak? U. No. Hej, nigdy nie myślałam, że kiedyś zobaczę pokój Nataniela. Taki sobie Zosiek. Nie mogę być na żywo, wpadłam tylko podrzucić ofiarę za wasz podcast umilający mi czas w drodze na wykłady. Udanego, słodkiego flirtowania wszystkim małpu. Dziękujemy. Taki sobie Zosiek. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy ciebie z przyszłości, bo na pewno będziesz nadrabiała tego live'a. Więc dziękujemy bardzo. Dobrze. Spędzasz miły wieczór. Tak, można tak powiedzieć. Może być jeszcze lepszy. Maksymilian. Klaudia jak ojciec Nataniela może mu zabrać więcej jaj, jak już mu zabrał. Słuchaj. Mówili, że niemożliwe jest zabrać komuś jaja i położyć sobie na brodzie, a jednak to zrobił. Jeszcze można mu zabrać jaja mentalne. O! Dokładnie. Meta jaja, że tak powiem. Mecha jaja. Bo ma teraz mechaniczne, zamiast prawdziwych by zostały mu zabrane. Dzięki, że to wyjaśniłaś. Mecha jaja. Dobra. Nie wyglądasz na przekonaną. Trzy kropki i wkurczacze. Uwielbiam, że nawet nie musimy im mówić, a oni już je wpisują. Powiesz mi, co tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Już ci powiedziałam, Amber i ja postanowiliśmy się pogodzić. Może po prostu chciałam spędzić z tą... Bye, bitch. Przestań się ze mnie nabijać. Nie wiem, o co ci chodzi po głowie, ale masz przestać natychmiast. Ej, zaczął śmiać się kolom! Ja już starczy!
dzieci. Stary! Stach! Czy jeszcze osmarałeś w trakcie? Może. Wróćmy do gry. Co tu się wydarzyło? Oje! W oko mi nakaszlałeś. To nie jest przemoc, ja mu próbowałam pomóc. Przestań się nabijać. Frytka belgijska. Jak będziecie pisać ohio w czacie, to banny. Banny będą leciały. Nie piszcie ohio. Żygaj, żygaj, żygaj. Żugaj. Od dzisiaj będę was wszystkich... Mati Żugajka. Żebym was nie zżugał. Że zrugał. Mati Żugajka, oficjalnie. Dobra. Żug jajka. Żuł jajka. A to stary Danila. To o mnie ktoś mówi? Przepraszam. Przepraszam. Ochiu? Nie wiem, o czym mówisz. Ale... Nie. Przestańcie pisać ochiu w czacie. Jak ktoś napisze ochiu w czacie, to od razu zbanuje. Dobrze? Jak ktoś będzie pisał ochiu. Przestańcie pisać ochiu. Ochiu? Ochiu, ochiu, ochiu. Dobra. Mam. Nataniel, zejdź na dół. Klaudia, krzyczysz głosem jego starego. To ja. No, krzyczę są na tym miast. To głos matki Nataniela! Wkopałeś mnie! To głos matki Nataniela. Wydaje się, będziesz mniej sympatyczny niż jego ojciec. Muszę zejść na dół. Lepiej, żebyś zrobiła to samo. Mati, czy masz kontakt z Julią Żugaj? Tak. Dobra. A kto to? Wiem, że ty w ogóle nie ogarniasz niczego. Klaudia, w pupu to mam. Dobrze, no. Korytarz, uuu, łazienka, uuu. Mati to naczelna żugjajka, zgadza się. Żugjajka? Możesz mi podać warzywa? Mam nadzieję, że nie proszę o zbyt wiele. O kurczę, ale sztywna atmosfera. Wszyscy są obecni, ale mam wrażenie, że nikt tego nie docenia. Tak, oczywiście, auć. Jakiś problem? Ty jesteś problemem. To nic takiego, uderzam się o nogę od stołu. To wcale nie jest podejrzane. Co chcesz? Nie zmieniaj mi sceny. Dobra, sorry. Mówię, to wcale nie jest podejrzane. Auć! I to nic takiego, uderzyłam się od nogę do stołu. Teraz. To Amber specjalnie napnęła mi pod stołem na nogę. Taką ona ma nogę. Chuch. Jaką ona ma nogę? Chłopcze! Zdejmij łokieć ze stołu, bo a ty zdejmij rundę... jaja z brody. Dalej. Ej, jak można mieć zakora na brodzie? Cwój! Wplułaś mi w rękę. Przepraszam. Amber może nie trzyma łokcia na stole, ale cały czas wysyła SMS-y podczas jedzenia i nikt jej nic nie mówi. I ta okropna koszulka. Trzeba będzie ci kupić nowe ubrania. Wyglądasz jak clown z NFT. Clown. Dalej. I jest mimo wszystko lepsza niż tamta stara koszula. Nie mówimy o tobie, stara. Tak. Dalej. Mati. Czy ktoś słyszał, co Mati powiedział? Mam nadzieję, że nie. Jesteś jeszcze młoda, Amber. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo nasz wygląd może być ważny. Widziałaś się, kobieto, w lustrze? Dlatego nosisz obrus na ramionach? Dalej. Co, coś to? Coś to? Dobrze, jedź ją, zniszcz ją. Pięknie. I szybko się uczy, a niby dlaczego tak bardzo interesuje się modą? Dlatego wyglądasz jak Fred Flintstone po odwyku. Dalej. To dobrze, moja droga. Amber zawsze wie, co powiedzieć, gdy jej rodzice byli zadowoleni. Kokonator, a więc jak smakuje ci ten... Jest pierwszy pochybana. Jeżeli ci nie smakuje, to możesz to powiedzieć, wiesz, to bardzo drogie, wykwintne danie. Nie każdy potrafi je docenić. Szkoda by było, gdyby się zmarnowało. Nie, naprawdę mi smakuje. Dzięki, Bamber. Naprawdę myślisz, że udaje się przekonać swoich rodziców, że jesteśmy przyjaciółkami, jeżeli będzie tak do mnie zwracać? What the hell? Nagle wszyscy wstali? Tak stanęli ode mną. Nie, ty siedź. Ty jesteś kakanator. Dobra, już, starczy, bo się czuję trochę taka osaczona. Ty się gapisz. Reszta wieczoru przebiegła w ciszy. Następnie przeszliśmy do deseru. To Nataniel był deserem.
Szablam! Szablam! Do tej pory ojciec Nataniel cały czas był spokojny, a teraz nagle uderzył się w stół. Czekajcie. Coś to? Nataniel! Tak? Dalej. Ile razy będę musiał ci powtarzać, abyś nie zapominał o małych łyżeczkach, gdy nakrywasz do stołu? Ile? Patrz, rumieni się podobają się sobie. A może ja mu się podobam? No. A może my im się podobamy? Ja? Ja? To już drugi raz w tym tygodniu! Wow! Wkurza się łyżeczki, wow! Wybacz, panienko, zazwyczaj mój syn wie, jak poprawnie nakryć do stołu. A czy ty wiesz, jak poprawnie nie powinno się na niego krzyczeć coś takiego? To nic takiego. Easy peasy, lemon squeezy! Śpisz w jego domu, nie chcesz, żeby cię zabił w nocy. Wręcz przeciwnie. Młody mężczyzna, który otrzymał dobre wykształcenie, powinien przynajmniej znać sztukę nakrywania do stołu. Sztukę? Serio? Ja jestem sztuką. Znowu wszyscy stanęli nade mną? Pora deseru była jeszcze bardziej zręczna niż sam posiłek. Chciałam skończyć jeść jak najszybciej. Rurek! Chciałam tylko dać pieniądze i pozdrowić moje discordowe małpeczki, bo padam po 4 godzinach rysunku, a jutro kolejne 9 godzin od 8 rano miłego live'a. Ruf, rurek, mam nadzieję, że pięknie ci jutro pójdzie. Dziękujemy i także pozdrawiam małpeczki z Discorda. Natanielu! Schów się. Kakanator, idziesz? Ale nie musimy posprzątać ze stołu? To... Nataniel się tym zajmie. Tak, tym lepiej. Muszę z nim porozmawiać sam na sam. Dziewczynki, możecie się już zająć swoimi sprawami. Zrobiła się niezręczna atmosfera jak u nich na kolacji. A! Nataniel wygląda na co kompletnie żółtego stropu. Strasznie mi przykro. Nie ma jeszcze 21:37. Muszę go zostawić. A czemuż co? To jest to? Ten kto wie, ten wie. A czemu ma być? No. No chodź już! Poszłam za Amber. Nie, tu zostanę. Będę tu stać. Spędź trochę. Nie, tu stoję. Nie zabierzcie mi stąd. Już wam niezręcznie? Jest niezręcznie? Biedny Nataniel. La 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 la. Oddajcie mi świeczki. Nataniel. Wiecie... Czym jeszcze tutaj szukasz? Powiedziałam ci, abyś ze mną poszła. Szukam moich świeczek. Spokojnie, już idę. Spójrz stąd, księżniczko. Przepraszam cię, że nie przyjąłem tej dla ciebie. Dobra, spokojnie. Jedziemy na B, grubo z nią. Nie. Jedziemy z larwą. Nie. Nie obchodzą mnie twoje plany. Jeżeli moi rodzice cię zobaczą, to będą wiedzieli, że wpuściłam tą wścibską pokrakę. Lepiej za nią pupnę. Pupnę? Pupnę. Pokój Barber. Przygotowałam ci poduszkę i śpiwór. Śpiwór? Ech, nie mam materaca. Chyba śnisz, trzeba było o tym pomyśleć, go sobie przynieś. Nie mogę spać z tobą na łóżku? Czytaj. Świetnie, coś czuję, że to będzie niezła noc. Czy ja mogę moją kolę? Nie, bo pijesz ją, ciągle jej czytasz. Nie skrzat się! I tak masz szczęście, że pozwoliłam ci wejść do mojego pokoju! Trzeba przyznać, że głupio było, gdyby kazała mi spać na wycieraczce. True. Równie dobrze mogłam w ogóle cię nie zapraszać. Dla ciebie Olaon Castiela, byłaś mi to winna. Nie mam żadnej pewności, że jedno nie spróbujesz się z nim spogodzić, a więc lepiej uważaj na to, co dzisiaj robisz, jeżeli pojawi się chociaż najmniejszy problem, tak jak najmniejszy pres się pojawił na moich plecach, to powiem tacie, że próbowałaś mnie odłożyć poduszką! Nie odważyłabyś się? I co twój tata zrobi? Niby. Nie odpowiadaj na to pytanie, było retoryczne. A czemu nie? Dalej. Masz rację, Sakura, nie chcielibyśmy spać z Amber na łóżku, bo ona śmierdzi. True. Gra w Genshina. I myślę, że nie obcina paznokci u stóp. Na bank. Pojawiła się krępująca cisza. Jednocześnie trudno jest znaleźć neutralny temat do dyskusji Amber, jej ryj. Ty! Od dawna tutaj mieszkasz. Ty! Ej, co tu ważne robimy? Ważne pytanie. Od naszego dzieciństwa. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Wluzuj! Chciałam się tylko zakaić rozmowę. Wluzuj gacie! Słuchaj, sytuacja i tak już jest wystarczająco beznadziejna! Więc nie przeginaj i nie udawaj, że wszystko jest normalne! A więc zostaniemy i tak będziemy sobie patrzeć głęboko w oczy? Nie! Tak! Jeżeli trzeba będzie. Nie! Tak! Panna Misericordia. Delikatnie spóźniona. Dobry wieczór. Nie mogłam się doczekać waszej reakcji na ten odcinek od początku serii. Panna Misericordia. Czy będzie coś grubego? Dziękujemy bardzo. Będziemy reagować. Spalimy Amber Bamber. Również. Skoro tak, to chyba pójdę się przejść. Nie wasze. I mogę wiedzieć, co dokładnie masz zamiar zrobić?
dojeść homara z kolacji? Umyć zęby, chyba że chcesz zrobić to za mnie. Jak to miało wyglądać? Czy to jest tak, że jak mogę kogoś poprosić, żeby umył zęby za mnie? A czemu nie? To dlaczego mnie nigdy nie poprosiłeś? Ale nie, że... Bo ty nie dokładnie myjesz zęby. Oczywiście, że dokładnie. Nie. Mam nawet apkę połączoną do mycia zębów. Nie masz, ja mam apkę. Ale ja też mogłabym mieć. Mogłabyś mieć. Oddaj mi kolę. Za chwilę, na razie czytaj. Umyć zęby. Obejdzie się i nie musisz mówić takim... Co się obejdzie? Zęby trzeba myć codziennie, po każdym posiłku. Kamila, czy my sobie chodzimy tam w piżamie? Powiem więcej. My nawet przyszliśmy tutaj w piżamie, od razu, od wejścia. Babe, lecimy. Miałam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś dowody, podsłuchując rozmowę Nataniela ze swoim ojcem. Ale na co dowody? Że go... No, właśnie. Nie rozmawiali wystarczająco głośno. Znaczy co, ojciec jedna ryje na Nataniela? Tak brzmiała ich rozmowa. True. Turururu. Co się zepsuło? Coś zepsuł. Czy ty pokazałeś kawałek czatu? Jak śmiesz? Pokazałem kawałek czatu. Teraz będą mogli przeczytać czat, który mogli przeczytać od początku. True. Nastała noc i wszystkie światła pogasły. Jedne na parterze musiały się świecić. Jeszcze jakaś lampka. Idziemy. Czemu mogę wejść do góry, do Zdiego? Widać, że się pali światło na Danielka. Nie ma. I patrz jaki porządny. Poduszki leżą niesymetrycznie, niepościelone. Ale to jest wciąż taki, wiesz, kontrolowany nieporządek. Że wciąż jest ładnie. Dobra. Korytarz. Dziewczynko, nic tu po tobie. Trzy bogate kropki w czacie. A ty mi oddaj kole. Wracaj do pokoju, Amber. Dobrze, proszę pani. Szybko się zmyłam. Nie, szybko. Łazienka, welcome to. Daj mi kolkę. Jak zasłużysz. Żądam kolkę. Jest. Ale nie będziesz jej siorbał w trakcie czytania. Miam. I to ten, który nienawidzi odgłosów jedzenia i picia. Dobra, no. Szybkość zmyłam. Wróć do pokoju, Amber, na chwilę. Na chwilę. Dobra. O. Skończyłaś już swój cyrk? Tak, przyjechałam na pokaz klaunów. Dlatego jestem w twoim domu, wśród twojej rodziny. Bej! In your face. Dokładnie. O. Tak. Pup. Ech nie, poszłam do łazienki, ale zapomniałam zabrać cioteczkę do zębów. Ale z ciebie durna ciamajna. Lepiej naprawdę pójdę umyć zęby. Musisz mieć nie umyłaś papę. Jeszcze do tej pory? Korytarz. Łazienka. Damn it. Dobra, weszłam na górę. Łazienka, gdzie się myje zęby, ziomie? Umyłam zęby, było mi strasznie smutno. O. Zaprezentuj. Nagle usłyszałam głosy na parterze. Where moja świeczka? Where moja... O, co? Nice. Zabrałem dobrze. Świeczkę. Piąteczka. Babe, mamy świeczkę. Najlepiej jest zabrać spalimy swoje. Tą chatę. Jak śmie... Dobrze, możesz ty. Jak śmiesz mi się sprzeciwstawiać? Tato, to nie to miałem na myśli. Przecież to nie koniec świata. Dalej. Nigdy nie będę tolerować nieudaczników pod tym dachem. Nigdy! Gdy słuchałam, jak ojciec krzyczy na Taniela, to aż dostaje paraliżu ze strachu. Szablam! Jaśnieczą właśnie uderzył na Taniela. Potem nastała przerażająca cisza. Pik, 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 pik. Halo? Dzwonię na psy. Halo, psy? Dzień dobry, proszę przyjechać do słodkiego flirtu. W tej chwili... Pik, 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 pik. Halo, opieka społeczna? Proszę zabrać im dzieci. Oddaj Mateusza do telefonu. On mu urwał jaja. I ma je na brudzie. To dowód. W sprawie. To znaczy, nie śmiejemy się z przemocy w rodzinie, ale to jest realny dowód. Potem nastała przerażająca cisza. Dalej nie byłam w stanie się poruszyć. Gdzie teraz idzie? Zejdźmy w dół. Panienko, nie patrz, co tam się dzieje. Wróć na piętro. Zakończ dyskusję. Dobra. Jakie jest nasze zadanie? No. Przebierz się w piżamę, poproś na Taniela. Przecież jesteśmy w piżamie od szkoły. Natanielu? Chodziliśmy w piżamie przez cały czas. No dobra, mogę już iść do łazienki? Tak, a co, tak cię ciśnie? Właśnie. Tak możesz. Co ci jest? Jesteś biała jak ściana. Można pomyśleć, że zobaczyłaś ducha. Słyszałem, jak twój ojciec kłóci się z Natanielem. To brzmiało dosyć brutalnie. Często się to zdarza.
No, moi rodzice są dla niego dosyć surowi, ale to nic takiego. Po prostu dostał ochrzan, bo się spóźnił i takie tam. Mnie to śmieszy, bo sama mam o wiele więcej luzu. Nie pochwalam przemocy w rodzinie, ale Amber za ten tekst, że ona nie reaguje na przemoc ojca wobec syna i że się z tego śmieje, bo ma więcej luzu. A postawiłaby mu się? Przecież sama by dostała w Sagan. Ale wiesz co? W kupie siła. By się przynajmniej wspierali nawzajem. I mogłaby zadzwonić na służbę. O, dziękuję. Ale wiesz jak to jest? Zawsze się śmiejesz z tego, że ktoś inny ma lepiej. Gorzej. Że ty masz lepiej niż on inny. Nie, tylko psychopaci tak mają. Klaudia, czy jak sąsiada okradają, to dzwonisz na psy? Czy mówisz, wejście tam po lewej w szafie jeszcze co właśnie miał? Właśnie tak mówię, jeszcze przychodzą, mówię, ej, bo on ma safe, on jest schowany tam w łazience. Weźcie jeszcze to zabierz. Dobrze tak sąsiadowi. Okej. Okay. Rozumiem, okej, okay, idę się przebrać w piżamę. Mój własny głos wydawał mi się dziwnie odległy. Idź, ja się przebiorę w łazience. Nie mam ochoty cię widzieć bez ubrania. Za bardzo się boję, że mogłabym zwymiotować. Ty, jestem tak zszokowana, że nawet nie rozumiałam, co by właśnie do mnie powiedziała. Czas, abym założyła swoją nową piżamę. Uwielbiam. Drama. Jest przemoc w rodzinie. Nowa piżamka. A jak? To jest najważniejsze. Proszę bardzo. O, Amber, Bamber, po raz pierwszy mi, chociaż w sumie tym się musi absolutnie, totalnie, fatalnie spać. Nie, no co, z tobą jest nie tak, gdzie znalazłeś taką brzydką piżamę? Na twoim ryju! W pewnym sensie to cieszę się, że nie mamy takiego samego gustu. Od tego noszenia dziecięcych ubranek nie przyszłam tutaj na pokaz mody. Bez kitu. Ach tak, w takim razie mogę w końcu się dowiedzieć, po co tutaj przyszłaś? Pamiętasz ślady, które twój brat miał na plecach? Tak, ale co ty znowu wymyśliłaś? Amber, przestań kłamać, dobrze wiesz o czym mówię. Znowu będziesz gadała tej historii z telefonem komórkowym? I już ci mówiłam, że to był tylko sposób, aby cię wykiwać. Myślałaś, że mam informacje, które cię zainteresowały? A ja to wykorzystałam? To nie moja wina, jeżeli dajesz wszystko nabrać się na... A więc naprawdę nic nie wiesz? I już ci mówiłam, nie wiem jak sobie to zrobił, jesteś głucha czy co? Kurczę, bo faktycznie mówi prawdę. No to nie mam wyboru, muszę porozmawiać z Nathanielem. No nie wiem, czy mamy odpowiednio dużo lajków z nim, żeby się to udało. Nie to, żebym nie doceniała momentów, kiedy udało mi się cię przechytrzyć, ale zaczynam być sobie śpiąca, także teraz życzę ci wspaniałej nocy w twoim śpiworze. Poczekałam, aż Amber zaśnie, zaczęła chrapać, aby mogła pójść porozmawiać z Nathanielem. Myślałam, że ciężko będzie mi znaleźć moment, aby się wymknąć, ale... Ale w międzyczasie Kingu prosi o berło, bo przyszła dopiero z pracy i chciała się od razu z nami przywitać. Więc berło specjalnie dla ciebie, Kingu. Berło! O, berło zło. Berło. A jeszcze ode mnie. Berło dla czatu ode mnie z kolei. Dobra. Gdy zaczęłam strasznie chrapać, to wszystkie moje obawy natychmiast przysły. Jak chrapie Amber? Ej, ja wiem, że to będzie niepopularna opinia, ale dla mnie... To był sexy chrap? Nawet słodko, nawet słodko. Nice. Mogłaby tak chrapać. Niezła księżniczka. Trzeba ją nagrać i puścić w szkole, ty gamoniu ty! I zniszczyć ją. Mam nadzieję, że Nathaniel jeszcze nie śpi. Boję się tylko, jak zareaguje. A jeżeli nie chcę, zobaczyła go w piżamie? Może śpi nago! Wyobraź sobie sytuację. No. Do twojej siostry... Tak. Jesteś facetem. Do twojej siostry przychodzi dziewczyna na noc. Tak. Leżysz sobie w łóżku, nastolatek. No. Ręce na kołderce. Oczywiście. Na kołderce. Tak. Leży. Po czym otwierają się drzwi i wchodzi dziewczyna, koleżanka. Chciałam... Co tam na ta? I miał... Robiła? Tak, to było takie... Au. Oj! Moja ręka spadła na udko. Porozmawiajmy. A co jeżeli śpi nago? To już nie było udko. Dobra. Czemu lak ściana? Problemy techniczne? Jakie o, problemy nie! Techniczne? Macie problemy techniczne. Nie nasza wina. Tak, nie ścięło live'a. Co się stało? Przecież u nas wszystko jest dobrze. Excellent connection. Wszystko to u was problem. Jest już wszystko dobrze? Nie ma was? Oj, jak to nas nie ma? Jak to lag? Ja widzę, że wszystko działa. Na ręce na kołderce wywaliło streama? Działa wszystko, jest już git, Jezu.
Dostałam zawału. Czyli co, muszę powtórzyć historię od nowa? Tak. Nie, nigdy się już nie dowiedzą. Dźwięk, no jest dźwięk, wszystko działa. Odpala się reklama i po reklamie będzie git. To YouTube stwierdził, o pieniążki. To YouTube nas zatrzymał. Powtórzcie teraz, nie? Trzeba obejrzeć live'a jeszcze raz. Było się nie zacinać. Tak, było i oglądać reklamy, to znaczy oglądajcie. Boję się tego jak ze sraku... Tak. Tak. Jeżeli miałabym strzelać, to spokojnie mogłabym się założyć, nosić stara się skąpić w kratkę. Nosi taką podomkę do kostek. I jeszcze z taką czapką, z taką szlachmycą. Nice, energia kupy i dupy. Ej! Dobra. Wygaduje głupoty, ale muszę trochę rozluźnić, aby znaleźć odwagę. Będziesz luźna jak jego szlachmyca. W końcu delikatnie zastukałam do jego drzwi. Stuku puku, kto to? Wejdź do jego. Co się cieszysz? Kto to? Gdzie jesteś? Ci. No. Czekaj. Kogo? Da! Bo! Co ty robisz, że tak wyglądasz? Co ty? Oddam ci moje berło, zatańczę dla ciebie, tylko zdradź swój sekret. Zatańcz dla niego. Jak byś dla niego zatańczył na berle? Klaudia, ja bym na jego berle zatańczył. Jednak nie chcę wiedzieć. O, znowu nas zacięło. Nie, to tylko u mnie chyba. Chyba wszystko jest okej. Okay. Kakanator, co ty tutaj robisz? Będę najwyraźniej ciebie. Uuu, yeah! Upci, klata. Ja muszę z tobą porozmawiać i tym razem nie możesz się już wykręcać. Ups, właśnie do mnie dotarło, że śpi w bokserkach. W bokserkach! No. Dym. I nie mogłeś znaleźć lepszego momentu niż środek nocy. Jak on wygląda! Musiałam. Skoncentruj się. Przestań na niego tak patrzeć. Od stóp do głów. To nie jest kawałek mięsa. Nie traktuj go tak. Tak. Musiałam zdobyć dowody, zanim mogłam zacząć całą rozmawiać. Dowody? No co, że jesteś najseksowniejszym ciałem w tej grze? Dowody, że twój ojciec się bije. Czemu musimy przeprowadzać tak ważną rozmowę w sytuacji, w której on staje półnagi przede mną? Powiedziałem ci już, że masz przestać się mieszać w tę historię. To nie twoja sprawa. Mogłabyś w końcu przyjąć to do wiadomości? Proszę, nie krzycz. Dobra, proszę nie krzycz, jeśli twoje rodzice słyszą. Teksty wycięte z kontekstu. Wyjdź stąd natychmiast. Nie, nie wyjdę. To zbyt poważna sprawa. Nie mogę udawać, że nic się nie stanie. To niemożliwe. Olka, czy mogłabym prosić o moc berła, żeby pomogło mi zdać trzeci termin matmy? Jest to moje być albo nie być, a mi zależy na tych studiach. Przyda nam się przerwa na berło. Zamieszamy berłem. Zamieszam berłem na trzy. Trzecią poprawkę. Trzecia poprawka na minimum trzy. Dobra. Wiesz, to bardziej skomplikowane niż ci się wydaje. No, to mi wytłumacz. Możesz mi zaufać. Wzięłam go za rękę. Wiesz, co to oznacza? Tak mu zrobiła. To tak, nie ja. Aż może. No. Wzięłam go za rękę. Był tak zmieszany, że chyba nawet tego nie zauważył. Wydaje mi się, że dobrze ci to zrobi, jeśli komuś zwierzysz. Nie chcę krytykować swojego ojca. Musisz zrozumieć, że przechodzi właśnie ciężkie chwile. Jego NFT okazało się być nic nie warte. To dlatego z nikim o tym nie rozmawiam, bo kupił NFT gąciarza o tym, co mi robi. Wybacz, ale wydaje mi się, że NFT gąciarza jeszcze może się odbić od dna. A to właśnie ty... Ale to właśnie ty przechodzisz najcięższe chwile, ponieważ to ty robiłeś te NFT dla gąciarza. Nie wiesz, o czym mówisz. NFT gąciarza nie ma szans, żeby odbić się od dna. Mój ojciec zawsze prowadził wyjątkowe życie i inwestycje, odkąd zaczął wspinać się po szczeblach kariery w swoim międzynarodowym przedsiębiorstwie. Zawsze bardzo o nas dbał, o moją mamę, siostrę i o mnie, Zanim co? Zanim NFT weszły na rynek?
zanim ktoś inny nie sprzątnął mu NFT gąciarza sprzed nosa jego awansu. Jakiś czas temu mój ojciec miał zostać wiceprezesem swojego przedsiębiorstwa. Ach tak, i wtedy NFT upadły i druga największa giełda kryptowalut też się zamknęła. Mówimy o bardzo poważnej sytuacji. Dokładnie. Pamiętasz te NFT z małpami? Mój jako młody absolwent, który dopiero co skończył studia, dał się zauważyć dzięki swojej teczce pełnej dyplomów, a potem zaufał niekomu trzeba. Dalej. Wierzysz w NFT? Pomimo tego, że mój ojciec miał długi staż pracy i doskonałe kompetencje, tego przełożony w końcu wolał zaufać nowemu kandydatowi, bo to on zdecydował się nie inwestować w NFT, tylko Bitcoina, wtedy kiedy był bardzo na dole i odbił na 50 tysięcy dolarów. Rozumiem, że to musiało być dla niego bardzo trudne, ale niczego nie tłumaczy. Domyślam się, że twój ojciec mimo wszystko zainwestował w Bitcoiny i to, że kiedyś kupił pizzę za 420 Bitcoinów, to o niczym nie świadczy. Powstał na wysokim stanowisku w swojej firmie, a NFT dalej do niego należą. To, że gąciarz się zawinął z Japonii, to już jego sprawa. Nie, problemy zaczęły się nawarstwiać. Okazało się, że zgubił dysk, na którym były bitcoiny i nie wie, gdzie go ma. Nowy wiceprezes czuł się zagrożony. Był bardzo sprytny i powoli zaczął ogarniać, jak się inwestuje na rynku kryptowalut, aż w końcu znalazł się na zwykłym stanowisku. Innymi słowy, mój ojciec znalazł się w pułapce. Chciał znaleźć się na szczycie, a teraz wie, że eurogąbki to nie były najlepsze NFT, które można było kupić i jest do końca swojej kariery na mizernym stanowisku. No rozumiem, nasza klasa od początku była zdana na porażkę. Nie dziwię się, że twój ojciec jest taki wściekły, że w to zainwestował. Jaki jest związek między naszą klasą a Markiem Zuckerbergiem? To, że wszyscy jesteśmy ludźmi jaszczurami, to jego porażka. W jego pracy, w jego kanałach. Nie mów nic o człowieku jaszczurze, bo mój ojciec tu przyjdzie. Ja nie wiem, wyglądam jak psycholog. Wydaje mi się, że mój ojciec widzi we mnie obraz tego studenta, który ukradł mu awans. Jednocześnie chciałby, abym tak idealny jak on. A nawet lepiej, abym nigdy nie dał się wygryźć jak on. Ale to nie ja kupiłem grono. Ale to przecież niemożliwe. Ludzie jaszczurzy wiedzą i wiedzieli od początku, że NFT nie mają prawa się wybić. Nikt nie jest idealny, ale eurogąbki były dalekie od bycia idealnymi. Wydaje mi się, że w ten sposób chce uchronić mnie przed porażkami, jakie sam przeżył. Człowieki jaszczury to dopiero początek. Czy ty wiesz, że wszystko w dobrej wierze, dlatego Illuminati zbudowali miasta pod kopułą ziemi? Może i tak, ale to my żyjemy w miastach nad ziemią. Ale to nie usprawiedliwia jego czynów. Zdajesz sobie sprawę z sytuacji? Druga największa giełda kryptowalut upadła. Każdy na tym ucierpiał. Jak to możliwe? Nie wiem, ale Mark Zuckerberg nagle staje się najbogatszym człowiekiem na świecie. Akceptujesz to bez żadnego sprzeciwu? Oczywiście, że nie. Walczę z upadkiem kryptowalut. Także nie zgadzam się na to, żeby rządzili nami najbogatsi, tylko ten 1%. Ale jeżeli go wydam, to kompletnie zniszczy naszą rodzinę. A i tak już teraz nie jest najlepiej. Mój ojciec na pewno straciłby wszystkie kryptowaluty. Jesteśmy zadłużeni, z pewnością stracilibyśmy nasz dom. Każą nam inwestować w srebro, ale my nawet nie mamy pieniędzy na inwestycje. Co wtedy zrobiłaby moja mama i siostra? No właśnie, ich już nie przerobicie na NFT, a ich komputery pracują na pełnych obrotach, kopiąc krypto. Dlaczego twoja matka i Amber nic nie mówią, nic nie wiedzą? Amber nic nie wie. Nie wie o tym, że ojciec próbuje sprzedać jej myśli jako NFT w internecie. Doda już tak zrobiła. Wydaje jej się, że jest ulubienicą, że wszyscy będą zawsze kupować jej NFT, podczas gdy ja się często kłócę z moim ojcem, że to niemoralne, ponieważ zostałem lewicowym aktywistą. A moja mama wydaje mi się, że udaje, że nic nie wie. Ale jak ona może na to pozwalać? Ściągnęła nowe Simsy 3, a i stary każe jej kopać krypto na jej własnym komputerze? Matka powinna chronić swoje dzieci. Nie powinna się robić takiej afery. Najbogatsi i farma. Czekaj, jak się nazywało? Kopalnie krypto? Nie, jak co? Się. Big Pharma. Nie chciał. Przyjadą po ciebie. Na pewno wszystkie dzieci nieraz dostały reprymendę od swoich rodziców. Za to, że dołączyli do lewackich bojówek. Ale słowną? Nie taką, która kończy się z użyciem siły? Jeżeli czasami trzeba komuś wyrwać z użyciem siły kilka bitcoinów z ręki, to nie ma problemu. Coś mi mówi, że na pewno oberwałeś od ojca częściej niż jeden czy dwa razy. To nie zdarza się aż tak często. Sam fakt, że przydarzyło się to już chociaż raz, jest niedopuszczalny. Jeżeli ojciec lub matka dają dziecku komputera... Kupiłem się! Komputera. Żeby kopało kryptowaluty. Dałem dziecku komputer, żeby kopało kryptowaluty. Albo
aby zrozumiało, że po prostu posunęło się za daleko, ale to jego komputer, to on powinien mieć prawo decydować, w co gra na Steamie, a nie, że... nie po to, aby zrobić mu krzywdę. Jestem pewien, że to nie jest celem mojego ojca. Steam jest tylko przygrywką, podczas gdy kupuje kolejne NFT, wierząc, że rynek się odbije. Może, ale rezultat jest taki sam. Ty chcesz grać w Portal 1 i 2, a jedyny portal, jaki macie, to ten na dole. Skrzywdzili cię fizycznie, to przemoc domowa. Musisz chodzić przez portale fizycznie. Co by to nie było, masz się w to nie wtrącać, zrozumiałaś? Sam się tym zajmę. To będzie moja inwestycja i ja będę ponosił odpowiedzialność. Ale uderzył cię także dzisiaj wieczorem, prawda? Mówił, że zagracie w Fortnite'a, a on później chciał grać w coś innego. Grał w Skyrima cały wieczór, prawda? To nic takiego. Ej, oni piszą, że na pościeli jest krew, że mamy się przyjrzeć pościeli. Ja tu nic nie widzę. Nie, to jest po prostu poduszka na pół przecięta. W sensie, że ma tak, połowa jest biała, połowa jest czerwona. No, druga poduszka też jest pół na pół. Uwielbiam, że my tu produkujemy się, robimy wspaniałą fabułę, wspaniałe dialogi, a nam spadają wyświetlenia. Akurat jak mówimy o NFT, przypadek? To Big Pharma, mówię wam. Dobra, to nic takiego. Twoja klata? A jednak coś ja nad... Nad. Tak, to jest takie dobra. Sexy. Nad. Nad. Natknęłam się na twojego mikrosutka. Idź już spać. Jest już późno, oboje idziemy jutro rano do szkoły. Musimy być w formie. Huha, ja już jestem w formie! Ale o tej porze wszystkie kryptogiełdy najlepiej pracują. Co? Dlaczego to się przydarza zawsze nam? Dlaczego to się przydarza tylko nam? Dlaczego? I wypisaliście B, daliśmy B! Jestem wami rozczarowany. Daliśmy to, co wy chcieliście, zaufaliśmy wam i nic z tego nie ma. Oszukaliście tak, nas. Za mało lowo. Tak, za ściema. Na pewnie, na pewno. Już zwalajcie na lowometr. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej sprawie. Oprócz tego, że mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję. Patrzyłam na niego bez słowa, potem wyszłam z pokoju, niczego nie mogłam obiecać. Poszłam szybko kopać krypto, wiedziałam, że to jest ten czas. Swoją drogą. Tak. Bo wciągnęliśmy się w historię o krypto. Tak. Ale jest tak. Nam bardzo przykro z powodu tego, że Nataniela bije tata. To jestem prawda. Zdziwiona, że w takiej grze w ogóle jest poruszony tak poważny wątek. Znaczy, ja uważam, że to jest akurat dobry temat, bo takie sprawy trzeba poruszać. Tak. Pytanie tylko, czy w grze, gdzie generalnie wyrywamy ciacha, tak. Czy powinno być, ej, jesteś bez koszulki, a teraz opowiedzmy historię o przemocy życia. Domowej. Mam tylko nadzieję, że będzie jakaś spoko opcja, która nauczy młodzież, co robić w takich sytuacjach, żeby na przykład zgłosić sprawę do pedagoga szkolnego. Dostaliśmy informację, Amber się śmieje, tak. No. No mam nadzieję, że to nie będzie koniec. Dobra. Ale co ty tutaj robisz? Poszłaś nawiedzać mojego brata w jego pokoju? Poczekaj, bo Krzysztof napisał, tylko nie wydajcie na euro gąbki. Niestety za późno zainwestowaliśmy już to w kryptowalutę. My jesteśmy tym starym, który zainwestował w krypto. Harry, mój umysł się poddał po tej historii. Ja powiem szczerze, że ja też miałam taki moment, że ja już się zgubiłam, o czym my w ogóle mówimy. Ja też nie wiedziałem. Ważne tylko, żeby było wkleić... Tak, krypto. Najważniejsze, żeby powiedzieć krypto, eurogąbki i błogites. Cicho, nie chciałam go tylko o coś zapytać. I jesteś naprawdę beznadziejna. Wracaj szybko do mojego pokoju, zanim moja mama cię zobaczy. Dlaczego miałabym mnie zobaczyć? Przecież śpi, prawda? Ostatnio cierpi na bezsenność, często chodzi po domu nocą. I matka jest tak samo straszna jak i ojciec. Dobra, wróć spać do pokoju, Amber. Amber wróciła do łóżka, potraktowała mnie jak psychopatkę. Bo nią jesteś, poszłaś spać do swojego wroga tylko po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest drama. Kilka minut później znowu zaczęła chrapać jak stara lokomotywa. Żyjesz? Nie uduś się, spokojnie. Spokojnie. Wróćmy do gry. Ja miałem wrażenie, że nawet spanie na podłodze będzie trudne. W każdym razie i tak nie będę mogła zasnąć po tym, co usłyszałam od Nataniela. Ukradliśmy świeczki z łazienki, jest spoko. Przez całą historię praktycznie nie zmrużyłam oka. Następnego dnia Amber nie znalazła wystarczająco dobrej wymówki, abym sama pojechała do szkoły autobusem. To jej ojciec zawiózł ją, mnie i Nataniela do liceum. Wydaje mi się, że nasz wspólny przyjazd został od razu zauważony. Amber zmyła się w swoją stronę. Jak tylko się odwróciłam, chętnie zapytałabym ją, o co sądzi o wczorajszym wieczorze. O, Maksymilian. Klaudia, co ci tak zależy na ilustracji z Natanielem? Nie kochasz już Lisia? Zawsze, przede wszystkim, zaśpiewaj ze mną. Zrób to dla mnie. Lysandra! Jest w naszym sercu! Ale ja jestem łasą na ilustrację byczą, więc każda ilustracja jest mile widziana. Let's go!
Amber się zmyła. A te świeczki to po co? Tak, o je, ukradliśmy? Tak. Tak. Bo czemu nie? Proszę, proszę. O, dobrze się składa. Teraz złożę twój kręgosłup jak papierową kartkę. Mówisz do mnie? Tak, szczeniaku. Z tego co wiem, to nie ma nikogo innego w pobliżu. Stul papę. Może, ale i tak nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Dalej. No. Poszła sobie, zanim zdążyłam ją zapytać, gdzie jest Bamber. Bamber, do nogi. Bamber, Bamber. Bamber, chodź tu. Hoj, 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 Bamber. Bamber, Bamber. Trzy kropki w czacie dla Goluma. Bum, 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 bum. W końcu Golum, w końcu, w końcu, w końcu. W piżamie chodzicie po szkole. Przebierzmy kakę wcześniej. Nie. Dlaczego? Dzień dobry. Ech, coś nie tak? To nie, to tylko widziałam, jak już jechałaś do szkoły razem z Nataniałem. Tak, nocowałam u niego w domu. A więc jesteście. O nie, nie wyobrażaj sobie nie wiadomo czego. Wiesz, to Amber mnie do siebie zaprosiła. A teraz korygujesz się z Amber? Wiem, że ciężko to w to uwierzyć. Niech tak. Co chcesz przez to powiedzieć? Poszła sobie, tak się zmyła? Poszła sobie. Jaka bezczelna. Sala A. Korytarz 2. Dziku, dobrze pogodziłaś się w końcu z Amber. Spokoju, mordo. Dlaczego myślisz, że się spogodziłyśmy? O, widziałam, jak razem przyjechałyście do szkoły. O, Riz, ja ujeżdżam jak świnie. Mówię! Ja wciąż mówię! Stul pysk! Teraz już nawet nie wiem, co chciałam powiedzieć. No. O, Riz, to nic mi świadczy, mordo, świnio dziku. No. Przebierzmy kakę, błagam. Błagam, przebierzmy kakę. Ej, co krzyczycie, Klaudia? Ja nie mówiłam do Mateusza, tylko mówiłam Klaudia jako... Klaudia, tak do mnie mówi się. Ja mówiłam jako postać. Nie powiedziałabym nigdy tak brzydko do Mateuszka, mojego kochanego. Nie ścieraj mi pudru z ryja. Czekaj, ja biorę odpowiedzialność za naszą kakę i chcę ją przebrać. To ty ją przebierz, ja idę szybko po wodę. I siku. Nie, nie gadaj, że idziesz znowu siku. Nie możesz, wracaj. Może. Chcecie... Słuchajcie, kto musi za potrzebą, to jest wasz moment, kiedy ja przebieram kakę, dobra? Ja proponuję, żebyśmy wrócili do naszego stroju z wcześniej, ponieważ był absolutnie przepiękny. Gdzie to się robiło? Ej, zawsze o, mój wygląd, dobra. Już chciałam powiedzieć, że zawsze Mateusz przebierał kakę, więc ja teraz nie wiem, jak to się robi. Dobra, kaczanator, to jest... A, czekajcie, najpierw ją najpierw ją całą... ściągnę wszystko z niej. Skarpetki lis? Czy mieliśmy cztery pary skarpetek na stopach, znaczy się. Czy wy wiecie, że ja piegi różowy plaster przeczytałam jako pierogi? Dobra, to mamy. Okej, i teraz potrzebuję naszej ślicznej spódniczusi. Czekajcie, to była ta? Tak, to była ta. Skarpeteczki są, ale geterki jeszcze. Tak, dwie pary geterek na to. Ty, może... Nie, dobra, to już jest za dużo. To już jest za dużo. Wybranek serca, jak nie patrzy. Wcale nie wybieram wybranka serca, jak Mateusz nie patrzy. Ale po co mam wybranka... Dobra, okej. Okay. Cicho. Nie waż się. Jak to klikniesz, to ja cię kliknę. Cicho. Nie, Gdzie to było? Ja nawet nie wiem, gdzie się to robi. No widzisz. Przepraszam, że was zawiodłam. Przepraszam już? No i super. Ale jak klikniemy Lisia, to będzie naszym chłopakiem. Nie chcę go. Ja go chcę jako naszego chłopaka. Jeszcze nie, jedziemy. Powiesz mi w końcu, co robiłaś wczoraj u Amber Bamber? Ja na razie nie mogę o tym rozmawiać. Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wybacz mi, Rozo, może później. Jasne. Zakończ tę dyskusję. Eju, mała! Mam nadzieję, że wiesz, co się pokoisz! O czym mówisz? O tobie, o naszej Barbie! Barbie! It's Barbie World! Nie wiem, co kombinujecie. Oplułem się. I chyba wolę nie wiedzieć, ale lepiej uważaj na siebie. Możesz być pewna, że prędzej czy później na pewno postawi ci nogę i wywali się na swój upiry. Dziękuję, Kim. Będę o tym pamiętać. Dobry Boże! Cała szkoła widziała, jak przyjechaliśmy razem do szkoły, czy co? Ten gulp był dobry.
No, ten już trochę mniej. Poprzedni mi się bardziej podobał. Dobra, piwnica. Tu nigdy nic nie ma, ale i tak zawsze tu wchodzę. Korytarz 2, sala B. Czy jest tu w ogóle ktoś w tej szkole? Korytarz główny. Halo, Jezus Maria, jest tu ktoś? Czy ktoś tu? Ludzie, tu nikogo nie ma! To sala gimnastyczna. Było śmieszne 2 lata temu. Ty to powiedziałeś! Aleksi i Violetta już tam są. Aleksi. Dobrze. Nie wiedziałem, że masz nową przyjaciółkę. Jeżeli mówisz o Amber, to nie to, o czym myślisz. A więc co się dzieje? Wybacz, muszę już iść. Spotkać się z Amber? Ech, no. Dobra, stulcie pyski, jakby wszystko jest w porządku. Boże, Amber. Co to za akcja. Do nogi. Ha, ha. Amber. Chodź tu, chodź tu. Już. Amber, da cześć. Pabuk. Siema, nie wiem co wpisać, więc zapytam. Co uważacie o tegorocznej polskiej piosence na Eurowizję? To jest skam! Wolelibyśmy Jana! Tyle powiem! Klaudia, ty byś wolała. A co jeżeli ja powiem, że ja bym wolał Bamber? A z jaką piosenką Bamber by wystąpiła? Solo. Solo to ona jest. Przez całe życie, bo nikt jej nie lubi. Nie, ja myślę, że... Nieważne. To niesamowite, jak szybko się przemieszczasz. Strasznie ciężko było mi ciebie namierzyć. A dlaczego chciałaś mnie znaleźć? Myślisz może, że nie widziałam, jak przyjechałaś do szkoły w towarzystwie Amber i naszego gospodarza? Nie widzę w tym nic niezwykłego. Jasne, przyznaj się, nocowałaś u nich. Dlaczego tam byłaś? Jeżeli myślisz, że coś jej powiem, nie jestem gotowa zapomnieć, jaką rolę odegrała, gdy Debra pojawiła się w liceum. Nie ma mowy, abyś czegoś dowiedziała. Nara! Mów o co chodzi, Nara! Poza tym Nathaniel obraziłby się na śmierć, gdybym zwęszyła Peggy. Ona wszystko, wszystkim wygaduje. Powiedz cokolwiek, bo zaczynam się bać, gdy tak myślisz. 3 słowa. See you, bitch! Exactly. Bardzo śmieszne. Zagroziła mi drogę. Bo co? Bo nie chcę ci powiedzieć... Nara, Peggy, dziewczyno! Nie masz prawa przytrzymywać mnie jak jakiegoś zakładnika. Tylko dlatego, że nie chcę ci nic powiedzieć. Dobrze wiesz, że nie przestanę węszyć. Nie lepiej od razu powiedzieć mi, o co chodzi? Skoro nalega, to sprawdzę jak fałszywy trop. Nigdy nie uwierzy, że teraz przyjaźni się z Bamber. A więc? Wiesz, Amber mi płaci, abym odrabiała za nią lekcję. To trzyma się kupy. W końcu miałaś dobre wyniki na egzaminie. Ma rację... Przestań pić, bo potem gdzieś sikać 3 razy w ciągu w streama. Trzeba pić! Ma rację, że korzysta z tego, skoro może sobie na to pozwolić. Ale dlaczego nie poprosiła o to swojego brata, który jest jeszcze większym kujonem niż ty? Ona nie chce, aby jej rodzice wiedzieli, że prosi Nathaniela o pomoc. To na pewno kompleks niższości. Amber? Kompleks niższości? To do niej niepodobne. Wiesz co, Peggy, śmierdzi... Stopa. Z ryja. Czy znowu mnie obśliniłaś? Peggy, śmierdzi ci z ryja. Być może ludzie są bardziej skomplikowani niż się wydaje. Tak twój okład wydechowy. Klaudia, czekam. Klaudia, czekam. Powiedzmy, że ci wie. Co się cieszysz? Łaj się tak cieszysz. W dupie to mam. Śmierdzi ci z ryja. Kontynuuj, dobra. Nie piszę ręcznie, nara. O matko, z córką, Klaudia, tam były ważne rzeczy. Było już późno, gdy skończyliśmy i rodzice zaproponowali mi zamysłowa na noc. Trzeba wierzyć. Że są mniej straszni niż wyglądają. No, tak. No dobra, tym razem dam ci spokój, ale jeżeli dowiesz, że mi wiesz, że nie ona będzie na mnie zługi. Nara, nara. W dupie to mam, było. Dobrze jej powiedziałeś, bardzo mi się podoba. Dobra. A co jeżeli damy Castiela na wybranka serca? To gra się spali. Przestanie ci działać, koniec streamów. Mówię ci, tak będzie. Ustawię na wybranka Kentena. Nie, nie rób tego. To jest jedyny wybranek, jaki mogę mieć. Nie, nie, nie. Nie. W dupie to mam było. Od dzisiaj to jest nasz tekst. Ojcze, proszę, jesteś piękny. Ustaw tego lisia. Nope. Raz. No, w końcu cię znalazłam. Nie mogłaś byś mnie w końcu zostawić w spokoju? Musiałam cię znosić przez całą noc. To powinno ci już wystarczyć do końca życia. Muszę cię o coś zapytać. Niby dlaczego znowu? Miałabym się godzić, aby poświęcić swoją uwagę. Dlatego, że od rana nie rozmawiałam z Kestielem. Widzisz, dotrzymuję słowa. Nie rozmawiałaś z nim tylko dlatego, że od rana izoluję się w kącie z Lysandrem. Jestem pewna, że nawet go dzisiaj nie widziałaś. Kurczę, przyjrzała mnie, gdy tylko tak bardzo nas nie obserwowała Castiela. Jednocześnie on też nie próbuje z nią rozmawiać. To dowód na to, że byłam przekonująca, co nie? Powinnaś być jeszcze bardziej zadowolona. Było? No dobra, mów czego chcesz. Co myślisz o wczorajszym wieczorze? Bra. I to wszystko? Po to? Tak, ale nie musisz powtarzać do jakiego stopnia męczyła cię moja obecność. To już zrozumiałam.
Wierz mi, że daleko ci do tego. To co chciałabym wiedzieć, zauważyłaś coś dziwnego? Na przykład między mną, a twoim tatą i bratem? Klaudia, zawiodłaś mnie. Czemu ja zawiodłam was? Why? Przede wszystkim wszyscy mówią, że cię odsubują na Twitchu, jeżeli nie ustawisz wybranka serca. Chcesz tego? Bye. Jestem Stary, gotów, Klaudia, stanąć. Chcesz tego? Strajkujcie. Dadzą łapki w dół, jeżeli nie ustawimy wybranka serca. Niech dają Mateusz, łapki. Mateusz, ty jesteś chamem. Nie. Ty jesteś nie chamem będzie, i prostakiem. Ja nie jestem jeszcze gotów na jesteś niego. Jesteś chamem Klaudia, i prostakiem. Nie ustawiamy. Nie, ja nie, decyduję. Nie, chcę nie, w końcu coś nie, ustalić nie, w moim nie, życiu. Nie. Tak, ja... Decyduję, oddaj tą myszkę, oddaj ją, Mateusz, oddaj tą myszkę, oddaj ją, Mateusz, oddaj ją. Dobra, Klaudia, mam dla ciebie propozycję. Odkliknąć, jaką chciałeś mi dać propozycję? Teraz się wali. No co, nie możesz być taki niemiły dla naszego czatu, oni dają nam pieniądze. Ich mam. Dziękuję. Nie zawiodłam was, dobrze? Nie zawiodłam was. Dziękuję bardzo. Ja już nie gram, no to w dupie. Ale dlaczego? Nie, obraziłem się. Obraziłem się. Bo co, bo nie jest po twojej myśli? Wiecznie jest tylko po twojej myśli. Ale ja z nim nie chciałem, ja go nie lubię nawet. To dlaczego mamy z nim 100%? Bo jest najprostszą postacią. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Wszyscy o tym wiedzą, to jest najgorsza postać w grze. Mateusz, dawaj. Nie, jestem obrażony. Jestem obrażony. Well. Mati znowu obrażony. Wiecie co? Nie dostaniecie już berła. Proszę. Mateuszku, nie, obraziłem nie się. Może być tak, nie, jest że mi smutno, ty przykro. O nie, to oni decydują. Ja nie mam nic do powiedzenia. Koniec, Klaudia. Dobrze, gramy, proszę. No. Nie. Nie, nic innego niż zwykle. To znaczy, ojcowie są zawsze bardziej wyrozumieli dla swoich córek, to powszechnie znane. A oprócz tego nic więcej. Nie mam pojęcia, do czego zmierzasz. Dobrze wiem, co się dzieje u mnie w domu. No właśnie, chyba nie. Ej, no co ty tak się dasz? Nic takiego. Obraziłem się. Nie macie ode mnie teraz ekstra kontentu. Ja? Nie. Proszę, obraziłem się. Wiecie? Tak, proszę, koniec. Dobrze, będę się starać. No właśnie, dziękuję bardzo. To była walka na wzrok. Nie, jest mi przykro. Może trzeba tam kliknąć. Jezu, ja uwielbiam, że wszystko musi być po twojej myśli. No. Nie, jest mi raz przykro. Nie możemy zrobić tak, jak czat chce? Nie, zawsze robimy jak czat chce. Dalej spacerowałam po szkole. Z daleka zobaczyłam w sali gimnastycznej znajomą sylwetkę. Muszę to sprawdzić. Na. Chyba kogoś rozpoznałaś. O nie, Jezu, czemu on? Dyson? Ze wszystkich postaci Dyson! Bra. O, to i najpiękniejsza. Gdybym wiedział, że spotkam cię w szatni. Dyson, cieszę się, że tak często przychodzisz do naszej szkoły. Ha, tfu! O nie, tylko nie ty. Jakim cudem jesteś dalej w naszej szkole? Nie, tylko nie ty. Nie mogłem oprzeć się... A, wybrałeś? Tak. Nie mogłem oprzeć się... Miłość wygrała od Nie, to nie jest miłość, to jest rozczarowanie, to jest smutek, to jest porażka. I ty, Klaudia, tak na co dzień musisz znosić jego obrażanie się, współczuję. Tak, proszę. Dziękuję, powinnam dostać medal za to. A ja muszę znosić jej bicie mnie. Nie mogłem się oprzeć okazji, musiałbym zostać i spędzić z tobą jeszcze trochę czasu. Czemu ty tak ciągle pijesz? Bo mi zaschło. No. Słuchaj, mam teraz inne rzeczy na głowie. Słuchaj ty. Baj. Szybko, mógłbym ci pomóc zapomnieć o twoich problemach, gdybyś mi tylko na to pozwoliła. Ty jesteś moim problemem. Patrz teraz, co się wydarzyło, mamy siki w lowometrze. Czy to cię nie przekonuje? Disgusting! Mamy siki w lowometrze. Disgusting! Ty lubisz. No. Teraz będę dawać odpowiedzi, żeby z nim stracić procenty, żeby nigdy nie było powyżej setki. Ha! I tu was mam. Mam na was specjalne powody. Wiem, no. Lepiej byłoby, gdyby pan już sobie poszedł. Dalej. Znowu ty chodzisz wszędzie za kakanator, czy co? Możliwe, że jestem tutaj, bo mnie potrzebuje. Przynajmniej spędziliśmy spokojnie razem czas w centrum handlowym, prawda moja piękna? Tak to prawda! Nie! Tak nie, to nie, prawda! Nie, daj so! Ale 110! Damn it! In your face. Sikometr poszedł w górę. Najwidoczniej jesteście bardziej sobie bliżsi niż myślałem. Nie do końca, po prostu wpadliśmy na siebie przypadek. Zresztą jak za każdym razem. Czasem przypadek może być wymuszony. Dalej.
Ja bym raczej powiedział, że jeżeli takie przypadki się powtarzają, to możemy mówić o przeznaczeniu. Wygląda na to, że trochę za dobrze się bawi. Lepiej zażegnam sytuację, zanim źle się to skończy. Tyson, wybacz, ale mam coś do zrobienia. Powinieneś już pójść. Jesteś pewna? Jeżeli chcesz, to mogę go dla ciebie się pozbyć. Kakanator, pana nie potrzebuje. W przeciwieństwie do pana, ja nie z nią nie chodzę, jeżeli sobie tego nie życzę. Dobra, to jest trochę cringe'owa, że on mówi do ludzi na pan, pani. Przestańcie, Dek. No i a ty go wybrałeś na wybranka serca! Najgorszą postać w grze. Jak sobie życzyć, kakanator? Jestem pewien, że spotkamy się później. Okej, nara. Rzadko spotykam kogoś tak wulgarnego. Nie, on po prostu jest zdeterminowany. Nie wydaje mi się, aby to była wystarczająca wymówka. Zakończ dyskusję. I po co tu byłeś? Sikometrze zakichany ty. Sikandrze. Pamiętajcie, że to tłumaczenie bywa dziwne. To niczego nie tłumaczy. Sikandrze. To jest sikander. Od dzisiaj. Właśnie dałaś mu nową ksywkę. Sikandra, bo ma żółty sikometr. Wiesz... Nie mogę teraz przez ciebie. Proszę. Wiesz, to niedobrze tak wszystko w sobie dusić. Co? Dlaczego to mówisz? Nie wyglądasz najlepiej. Jesteś blada, masz wory pod oczami. I nie mówię nawet o twoim układzie z Amber. Nie mam żadnego układu z Amber. Nie wysilaj się. Wiem, nie masz ochoty mi niczego zdradzić, ale może mogłabyś się zwierzyć komuś innemu. Jestem pewna, że dobrze ci to zrobi. Ja pomyślę o tym. A może ma rację? To za wiele na moje nerwy. Muszę z kimś o tym porozmawiać. Z pedagogiem szkolnym, a nie z jakimiś ludźmi! Z kim chcemy porozmawiać? Z Kentenem? Lazandrem? Sikandrem? Z Sikandrem, bo to jest wybrany ale z naszego ja mam serca. Ale w dupie Sikandra! Ale nie możemy... Od dzisiaj go omijamy, unikamy go szerokim łukiem. Tak szerokim jak moczem. Takim wuuu! Ty tak sikasz? No takim jak się mówi, że... Coś tam strumień. Tak, no, obsikam cię szerokim strumieniem. Dobra, w każdym razie. Armin jest głupi. No. Castiel jest z nim wrogiem, więc go pobije jeszcze bardziej. Kenten jest Castiel głupi razy Sikandrem? Dwa. Castiel z Sikandrem? Tak, a Sikander jest najbliższy. To Castiel. Wyboru. Nie, Nie! Ja będę psuć! Będę psuć! Dobra, przepraszam. Ty jesteś taką cringe'ową chodzącą, to jest szok. Wcześniej postanowiłam wrócić do domu, skorzystałam z okazji, aby się przebrać. Co to za strój po prawej? Ona wygląda jak Umpa Lumpa. A po lewej co? No jeszcze gorzej. Mała Sramber? Bierzemy Umpa Lumpa czy Sramber? Ludzie już nie chcą oglądać przez ciebie. Dobra, to po prawej. Po prawej? Mhm. Umpa Pumpa? Umpa Pumpa. Dubadidu. Nie uważasz tak wcale. Nie uważasz, kaka, nie uważasz tak wcale. Uważam, że ten strój jest naprawdę ładny. Okej, no teraz muszę znaleźć Kaustiela. Dobra. Wygląda jak pania, gdy próbujesz przyczepić do Amber. I może jeszcze tego nie wiesz, ale cała szkoła się ciebie śmieje. Dlaczego spałam u niej? Co jest w tym śmiesznego? Zaprosiła mnie. I mam na ciebie dobrą radę, znajdź sobie innych przyjaciół. I nie ma na ciebie miejsca w naszym kręgu. Jaka szkoda. Dobra. Klatka schodowa. Pierwsze piętro. Sala biologiczna, klatka schodowa. Korytarz 2. Jest Sikander. Sikander z sikometrem. Wygląda dzisiaj na bardzo zamyśloną. Mam kilka zmartwień. Dobrze. I nie chcesz o tym mówić? Skąd wiesz? Też nie za bardzo lubię rozmawiać o swoich problemach, a więc cię rozumiem. Zakończ dyskusję. Stary, papuk. Mati, zachowujesz się jak obrażone dziecko i to przestaje być śmieszne. Dori, znajdź Boga w swoim sercu, Mati. Mati, oficjalne przeprosiny dla Ligi, tu i teraz. Bo będziesz overparty. Bye. Proszę, Kroniu. Kakanator. A, przestraszyłeś mnie. Może dlatego, że masz sobie coś do zarzucenia. Skądże? What the heck? Widziałam, jak biegałaś po całej szkole. Można powiedzieć, że kogoś szukasz. Stary, odwal się ode mnie. Nie biegałam. Ale przyznaj, że kogoś szukałaś. To możliwe, gdyby tylko udało mi się spotkać tego kogoś, zanim wpadłam na ciebie. Mam nadzieję, że to małe zamieszanie nie ma nic wspólnego z tym, co się wczoraj u mnie wydarzyło. Nie? Dobrze, powtarzam jeszcze raz. To ciebie nie dotyczy i nie próbuj się w to mieszać w żaden sposób. Zgoda? Zgoda. Dzięki. Zakończ dyskusję.
Dobra, czy my teraz naprawdę musimy... Kentin, nie. O, to ty, Kentin? Kaka na duch, w porządku wcisku? Bywało lepiej. Tak, nie martw się. Tak, nie martw się, nara. Nie martwcie się, po prostu pytam. Zakończ tą dyskusję. Nie, czy my teraz musimy naprawdę szukać Castiela, żeby mu o wszystkim powiedzieć? Zapomniałem jego głosu. Nie, przepraszam. Podkarpacie. Czasami mam no po prostu ochotę kogoś zabić. Nie wiedziałam, że potrafisz być taki radykalny. Daj spokój, lol. Z powodu złego połączenia, nie, z bardziej frustrującego. Nie lol, tylko League of Legends. To o ten lol chodzi. A, myślę, że zdarzają się gorsze rzeczy. Ach, lubię tę MOBA. MOBA? Lol, w sensie umieram ze śmiechu. To jest MOBA, w sensie, że gra na... Co? Dajmy B, to jest... Dobra. Grasz w LOL? Czasami. Która mapa jest twoja ulubiona? Damn. O, trochę się teraz kopaliśmy. Ty to wybrałeś, więc ty teraz się wkopuj. Obstawiam, że to będzie jakieś Twisted Tree Line. Yes! Baby! Nice! Dobry wybór! Zakończ dyskusję. Dobra. Chociaż w sumie nie wiem, po co się cieszymy, bo przecież nie zależy nam na tym, True. Żeby mieć coś z Arminem. Ale trzeba mieć opcję do wyboru. Oczywiście. Domi, wszyscy cancelują Matiego, to ja napiszę, że Mati slay, bo też nie lubię Lysandra. Dziękuję. To znaczy Sikandra. Magda, dobrze, Klaudia też prowadzi ten live, bo inaczej w ogóle nie byłoby żadnej historii romantycznej. Mati is over party. Dziękuję, bo ja to z kolei. Nie jest romantyczna. Yes. To nie jest romantyczna gra, tylko nazywa się gra. Słodki flirt. Słodki sz... Dobra. Rank. Przyznaję, że teraz niezbyt chcemy się oglądać live. Przepraszam, Mati, jesteś cudny, ale już zepsułeś po całości, nawet ilu nie dostaniecie. O nie. Kolejnej nie dostaniemy ilustracji. Nie. Fuck no. Dobra. O, tutaj. Nie, to ty przecież. O, tutaj jesteś. Jeżeli powiem, rzuć się w moje ramiona, już mnie nie pouczaj, to zostawisz mnie w spokoju. Jak nie pouczaj? Puszczaj. Pouszczaj. Puszcz! No właśnie. To co to miało być? Puszczaj czy nie pouczaj? Może pouszczaj na takiej zasadzie, że nie wiem, jak kogoś iskasz po głowie o ten sposób, to jest pouszczanie? Nie wiem, stary. To jest tłumaczenie, nie ja. Bo odkąd powiedziałaś mi, że nie chcesz mnie więcej widzieć, mam wrażenie, że wszędzie za mną łazisz. Bro, muszę coś wyznać. Nie wiedziałam, z kim innym mogłam o tym porozmawiać. Ma taki związek z tym, że przyjechałaś dzisiaj rano do szkoły w towarzystwie naszej głupawej blondyny i durnego brata? Tak. I fakt, że chciałabyś, abyśmy przestali się spotykać, też ma z tym związek? Tak, wszystko się ze sobą łączy. Od jakiegoś czasu miałam pewne podejrzenia. Stwierdziłam, że Nathaniel spędza za dużo czasu na nauce. Dosyć szybko się przyznał, że robi to ze względu na swojego ojca. Wait, Dziubek, mi się podoba to tłumaczenie. Popuszczaj. Może tam chodziło o popuszczanie. Co ty nie powiesz? Daj mi skończyć. Raz zauważyłam, że Nathaniel miał ogromne siniaki na plecach. Mogę wiedzieć, jakim cudem miałeś okazję to zobaczyć? Ech, to nieważne. Nie wierzę, że my mówimy mu teraz o tym. Nie Przyznam, wiesz, co się wydarzyło. Historia jest dziwna. Byłam w męskiej szatni, bo chciałam zobaczyć tatuaż Lysandra. Nie przewidziałam, że będę musiała mu o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że można było smażyć jajka na moich policzkach. Na czyichś policzkach zostały usmażone jajka. Dobra. Naprawdę cię pożygało. To tylko zobaczyłam właśnie Nathaniela. No i niby dlaczego? To dowodzi. Mógł się uderzyć na WF-ie, co nie? Tak, dlatego ma 20... A, nieważne. Patrz na to! Patrz, co Gabriela napisała! Crash odpisał ze mną flirtuje. Chwała Berło. I to jest jedyny słodki flirt, jaki Zapraszamy dzisiaj będzie w tej grze. Zapraszamy Berło! Nice! Zobaczcie na to Berło. Berło! Kiedykolwiek wątpiliście w jego moc, kiedykolwiek, ono zawsze działa. Zgubiłem się. Przyznawaj się chłopakowi, że chodzisz podglądać chłopców w szatni. Znając Castiela, to on się wtedy tam zasadzi specjalnie. Zaraz do tego dojdę. Miałam inną teorię na ten temat. Ja bym sprawdzić, musiałam przekonać Amber, aby zaprosiła mnie do siebie do domu. Czego chciała w zamian? Twoim zdaniem? Żądała, abyś się mnie od niej oddaliła. Dokładnie. Dokładnie. I nie miałaś problemu, aby się zgodzić. Oczywiście, że tak. To był strasznie głupi układ. Dla mnie to było dość relaksujące. Bra. No dobra, ale przynajmniej udało jej się coś odkryć. Mi. Co takiego? Słyszałem, jak ojciec Nathaniel... Nie no, super, Jezu, powiedzmy wszystkim. Wszystko mu mówisz! Kakanator po prostu nie może zamknąć mordy. Trzy kropki w czacie. Trzy kropki w czacie. Castiel? Castiel? Zaczął się śmiać. Spodziewałem się wszystkiego oprócz tego. Co z tobą? A więc to jest ta informacja dnia. Pan gospodarz dostał klapsa w tyłego swojego tatusia. To dobre.
I to właśnie jest to, jak nie powinniśmy reagować na to. No właśnie. Tym razem posunął się za daleko. Nie ma prawa śmiać się z takiej sytuacji. Naprawdę nie zrozumiał, żałuję, że się zwierzyłam. Może powiedzmy mu, że się posunął za daleko, że jest z dupy. Zanim zdążyłam się opanować, to było już za późno. O nie, dokonałeś tego wyboru, nie otrzymałeś ilustracji. No niestety. A niech to, ciekawe kto dokonał tego wyboru. Spoliczkowa Castiello Deum! Wiesz co to znaczy, jaki to jest moment? Nie wiem. Ej, nie działa nam. Musisz stamtąd wybrać. A dobra, jednak działa, działa nam. Działa, tylko za opóźnieniem, no. Dobra, to jest ten moment, Mateusz. I... Kiedy? Tak, bo go dotknęła w jakikolwiek sposób, to jest you are my everything? Nie wiedziałeś co? O tym? Nie. Jak to działa? Myślałem, że chodzi tylko o złapanie za rękę. Nie! Dobra, właśnie spoliczkowałem Castiella. Bardzo dobrze, slay kaka, dobrze. A, uwielbiam, niski lowometr. Mamy z nim idealny lowometr do tego, żeby mieć ilustrację, że go spoliczkowaliśmy. Tak. Może nie powinna byłam zareagować tak gwałtownie. Gdy tylko dojdzie do siebie, to pewnie będę musiała pożegnać się z tym światem. You are my nothing. Musimy zrobić drugą taką opcję. Naprawdę, musiałaś to zrobić? Ja nie mogłeś, nie miałeś prawa się nabijać. Tu nie chodzi o jakieś durne klepsy i jego ojciec naprawdę go bije. Castiel, rozumiesz? Jesteś pewna? Na 100%. Słyszałem, jak się kłócili, a potem słyszałem, jak go uderzył. Po co mu dalej mówisz? Nataniem, aby się ze wszystkiego zwierzył. Trzy kropki w czacie. Dalej. Okej, sorry. Zawsze myślałem, że ten idiota ma lekko w życiu. Nawet jeżeli jego rodzice wywierali na nim presję. No, presję ich ręki na jego ciele. Nie mógłbyś przestać go obrażać, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację? Ech, to tylko dlatego, że ma problemy, to nie oznacza, że od razu zostanie moim najlepszym kumplem. Tak, to byłoby zbyt piękne. Nie wiem, co mam teraz robić. Jestem kompletnie zgubiona. Nie mogę tak samo z tym zostawić. A Nathaniel wyraził się bardzo jasno, że mam zamiar niczego uczynić. Zmienić tę sytuację. A jednak to powinien się tym zająć, nie ty. On potrzebuje pomocy. Nie wystarczająco obiektywny, aby zareagować. Czemu nie pójdziesz z tym do pedagoga, tylko mówisz to największemu dupkowi? Jedyny pedagog, jaki tam jest, to jest Jare, który zabije jej rodziców. Ale albo... ja akurat uważam, że Jare to jest taki gentle giant. Nie, ja myślę, że on ich tam po prostu rozniesie. Nie, on ma przecież różę w ręku. Ja jestem pewna, że Jare tylko tak wygląda, a tak naprawdę on jest bardzo emocjonalny i mógłby pomóc. On jest psychologiem szkolnym. Castiel. Wyluzuj, już przystaje. Nie wiem, co mogłam zrobić, aby Nathaniel nabrał dystansu do swojego ojca. Wyprowadzić się? Moim zdaniem istnieje nie wiem, czy w liceum jest takie... Jakie? Dobra, w sumie jest taka możliwość, możesz zamieszkać zawsze w kartonie. Oddaj mu swój karton, dokładnie. Jakie? Podejrzane, że podejrzewam w takiej sytuacji, zawsze możesz zadzwonić na policję. To jedyne, co przychodzi mi do głowy. Dzwonimy na psy! Nie myślałam, że będę musiała podjąć takie środki, ale chyba nie mam wyboru. Nathaniel sam nic nie zrobi, a ja nie mogę się siedzieć bezczynnie. Masz rację, muszę zadzwonić na psy. Chcę, żebym z tobą został. Tak, chcę, boję się, że stracę odwagę, jeżeli zostanę sama. Sama mogę. Dobra, to niech już zostanie, niech już zostanie. Siedź ze mną, jak chcesz. No, taka jest twoja reakcja? Dobra, no, znajdź ustronne... Zadzwoń. A to nie jest ustronne miejsce? Dobra. Wiecie co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sensie, uważam, że powinno się to gdzieś zgłosić. Na psy. Ale, no właśnie, nie wiem, czy od razu na psy. Ja bym najpierw powiedziała pedagogowi i żeby pedagog potem... porozmawiał z Nathanielem na ten temat, bo jak na psy od razu, nie wiem, boję się, że będzie z tego jeszcze większa drama. Okej, zobaczymy. Pegej? Co słychać? Chcesz wiedzieć co nowego? Im dłużej się zastanawiam, tym mniej wierzę w twoją beznadziejną wersję, którą mi wcześniej przedstawiłaś. Gówno mi to obchodzi! Śmierdzi ci z ryja było! To mój zawód. Zawód to ty jesteś dla swoich rodziców. Bez kitu! Spadaj stąd plotkami, nice. Mam coś do zrobienia. Tak jest. Co takiego? Na miłość Nara! Boską, Peggy, to jest twoja Nara! Sprawa. Ojej, jej oczy zaczęły się dziwnie błyszczeć. Dobrze zrozumiałam. Nie będę wam już dłużej przeszkadzać. Bawcie się dobrze. Bawi dyskusję. To się dobrze nasz czat w tej chwili, bo jest wyjątkowa godzina. Wyjątkowa już się dawno skończyła. Dobra. Szatnia! Nie ma żadnych chłopaków przebierających się źle. Korytarz główny, pokój gospodarz, co tu podziemia. Się wydarzy. No. Nie. To po co jest ta piwnica? Dobra. No dobra, skoro ta plotkara zostawiła nas w spokoju, to może w końcu uda nam się wykonać telefon. Mógłbyś stanąć na czatach, gdy będę dzwonić, w razie potrzeby, albo nagle ktoś będzie tędy przychodził? Okej, jak chcesz. Castiel oddalił się na kilka kroków, podczas gdy ja wykręciła numer 112 na swojej komórce. Po kilku minutach oczekiwania udało mi się połączyć z kimś, komu mogłabym wyjaśnić całą sytuację. Oczywiście należało mieć dowody. Osoba z pomocy społecznej miała się udać do domu Nathaniela, aby je zdobyć. Poczekaj, berło dla kocham parę absolutów. Proszę bardzo i dla wszystkich małp w czacie. Od ciebie też? Co? To jest berło też od ciebie? Tak. Dla nie, czatu? Nie, nie. Dla czatu berło, dla Mati! Czatu nie. Dobra.
No. Moja rola skończyła się tutaj. Zanim odłożyłam słuchawkę, powiadomiono mnie, że nikt nie ujawni mojej tożsamości oraz że rozmowa nie będzie figurować na rachunku telefonicznym. Dobra, ale... Oczywiście, jedyna osoba, która wczoraj rozmawiała o tej sytuacji i teraz nie, nikt się nie dowie. Na bank nie. A więc co masz zamiar zrobić? Wysiądę do domu Nataniela, pracownika pomocy społecznej, który będzie obserwować rodzinę i zadam kilka pytań, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Naprawdę, myślę, że jego ojciec przyzna się, że bije własnego syna. Na pewno nie, ale może Nataniel albo jego matka zdecydują się coś powiedzieć. Z tego co mówisz, to nie zapowiada się zbyt dobrze. Zobaczymy. Lepiej już wracajmy, wkrótce zamknąłem szkołę. Tak, i moi rodzice zaczną się martwić. Po tym jak wyszłam wczoraj wieczorem, to mogłabym być dla nich za wiele. Czy ona nie wróciła 3 dni do domu? Zawsze wiedziałem, że jesteś córeczką mamusi. A ty jesteś córeczką tatusi. No właśnie. Wiesz co ci powie córeczka mamusi? Pff. Co? Ej, chciałam pff. Aha. Dlatego robiłam ustami. Wyluzuj, nie musisz popisywać. Muszę już iść do jutra. Zakończ tę dyskusję, dobra, coś teraz wydarzy. Wracam do domu i przyjadą do mnie. Dobrze mi to zrobi, gdy wyjdę ze szkoły. Ta historia mnie przytłacza. Cieszę się, że nie jestem jedną osobą, która wie o problemach Nataniela. Teraz już wszyscy wiedzą. Sakura, jako fanka HP chciałam dorzucić się do musicalu, ale skoro Mat jest tak smutny, to trzymaj na PA na zmianę wybranka w przyszłości. Uwielbiam was. Można zmienić wybranka? No i od początku tego nie mogliście powiedzieć? Mati! I tak mi jest smutno. Możesz już być szczęśliwy. I tak mi jest smutno. Dlaczego jest ci smutno? Opowiedz mi o tych problemach. Ja mam swoje problemy. Proszę bardzo. Ja mam swoje problemy. Gdy wróciłam do pokoju, położyłam się na łóżku i spróbowałam wszystko podsumować. Zareagowałam i nawet... Co? I nawet jeżeli było to bardzo bolesne, to przynajmniej nie musimy przechodzić przez to samo. Jednak dobrze się komuś zwierzyłam. Za 100 PA można zmienić, przecież to jest nic. Witaj, kochana. Witaj, kochana. Cześć, mamo. Wyglądasz na zmartwioną. Nie tylko, że ostatnio lekcje są bardzo trudne. Mamy dużo zadań. Jeżeli to nie jest kłamstwo stulecia, rzadko kiedy nie przejmuję się lekcjami do tego stopnia. Dlaczego mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz? Mamo, tu nie ma nic do gadania. Posłuchaj, muszę zabrać się za pracę domową. Masz od skryby Wiktorii maść na poparzenia. Skrybo, specjalnie dla ciebie mamy nawet maść na tak, poparzenia. Już, to nie jest pierwszy raz, jak zostałem poparzony w pracy. To prawda, więc mamy maść na poparzenia, ale kupimy drugą. Dziękujemy bardzo. Zrozumiałam. Już cię zostawiam w pokoju. Pamiętaj, że zawsze możesz mi o wszystkim powiedzieć. Wiem. Dobra. Wydaje mi się, że tego wieczora byłam zbyt zamyślona. Moi rodzice zauważyli, że coś było nie tak, ale za bardzo na mnie naciskali. Minęło kilka dni, a Nataniel dalej zachował się jak zwykle. Pomału zaczęłam rozróżniać i coraz mniej się zastanawiałam, gdy rano szłam do szkoły. Ty, właśnie, mamy przebrać kakę. Po co? Bo zobacz, jak ona wygląda. Mix motion ma rację. To na koniec odcinka. Tak? No klasyka. Teraz wygląda... Dobra. Korytarz... Ty! Zamknij papsko! To niemożliwe, nigdy nie stawi mnie w spokoju. Nigdy nie umyję zębów. Jestem pewna, że o wszystkim wiedziałaś. O czym ty mówisz? Dzisiaj rano dyrektorka wezwała do siebie Nataniela i jego rodziców. Dalej są w jej gabinecie. Nie udało mi się ustalić, o co dokładnie chodzi, ale to nie zapowiada się zbyt dobrze, przynajmniej nie dla Nataniela. Ty za to cieszysz się jak małe dziecko, które właśnie dostało prezent na gwiazdkę. To jest chamskie. A więc powiesz mi w końcu, o co chodzi, skoro i tak wszystko wyjdzie na jaw? Na bro. Nie! Muszę koniecznie sprawdzić, co się dzieje. Boże, oby Nataniel nie miał bardziej przesrane niż ma, bo to będzie... Słychać dyskusję w biurze dyrektorki. Rozpoznaję ten głos, to... Ej! Ach, tutaj jesteś. Nie wierzę, że po tym wszystkim, co zrobiłaś, czaisz jeszcze pod drzwiami, aby podsłuchiwać. Nataniel, posłuchaj mnie. Zrobiłem to dla ciebie. Chciałam wyświadczyć ci przysługę. Mówiłem ci, abyś nigdy nikomu nie mówiła o tym, co odkryłaś. Ale oczywiście było to silniejsze od ciebie. Tym razem posunęłaś się za daleko. Ja... Przez ciebie sytuacja jest jeszcze gorsza niż wcześniej. Nie tylko pomoc społeczna pojawiła się w moim domu, ale teraz nawet grono pedagogiczne się do tego miesza. Nataniel, to wszystko po to, aby ci pomóc. Ktoś musiał zareagować. Jesteś prawdziwą idiotką. Mówiłem ci, że nie potrzebuję pomocy. Przez ciebie mój ojciec może wszystko stracić. Wyobrażasz sobie, co się stanie, jeżeli pójdzie do więzienia? Nie. Nie miałam odwagi nic powiedzieć. Amber jest w szoku, nie rozumie, co się dzieje, a moja matka przestała się odzywać do mojego ojca, jak gdyby przyniósł jej wstyd. On ma już dawno, powinna zareagować. Ja tylko chciałam pomóc rozwiązać tę sytuację. Brawo, kolejny raz bardzo ci się to udało. Pomoc społeczna i tak nic nie będzie mogła zrobić, jeżeli nie będzie mieć dowodów. I mogę cię zapewnić, że nic nie znajdą. Dalej.
Nataniel? Chodź, idziemy stąd. Najwyraźniej pani dyrektor nie ma nic więcej do powiedzenia. Ojciec Nataniela groźnie na mnie spojrzał. Gdy można było zabijać wzrokiem, to jestem pewna, że byłabym już 6 metrów pod ziemią. 6 stóp pod ziemią. Poszli sobie razem z matką Nataniela. Zostawili mnie pogrążoną w kompletnym szoku. Moją twarz szybko zalała się łzami. Na słowa Nataniela tak bardzo mną wstrząsnęły, że ciężko było mi oddychać. Powiedzcie, że to się jakoś rozwiąże dobrze, bo teraz naprawdę jest smutno. Znajdziemy wybranka serca, Klaudia. To jest cel naszej gry. Gdybyś wybrał Lysandra, to by nam pomógł. Byłoby wszystko dobrze, to jest moja wina. Nic by nie zmienił. To jest moja wina. Dobra. Klatka sodowa. Gdzie mam... Co, jakie mam w ogóle zadania? Wyizoluj się w ustronne miejsce. Piwnica. No nie, przecież piwnica jest jedynym ustronnym miejscem. Dobra. Sala Bay. Ja już nie wiem. Może do sali? Nie ma ustronnego miejsca, tu nigdzie nie ma ustronnego miejsca. Co czat podpowiada? Mózg kaki jest ustronny. To prawda, bo tam nic nie ma. Dobra, sala. Idź do przebieralni, tam jest. O, oh, yeah! Opadłam na ziemię, nie byłam w stanie ani dłużej stać, ani leżeć, ani przestać płakać. Byłam pewna, że nikt niczego nie widział, ale... Pegaj? Kakanator? Zaskoczona podniosłam głowę. Kakanator? Kastiel, co tutaj robisz? Widziałem, w jaki sposób potraktował cię ten dupek. Nataniel miał rację. Nigdy nie powinnam była się do tego mieszać. Wyrządziłam dużo złego. Przestań pleść głupstwa. Podjęłaś dobrą decyzję, słyszysz? Potrzeba tylko czasu, abyś to zrozumiał. I to jest prawdziwy mężczyzna. On nas pociesza. A nie sikandę. Sakura, a tu nie ma kibli. W sumie racja, w tej szkole nie ma toalet. Jak tu chodzić do takiej szkoły? Sikają do lowometru z sikandrem. Tak. Ale to niczego nie dało. Nataniel i jego ojciec niczego nie zdradzą. Opiece społecznej. Udało mi się jedynie skłócić ich jeszcze bardziej. Nie będą mogli udawać, że nic się nie stało. Jeżeli ten cieniaz ma chociaż odrobinę rozsądku, to zareaguje na to, co się stało. Tak sądzisz? Tak, jestem tego nawet pewien. Wolałabym nigdy tego nie dowiedzieć. A wmawiasz sobie, to by oznaczało, że dalej nie wiadomo, jak długo musiałby to znosić, zanim ktoś by coś zrobił. A więc naprawdę myślisz, że to najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić? Oczywiście. A teraz przestań się mazać. Jeżeli nasz drogi gospodarz znowu się tu pojawi, to osobiście zadbam o to, aby zostawił cię w spokoju. Przepraszam, ale śmieję się, bo IBAN napisany na uniwerku jest WC dopiero. To jest taki, musisz zebrać level, żeby dostać toaletę. Kastiel, ja nie musisz mi kolejny raz dziękować. Biorąc pod uwagę, że jestem na bieżąco, to nie mógłbym nic nie zająć stanowiska w tej sprawie. Zakończ dyskusję. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Co? Wszystko słyszałaś? Byłam na korytarzu, gdy Nataniel na ciebie krzyczał. Potem za tobą poszłam, aby z tobą porozmawiać, ale najwidoczniej ktoś był ode mnie szybszy. Dzięki temu, co usłyszałam, łatwo mi było połączyć wszystkie wątki tej historii. Posłuchaj, Rosalio, nie chciałam być za bardzo... Nie z nikim o tym rozmawiać, po czym porozmawiałam z połową szkoły. Po historii z Debrą wolałam nie ryzykować, że znowu wszyscy się ode mnie odwrócą. Mam nadzieję, że żartujesz. Ja... Zapomniała już o mojej roli w aferze z Debrą. Byłam pierwszą osobą, która chciała ci pomóc. Masz rację. Nie wiem, co mi chodziło po głowie. Wydaje mi się, że nie chciałam, bo Nataniel mi to miało to za złe. Ale to i tak byłoby niemożliwe. Nie zmuszam cię, abyś mi wszystko wyjawiła. Ale z tego, co słyszałam, to miałaś rację. Nie mogłaś go zostawić w takiej sytuacji. Jestem wzruszona, że jesteś po mojej stronie. Kolejny raz. Mam nadzieję, że w przyszłości będziesz pamiętać, że możesz na mnie liczyć. Nie było takiej opcji, Roza. To nie my to gra. To nie my to gra. Idź szybko do domu. Tak? Tak. Czemu? Bo mamy wysłuchać reakcji innych uczniów i wrócić do domu. Czy teraz każdy będzie... A czemu? Wypowiadał się na temat tego, nie co mogę zrobiliśmy? Nie mogę wrócić do domu. Dlaczego? No bo nie ma takiej opcji. Tutaj była? Korytarz główny. O Jezu, tak się teraz i koleżanki są tutaj. Nie rozumiem, co może być tak strasznego, że nie chcesz nam nic powiedzieć. Dalej. 3 kropki w czacie. Dalej. I może dobrze by cię zrobiło, gdyś nam o tym powiedziała. Dalej. I nie ma tutaj nic do gadania, okej? Okay? A teraz zostawcie mnie w spokoju. Dalej. Amber! Dalej. Nic nie rozumiecie, sama sobie stąd pójdę! Amber odwróciła się plecami do swoich koleżanek, potem poszła do strony drzwi. O nie, zobaczy mnie. Chciałam się zmyć, ale oczywiście musiałam się potknąć. 3 kropki w czacie. Znowu 3 kropki? Amber spojrzała na mnie oczami pełnymi łez, potem uciekła. Czułam się prawie tak samo źle, jak wtedy, gdy Natalia nazwał mnie idiotką. Jezus Maria, ona tylko próbuje pomóc, już się... Uspokójcie. Gdzie jest Nataniel? Miał do mnie dołączyć, byśmy porozmawiali o naszych szkolnych obowiązkach. O czym nie wiem, może to i lepiej. Nie wiesz przypadkiem, gdzie go znajdę? Nie mam pojęcia. W końcu, przecież nie wiem, gdzie jest. Wiem tylko, że nie ma go w szkole. Czy znowu musimy się z nim spotkać i znowu dostawać od niego opieprz? Serio? Atmosfera w szkole jest jakaś dziwna. Mam wrażenie, że coś się stało. Ty tato ma spóźniony zapłon jak zwykle.
Czy możemy już iść do domu? Czy naprawdę każdy musi wtrącić swoje 3 grosze w tej sprawie? Pierwsze piętro, sala B. Dobra. Piętro, gdzie się wychodziło w ogóle na ulicę, bo ja nawet nie tu pamiętam. Tu chyba była jakaś opcja do kliknięcia. Ale nie ma. Ale nie ma. Ups. O! Dziechu! Widziałam przed chwilą, jak Nataniel wychodził ze szkoły ze swoimi rodzicami. Mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Wszyscy mieli grubowe miny. Świnio, miałam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Knurze! O, nie martw się! Gdyby był naprawdę coś się stało, to jestem pewna, że do którego bym pował. Lub nie. Minęło kilka dni, a Nataniel dalej nie pojawił się w szkole. Zaczęłam dostawać paranoi, zaczęłam sobie wyobrażać, że ojciec Nataniela traktuje go jeszcze gorzej niż zwykle i że zmyślili tylko o jednym. Jak cię na mnie zemścić? Co zrobiłam? Może to śmieszne, ale boję się, że mogłam wpaść na Nataniela lub jego ojca, gdy wracam wieczorem do domu. Przestań panikować, to jest pełno ludzi, nic się nie stanie. Lepiej przyspieszę kroku, chcę już być w domu. Czy ktoś ją śledzi, czy coś, nie, co się tu auto, dzieje? Kakanator. Zobaczyłam, jak ktoś zaczął się do mnie zbliżać. Ach nie, proszę, zostawcie mnie. Spokojnie, to tylko ja, je suis. Chill out, je suis caca, con. Przestraszyłeś mnie. Uf, od razu czuję nie, się nie, lepiej. Nie czuję się lepiej, jak no on dobra, przestraszyłeś mnie. I dlaczego mi wzrosło, jak powiedziałem, przestraszyłeś mnie? No bez kitu. Niezła odmiana, ale z tobą co? Wszystko w porządku, muszę iść. Rodzice na mnie czekają do zobaczenia na raba. Sprawy nie ma! Zakończę kursuję. Dom, dobra. Mój pokój. Ta historia zaczyna doprowadzać mnie do szału. Kakanator, wróciłaś do domu. Moja mama posmutniała, gdy mnie zobaczyła. Musiała mieć dziwną minę. Co się dzieje? I tylko mi nie mów, że wszystko jest w porządku, bo i tak ci nie uwierzę. Mamo, to skomplikowane i dotyczy to osoby, która nie chce, aby o tym rozmawiano. Powiedziałaś w całej szkole. Mati, mamy zaległego donata. Kasę dla Matiego na ból pupy, bo się ciągle obraża i obraza nas gnębibanie. Okej, dzięki Wiktorii. Nie musisz mi podawać imion. Opowiedz po prostu, co się stało, a może będę mogła ci coś doradzić. No, mam koleżankę, która ma kolegę, który ma problemy. Co? To dotyczy kogoś, kogo znasz przez swoją koleżankę? Nie, tak naprawdę go nie znam, tylko że on na kogoś... Co? On zna kogoś, kogo znam i ten, kto opowiedział mi czyjeś problemy? What the fuck, bro? Ja nawet tego nie zrozumiałam, nie połączyłam kropek. Pogubiłam się. W każdym razie to nie ma znaczenia. To, co jest ważne, to problemy tej osoby. Jakiego typu problemy? To dość poważne. Ojciec tego chłopaka go bije. Moja koleżanka odkryła, co się dziś dzieje i postanowiła zadzwonić na policję, ale czasem tego żałuje. Jej kolega... Co? Jej kolega ma teraz strasznie to za złe. Nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział. Myśli, że mimo wszystko dobrze... What the fuck, bro? To pewne, że to bardzo delikatna sprawa, ale twoja koleżanka dobrze postąpiła. Nawet jeżeli ten chłopiec próbuje udawać, że nic złego... Co się stało? Nic. Że nic złego się nie dzieje, to na pewno będzie wdzięczny, gdy nie będzie już ofiarą przemocy. Ale nawet nie wiadomo, czy pomoc społeczna znajdzie jakieś dowody, a wtedy chcę powiedzieć, że się okaże, że moja koleżanka zrobiła to na darmo. To, co zrobiła, na pewno będzie miało swój oddźwięk. Nawet jeżeli nikt nie znajdzie dowodów, to chłopak i tak będzie zmuszony zastanowić się nad całą sytuacją. Skoro koleżanka martwiła się o niego do tego stopnia, myślisz, że kiedyś doceni jej gest, nie sądzisz? Ja nie mam pojęcia. Przypominam ci wszystko, co wiem o tym chłopaku. Dowiedziałam się od koleżanki. No oby. Rozumiem. Powiedz swojej koleżance, że nawet jeżeli jest jej teraz ciężko, to może mieć satysfakcję, że zrobiła to, co słuszne. Wiesz, że zatajanie takich informacji może być traktowane jak przestępstwo? To jak nieudzielenie pomocy osobie, która miała wypadek. Nie, pomyślałam o tym. Mama w sumie ma rację. Mami, sexy mami, bitchy, masz w końcu rację. Widzisz, dobrze zrobiłaś, że mi o tym powiedziałaś. Mamo, a jeżeli ojciec tego chłopaka chciał rozprawić z moją koleżanką? Byłby bardzo głupi, gdyby chciał to zrobić. To byłby bardzo zły pomysł, skoro obserwuje go opieka społeczna. Na pewno, masz rację. Wierz mi, twoja koleżanka nie ma sobie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie. Jednak dobrze mi to zrobiło, że porozmawiałam o tym z moją mamą, nawet jeżeli nie wie, do jakiego stopnia jestem zamieszana w tę sprawę. Slay, bitch i mami! Następnego dnia lżej mi było udać się do szkoły. Okej. Okay. Okay. O Boże! Ledo przyłam, tak już się na mnie rzuciła. Buonara, serio? Udało ci się uciec przede mną przez kilka dni, ale teraz w końcu cię dorwałam. Co się wydarzyło między Natanielem i jego rodzicami? Dalej nie wrócił do szkoły. Myślałam, że wszystko samo wyjdzie na jaw, ale moim zdaniem za bardzo się to przeciąga.
Peggy, to nie ja ci będę o tym mówić. A właśnie, że tak. Z tego co wiem, to tylko ty wiesz, o co chodzi. A więc o co takiego robiłaś, gdy byłaś u Amber? Pomagałam Amber w lekcjach, to wszystko. Fakt, że jej rodzice zostali wezwani do szkoły, nie ma ze mną nic wspólnego. Nie wierzę ci. To zbyt duży zbieg okoliczności. A poza tym, masz zdolności do zakłócenia życia uczniów w tej szkole. Chciałam tylko sprawdzić, czy... Już wystarczy. Nie jesteś jej nic dłużna. Bez kitu zamknij papę, bo ci wali! Dalej. Kakanator właśnie miała mi udzielić informacji na gorący temat. Możesz nas zostawić? Dalej. Klaudia, zajmij się Matim. Spokojnie. Matim mi mówił przed live'em, że boli go głowa, więc pewnie dalej go boli. Zgadza się? Mhm. Zgodziłam się. Zgodziłam się z nim. Nie, spadaj stąd, Peggy. Zostaw ją w spokoju, bo jak nie, to przysięgam ci, że zatkam ci buzię twoimi artykułami. Spokojnie! Nie musisz wpadać w szał. Kiedyś i tak wszystko się wyda. Chyba o tym zapomniałyście. Peggy poszła sobie wyraźnie zniesmaczona interwencją Rosali. Dobra. Dziękuję. Tak bardzo nalegała, że już prawie się wygadałam, aby tylko mieć spokój. Widzisz, wspieram cię. Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że to niezły wyczyn. Udało ci się przegonić Peggy. Nikt nie miał co ku temu wątpliwości. Naturalnie wzbudzam autorytet. Dalej. Nie masz żadnych wieści od Nataniela? Jeżeli miałby jakąś dawać, na pewno nie mnie. W takim razie dlaczego nie zapytasz Amber? Amber podejrzewa, że mam w tym swój udział. Nigdy w życiu nie zgodzi się, aby coś powiedzieć. Nawet w normalnych warunkach by tego nie zrobiła. No to ja mogę spróbować z nią porozmawiać. Powinniśmy obie pójść jej poszukać, ale uprzedź mnie, jeżeli znajdziesz ją przede mną, zanim posuniesz się dalej. Ten odcinek się dłuży na maksa. Okej, szukamy Amber. Jezu, teraz jeszcze szukać Amber do tego wszystkiego? Czy teraz naprawdę każdy musi swoje 3 grosze wtrącić do tej sytuacji? Czy ty chcesz przebrać naszego kakanatora? Tak, poproszę. Wezmę? Dobrze. Mati idzie po tabletkę, spokojnie, wszystko zaraz będzie dobrze. Czasami wasz stary ma migreny, to mogę wam zdradzić, czego nie wiecie na jego temat. A ja w międzyczasie przebiorę moją kakę. Ja bym najchętniej wróciła do naszego wyglądu sprzed, dobrze? Dobra, więc te w ogóle buty to jest... To powinno być zabronione. To powinno być zabronione. Takie buty były modne. Chociaż nie, czekaj. Jak są na dużym, to nie jest czubek, tylko obcas. Na grubym obcasie to jest okej. Ja w ogóle miałam takie buty w gimnazjum z ponad 10 lat temu, tylko były szare i miały szpilkę, więc nie pytajcie, dobra? Dobra, gdzie są nasze buciszcze? To jest to. Pięknie. A, i włosy muszę, dobra? Włosy przed. Nie, teraz muszę wszystko zamieniać, teraz uszka muszę dawać. Dobra, okej. Okay. Powiedzcie, że teraz wszystko będzie dobrze. Dobra, kaka w miarę wygląda jak kaka. Jest dobrze, możemy wracać do naszego odcinka. Dobra, kontynuuj odcinek. I'm back! Migrena przewalone. No. Wziąłeś tableteczkę? Tak. Bardzo dobrze, nice. Klaudia, przytul od nas Matiego, oficjalnie. Od czatu. Będzie wszystko dobrze, tak? I tak nie lubię czatu. Nie lubisz czatu już? Nie. Będzie dobrze. Będzie wszystko w porządku. Dobra. Okej, okay, to okej. Okay. Spinki, Mati, zapomniałam spinek. Daj spinki. Wróć do niej. Gdzie się przebierało? Tutaj. Mój wygląd. Mój wygląd! Dobra, to ty się tym zajmij. Dobra, spineczki. Na głowę. Dobra. Nie, są, tylko były pod spodem. Dobra. Tak, tak. I wiem, że pewnie jeszcze trzeba dodać w akcesoriach wszystko dodatkowe, chwila. Mamy jeszcze to i mamy jeszcze to i kaka wygląda pięknie, jest gotowa. Możemy kontynuować. Right. Pierwsze piętro. Cześć. A jak? Aleksi. Cześć. O, cześć Aleksi. Mam wrażenie, jakbym nie widział cię całą wieczność. Ja ostatnio byłam bardzo zajęta. A więc jaką masz wymówkę? Później ci wyjaśnię, jestem trochę zamieszana w zniknięciu. Nie, chociaż to jest w sumie nasz przyjaciel. Nie, w dupie, nie opowiadam nikomu już nikomu więcej. Opowiadamy? Za mnie papszcze. Dobra, zamknij papszcze. Naprawdę nie masz już dla mnie czasu. Aleksi, przysięgam, że zrozumiesz, gdy ta historia w końcu się skończy. Skoro tak mówisz. Zakończ dyskusję. Zakończ ją. Dobra. Czy my dalej Amber szukamy? Amber Bamber. No chyba tak. Dobra, mamy. To mamy to, Charlotte, kochani. Coś mi mówi, że dostanę po głowie, jeżeli zapytam, gdzie jest Bamber. Nie mów ciszej, Amber by tego nie zdzierżyła, gdy ktoś się usłyszał. Schowałam się, aby mnie nie zauważyły. Ale mimo wszystko, przyznaj, że ta historia jest podejrzana. To była policja, Charlotte, widziałam ich. Widziałam psy.
Może prowadzą śledztwo w sąsiedztwie. Dalej. Drama. W takim razie ojciec Amber jest podejrzany, bo zabrali go z sobą. Ciszej, powiedziałam. Założyli mu kajdanki? Nie wiem, nie widziałam. W każdym razie Bamber mnie zbyła i powiedziała, że nie przyjdzie dzisiaj do szkoły. Lepiej się ulotnie, zanim nie zauważą. Czekaj, zanim będziemy kontynuować, wyjaśnijmy jedną rzecz, bo cały czas się powtarza w czacie. Tak. Jakby na luziku to jest tylko gra, która się nazywa Słodki Flirt, Nieprawdziwe Życie, więc na spokojnie, nikt nie jest obrażony, czat nie jest over party, Matiego boli głowa, wszystko jest okej, nie chodzi o jakichś wybranków serca, my się tylko żartowaliśmy, prawda? Tak, ludzie, zrozumcie. To były żarty, dobra, spokojnie, znaczy, to były tylko żarty. Głowa boli, jedyne co nie jest żartem, to to, że głowa boli, ale to były żarty, jakby całe obrażenie Matiego to była ironia. Potem to, że ja przejęłam myszkę, to była ironia, że on podjął złą decyzję, to były żarty, więc wszystko jest git, jakby chill out, moi drodzy. Dobra. Korytarz główny, pokój gospodarzy. Co tu się wydarzy? Dobra, co my tu mamy? Nie udało mi się znaleźć Amber. To normalne, nie ma jej w szkole. Posłuchałam rozmowy Lee i Charlotte. Lee powiedziała, że Amber została w domu, bo policja przyszła po ojca. Przyszły psy. Policja? Robi się coraz poważniej. Nie zrobiłaś tego wszystkiego za darmo. Mimo wszystko nie czuję się w tym dobrze. Wyobraź sobie, co musi czuć po tym wszystkim ich rodzina. To straszne. Ech, masz przestać się tak torturować. Ojciec Nataniela musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Zgadzam się. Czułam się lepiej, gdybym wiedziała, w jakiej formie jest Nataniel. Chciałem pójść z nim porozmawiać, ale za bardzo boję się tam pójść sama. Books Hunter, przesyłam dużo zdrowia i uśmiechu, ciocia Grażyna. Dziękujemy, ciocio Grażynu. Jak teraz ciocia Grażyna dała zdrowie, to wszystko będzie okej. Okay. Dobra. Chciałam tam pójść z którymś z chłopaków, na pewno czułam się pewniej. Chciałam tam pójść z Rozą, udowodniłam... Nie no, z Rozą, oczywiście, że udowodniła. Halo, Roza jest naszą BFF. Od początku to był dobry wybór. Okej. Okay. Masz jakiś pomysł? Bardzo bym chciała wiedzieć, w jakiej formie jest Nataniel. Nie chciałabyś pójść ze mną do niego od domu? Nie wydaje mi się, aby to był oryginalny pomysł, ale skoro ci tak na tym zależy, to pewnie, że mogę z tobą pójść. Dziękuję, możemy do niego pójść po lekcjach. Mayday, spokojnie, bierzemy grę w Słodki Flirt na maksa na poważnie, naszą miłość do chłopaków. Ale niektóre sytuacje są tutaj podkoloryzowane, tak jak nasza historia o NFT. Po lekcjach razem z Rosarem pojechałyśmy do Nataniela. Czym? Czym? Autobusem. O, man. Ale spadło nam! Goldy nam spadły! No oczywiście, że spadną, bo płacimy za autobus. Nie zastanawiaj się zbyt długo, zadzwoń od razu i będzie po sprawie. Tak się bałam, że ręka mi się trzęsła, gdy nacisnąłam dzwonek. Wy po co tutaj przyszłyście? Ja? Martwimy się o Nataniela, od kilku dni nie pojawił się w szkole. Czy mogłybyśmy z nim tylko porozmawiać? Mojego męża i syna nie ma teraz w domu i nieprędko wrócą. O, bo wzięli na psy? What? Przesłuchania! Może mogłabym na nich poczekać? Nie ma sensu. Nie jesteś tutaj mile widziana, panienko. Idźcie stąd, zanim zadzwonię na zanim się zdenerwuję. Dalej. Nie musi pani na nas krzyczeć. Proszę nam tylko powiedzieć, czy wszystko jest w porządku z Natanielem. Dalej. Na pewno miałby się lepiej, gdybyście przestali go prześladować. Idźcie już stąd. A może gdyby go nie bić? To też by miało lepiej To też by było spoko. Trzasnęła drzwiami. Nie drzwiami, tylko portalem. To się nazywa rozmowa ze ścianą. Mogłam się podejrzewać, że nie pozwoli mi porozmawiać naprawdę... Mogłam się spodziewać, że nie pozwoli mi z nim porozmawiać. Naprawdę myślisz, że Nataniel razem ze swoim ojcem? Co? No klikasz. A! To prawdopodobne. Możliwe, że policja chciała go zapytać o szczegóły. Musi być wstrząśnięty. Słuchaj, na razie nie możemy za wiele zrobić. Lepiej, żebyśmy wracały do domu. Chyba masz rację. Czy to już koniec tego przydługiego odcinka? Bro. No na, do Jesus! Dobra. Korytarz główny. Dobra. Korytarz, klatka, korytarz, piętro. Dobra. Co się tutaj dzieje? Kochani, czy ten odcinek będzie się jeszcze długo dłużył? Dajcie znać. Właśnie ktoś wie, ile jeszcze będzie trwał ten odcinek. Nie mogłam przestać myśleć o całej tej historii. Znowu źle spałam. Policja, zabójcze spojrzenie matki Nataniela i Nataniel, który nie daje znaku życia. Tego zaczyna być naprawdę za dużo. Miałam przeżyć kolejny dzień pełen wątpliwości. Kakanator! Cześć, Rozo. Zgadnij co? Nataniel wrócił do szkoły. Ach tak? Tak, chciałam z nim porozmawiać, ale ta wścibska Peggy już się na niego rzuciła. Nie szkodzi, zapewne będę miała okazję z nim porozmawiać w ciągu dnia.
Tylko nie daj sobie wejść na głowę. Zakończ dyskusję. Zakończ dyskusję. Może jak z nim porozmawiamy, to skończy odcinek. W końcu! Porozmawiajmy z tym Natanielem! Biedny chłopak. No biedny, się tak schował, że go nie można znaleźć. Wiecie co, ja wiedziałam, że wy nam pisaliście, że to, ten odcinek jest super długi, ale ja wam nie wierzyłam. Nataniel kompletnie mnie zignorował przez chwilę. Wiesz gdzie jest? Mało mnie obchodzi, że się zignorował. Nie, proszę co, jak zacząłem z nim rozmawiać. Zakończ dyskusję. Gdzie jest ten Nataniel? Oby nas przeprosił, oby powiedział: Kakanator, to była najlepsza decyzja na świecie, że zgłosiłaś mojego starego na psy. Teraz zamknęli go w więzieniu i w końcu i rodzina nie ma czego żreć. Rodzina nie ma z czego żyć, zostało im zjemy tylko Amber. NFT gąciarza. Zjemy Amber. Myślę, że to nie byłby akurat aż taki zły pomysł. Zjeść Amber? Gdzie on jest? Gdzie ten pies? Nataniel! Where are you? Dobra. Nataniel, do nogi. Hej! Nataniel, ej! Nataniel! Jak to jest, że chodzimy... Ja wiem, że ta gra była stworzona po to, żeby punkty akcji tracić. Nataniel! O! Maksymilian wysłał pytanie z czatu. Przeczytaj, Mateuszku. Pytanie z czatu, bo mnie też w sumie ciekawi. Jaka swoja ulubiona postać z AOT? AOT? Moja? No. Ja nawet nie wiem, co to jest Attack on Titans? Nice. Nice. Znam tylko jedną. Levi? Mhm. Nie, nie, chciałam powiedzieć... czekaj. Eren Jäger! To jest zakichana jägerystka. Eren Jäger! Moja właśnie, ulubiona przez taki, postać. Przez taki jak ty ludzie giną. To jest moja ulubiona postać. Chowa się w piwnicy. Ew! Jeżeli ma być takim znośny, to mógł w ogóle nie wracać. Mówisz na Sanielu? Tak, musiałam zanieść sprawdzenie. On praktycznie mnie olał. Nie wiem jaki ma problem, ale przecież w szoku przeszło. Zakończ dyskusję. Siedzi w piwnicy? Wszyscy mówią, że siedzi w piwnicy. Jak szczur. Bo się boi. Dobra. Szczurzu. Nie ma go tu! A nas wkręcili, świnie. Nie ma Nataniela. Nataniel, where are you? Nataniel, where are you? Eo! Czy on naprawdę przed nami uciekał? Widzi, dziękuję, że śliczny sweterek. Kupiłam go w Korei. Widziałaś? Nataniel wrócił do szkoły. Tak, widziałam. Wszyscy to widzieli. Tak słyszałam. Wołajcie go jajami. Lepiej, żebyś nie szła z nim rozmawiać. Jest w bardzo złym humorze. Jak ja ich tak słucham, mam wrażenie, że Nataniel zmienił się w potwór. Zmienił się w potwór. Gdzie jest ten potwór? Potwór? Gdzie jest potwór? Może dalej siedzieć? Potworku? Ty, a może jest w pokoju gospodarzy, skoro jest... Amber nie chce mi nic powiedzieć. Zastanawiam się, co się stało. Jak widziałeś może Nataniela? Nataniela? Mogę wiedzieć, dlaczego go gówno ci tu chodzi. Mam. Rozumiem. Rozmawia z panem Borysem w sali gimnastycznej. Szybko biegam, mamy biegam. Go i będzie jare. Mówiłam, że jare jest super emocjonalny i to on pomaga i jest psychologiem szkolnym. Mogłam się tego spodziewać. Klementyna mnie okłamała. Sala gimnastyczna jest pusta. Zabić ją. Na stos. Dobra. Gdzie jest ten Nataniel w końcu? Jesus Christ! Gdzie ten Nataniel? Gdzie tu pta nocą Nataniel? To ja... O! Bra. Nie szukaliśmy ciebie. Titi, nie szukaliśmy ciebie! I cześć, twoich Titi. To niesamowite. Teraz wydaje mi się, że prawie normalnie, gdy pojawiłeś się w szkole. Widziałam, że ostatnio odsuwałeś u kolegi, ale szybko dorastasz. A skąd to wiesz? Zauważyłam takie, brakuje ci porządnej piżamy? Teraz ta się powinna zjawiasz! Ci... I teraz mi dajesz tą piżamę? Teraz dziękuję ci, piżamę? Do zobaczenia. Gdzie jest ta piżama? Otrzymane ubrania kiguru... Dostaniecie panda? Coś cute. No i gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Może w moim wyglądzie. Chcemy sprawdzić? No a jak? Mój skoro wygląd... dostaliśmy... To gdzie mój wygląd, proszę. To mój wygląd, gdzie jest wygląd? Wygląd mój jest... To? Przebieramy tak kakę? Why not? Dobra, zapisuj strój. Na to wszystko, co mamy pod spodem. To jest seksowny to jest... strój do wyrywania. Dealujcie z tym. Dzięki temu strojowi dostaniemy teraz wszystkie ilustracje. Kigurumi w szafie. Dobra. Człowiek widmo to... Gdzie jest człowiek widmo? Człowiek widmo pewnie siedzi w tej to jest człowiek. Widmo to jest. Nataniel to widmo. Jest! W końcu! Przyszedł pan Maruda. Zacząłem myśleć, że to dziwne. Nie chciałaś przyjść się ze mną spotkać. Udało ci się w końcu zrozumieć, że to dlatego, że mi na tobie zależy? A jak? A więc czekałaś na mnie? Obie opcje są switaśne, więc... Która? A? A? B? A? B? A? A? Proszę. Nie masz prawa tego mówić, nie po tym jak mnie zdradziłaś. Stary, nie mam wobec ciebie żadnych zobowiązań, chciałam ci pomóc! Jak możesz tak mówić? Wiem, że przechodzisz przez teraz przez bardzo ciężkie chwile, ale to zło konieczne. Stop! Teraz też węgorz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Gdzie jest moja woda polarysowana? Na.
Nie masz pojęcia, jaką burzę rozpętałaś. Policja przyszła do mojego domu, kakanator. Policja! Zabrali mojego ojca i zaczęli mnie przesłuchiwać. Myślałam, że mój ojciec dostanie ataku. A więc wszystko im wyznałeś? No, klikaj. Oczywiście, że nie. Nie chcę, aby mój własny ojciec poszedł do więzienia. Ale Nathaniel, zdajesz sobie sprawę, co to oznacza? Twój stary dalej będzie cię bić. Może cała ta historia skłoni go do przemyśleń. Jakich? On ma jaja na brodzie. On nie ma zdolności przemyśleń. Jeżeli ma jaja na brodzie, to gdzie jest pozostała część? Nieważne. W takim razie nigdy nie żałowałam, żebym podjęła taką decyzję. Naprawdę myślisz tylko o sobie, co? Stary, zamnij papę. Moja rodzina płaci bardzo gorzką cenę z powodu tej historii. Może gdyby cię nie bili, to by nie ponosili takich konsekwencji. Moja mama i siostra zostały same, są w kompletnym szoku. Mój ojciec bardzo nie dbał, nie rozumiem, co się dzieje. Ojej, dalej. A jeżeli kiedyś to wszystko się wyda, to mój ojciec straci pracę. A więc postąp w taki sposób, aby wszystko się wydarzyło. Nie poszło na marne, porozmawiaj z twoim ojcem, może zrozumiesz, że źle postąpił. Aha. Wyobraź sobie, że właśnie miałem taki zamiar. Mój ojciec wraca do domu dzisiaj wieczorem, ale nawet jeżeli stosunki między nami się polepszą, to wiedz, że nigdy ci nie wybaczę za to, co zrobiłaś. Tym razem posunęłaś się za daleko. Nathaniel! Wyszedł z pomieszczenia, był w furii. Nara, stary. Nathaniel przeprowadził dyskusję z twoim ojcem, spróbuj się dowiedzieć, co... Bro! Bro, mam nadzieję, że powie... No, a więc rozmawiałaś z nim? Tak. Bez kitu, to niech stara idzie do roboty, jak nie mając z czego żyć. Albo niech sprzeda ten bardzo drogi obraz, który mają w salonie. Albo tą całą drogą chatę i niech się przeprowadzą do mniejszego, żeby stary po prostu nie był swojego syna, może co? I? Całe to zamieszanie było na nic. Nathaniel nie powiedział policji. Nie chce, aby jego ojciec miał problemy. Co za idiota. Woli sam cierpieć, niż przysporzyć kłopotów swojemu ojcu. Ja uważam, że odważnie powinien... Ja uważam, że to odważne w pewien sposób. Chcę chronić swoją mamę i siostrę. Wydaje mi się, że boi się, że bez jego ojca sobie nie poradzą. Odważny, ale głupi. Ja nie uważam, że to jest odważne. Ja uważam, że nie powinno... Trzeba czasem stawiać siebie na pierwszym miejscu. Powiedział mi, że porozmawia ze swoim ojcem dzisiaj wieczorem. Chociaż tyle. Miejmy nadzieję, że to coś da. Zakończ dyskusję. Idźmy do domu? Następnego dnia jak najszybciej chciałam się dowiedzieć, czy sytuacja Nathaniela ewoluowała. Jednocześnie bałam się trochę z nim porozmawiać. To straszne, dziku! Świnio, co takiego? Świnio mordu, ja przed chwilą widziałam Nathaniela, chyba coś mu się stało. Gdzie on jest, Ryu? Poszedł w kierunku drugiego korytarza. Zakończ dyskusję, zerwij z drogi, świnio! Domyślam się, że dalej szukasz Nathaniela, pomyliłaś kierunek. Zerwij z drogi, mordo! Nara, mordo, wiem gdzie idę! Gdzie jest korytarz 2? Skucha, szukaj dalej. Nara, mogę mordo kopnąć głowę? Było. Możesz, ja ci pozwalam, ją akurat tak. Tutaj jest, ale... Nathanielku! O nie, słaba sprawa! Tutaj jest, ale... Mój Boże, Nathaniel, co się stało? Masz podbite oko. Ja próbowałem z nim porozmawiać. Usłyszeliśmy czyjeś kroki przed piwnicą, Nathaniel natychmiast się zamknął. Miło by było, gdybyście mogli mniej hałasować. Niektórzy chcieliby spokojnie palić fajkę. Jesteś taki edgy. Tutaj mówimy o tym, że jest trudna sytuacja w domu. Palę w szluga, ryję mordy. Muszę zbić fajurę. Trzy kropki w czacie, koniecznie. Trzy kropki w czacie, podwójne. Co, dzisiaj nie wiesz, jak mi dociąć? Kastiel, powinieneś pójść. Kakanator, odpuść sobie. Dalej. Nathaniel sobie poszedł. Chyba nie spodobało mu się, że Kastiel widział go w takim stanie. Boże, biedny. Czułam, jak zbiera Nathaniel mi się do płaczu. Tym razem będzie mógł powiedzieć, abym sobie go spokoju. Wiem, że za bardzo zaangażowałam się w tę sprawę, ale muszę go wspierać. Nathanielku, biedny. Ej, przykro mi się zrobiło. Jego stary... Tym bardziej się cieszę, że Kakanator zgłosiła to na policję, bo naprawdę jego stary jest nie do powstrzymania. Nathaniel, proszę, porozmawiaj ze mną. Próbowałem otrzeć łzy, ale ich nie zauważył. Ale to chyba nic nie dało. Kakanator, tutaj nie ma nic do gadania. Chciałem porozmawiać z moim ojcem, aby zrozumiał, że posuwał się w stosunku do mnie za daleko. Przynajmniej Nathaniel w końcu rozumiał, że ta sytuacja, jaką się znajdował, nie była normalna. Ale to nie poskutkowało. Sytuacja szybko się pogorszyła i oto rezultat. Dalej. Mogę coś powiedzieć? Nie, Ryju, zamknij paszczę. Do jasnej cholery, po co za nami idziesz? Za mnie ryję, właśnie. Kakanator mi wszystko powiedziała. Nie mów mu! Nie! Well, fuck. Nie! To nie... To niemożliwe. Wszystko mu wygadałaś? Dalej. Nie wkurzaj się na nią. Ktoś musiał jej pomóc. No dobra, ale stary, musimy pogadać. A jeżeli nie mam ochoty z tobą o tym gadać? Nie masz wyboru. Ktoś cię musi w końcu z tego wyciągnąć. I wciągnąć do swojego kartonu. Nathaniel w końcu się godził porozmawiać z Kastielem. Wyszli z sali i nawet nie próbowałam za nimi iść. Czyli chyba lepiej, aby zostali sami. Pójdę wszystko opowiedzieć Rozali. Mogłabym się obrazić, gdyby jej nie we wszystko wtajemniczyła.
Jesus Christ! Ja rozumiem, że ta gra próbuje odebrać mi parę absurdu, czyli PA, ale... Wydaje mi się, że to musi mieć związek z Castielem. Od jakiegoś czasu stoją razem na uboczu. Nie wiesz to, Castiel dobry chłop. Dobry chłopak z niego. O matko, siedzi Nataniela tak samo jak Amber siedzi Castiel. I widać, że jeszcze dobrze nie znasz. Melania wygląda jakoś inaczej zwykle. Wypadają jej włosy, mają większe oczy, zaczyna być zgarbiona i chodzi na cztery. Dobra, gdzie jest Roza? Dobra. Roza, chodź, bo Roza, mam dobre ploteczki dla ciebie. Ryu mordo, mam taką Ryu mordo się zawiła. Byku, lepiej tutaj nie zostawiać. Dyrektorka jest wściekła. Dzinku, za mnie ryja, co tam? Dziku dwa, nie wiem dokładnie, ale wolę się trzymać od tego z daleka. Mordo, trzymaj się z daleka, bo śmierdzisz. Nie, czy wszyscy śmierdzą w tej szkole, już bez przesady? To niedopuszczalne! Od początku swojej kariery nigdy, ale to nigdy nie widziałam, aby jakiś uczeń zachowywał się w ten sposób. Dobra, za mnie paszczy, co chcesz? Ale proszę pani, to nie to, co pani myśli, chciałam... O, jedź no! Dobrze, czy w końcu będzie miała przerypane? Co? Zrzebnąć się na kanapie nauczycieli? What the fuck, co ona robiła? Ja... Dobrze, jedź z nią. Peggy, nie będę tolerować takich wybryków. Zostaniesz po lekcjach przez 3 godziny. In your godziny. Face, sregi. Dobrze, w końcu jej może się dostało. Chciała posłuchać, co mówiono o Natanielu. Szczęście, że sam odwraca się od wszystkich, nawet od sregi. Szereki. O, jest. Czemu się tak dziwnie uśmiechasz? To przez szereki. Właśnie została ukarana przez dyrektorkę. Wygląda to, że się schowała pod kanapą w pokoju nauczycielskim. Wow, posuwa się coraz dalej, aby tylko zdobyć szkolne newsy. Dokładnie, wydaje mi się, że chciała dowiedzieć się, dlaczego Nathaniel ma podbite oko. Peggy to jest tak jak Gossip Girl, która wszystkie sprzedaje dramy prywatne uczniów. Tak być nie powinno. A ty, udało ci się pogadać z Nathanielem? Tak, Castiel też się wtrącił. Dał do zrozumienia, że wie, jak mu pomóc. Zabiłem jego ojca. No to wszystko jest możliwe. Skoro Castiel ma zamiar pomóc Nathanielowi, to Armin niedługo zacznie zajmować się ogrodnictwem. Zostawiłam ich samych po tym, co ojciec Nathaniel mu zrobił, tak naprawdę mam nadzieję, że Castiel potrafił zdziałać cuda. Trzymajmy kciuki. Castiel potrafi złożyć karton co najwyżej. Wiem, że nie powinnam trzymać się z daleka, ale chcę wiedzieć, co Castiel powiedział Nathanielowi. Dobra, idźmy zakończyć tą dramę. Przeprowadź śledztwa. O matko, z córką. Słuchajcie, ja nie wiem, czy my nie zakończymy tego odcinka w tej chwili, bo to już po prostu... Przeciąga tą granicę. Przeciąga się tak, że ja w to nie wierzę. Dobra. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Chyba, że teraz poznamy plan Castiela i będziemy go wcielać następnym razem. Ale ja nigdy niczego nie zauważyłam, nie rozumiem! Wydaje mi się, że w głębi duszy wiedział, że to co robił było niedopuszczalne. Na pewno nie chciał, abyście razem z mamą o tym wiedziały. Dalej. Chciałabym, aby wszystko było jak wcześniej. Myśl się, mówisz tak, bo dla ciebie to wszystko było proste, ale nie dla mnie. Przynajmniej teraz mam szansę coś zmienić, to najlepsze rozwiązanie. Jeszcze chwilę rozmawiali, siedziałam cicho i próbowałam zrozumieć, jaki był plan Nathaniela. Zgoda! Amber, widzimy się później. Lepiej już pójdę, zanim mnie zauważą. Jaki był plan? Castiel jest! A więc udało wam się znaleźć jakieś rozwiązanie? Tak, ale ty nie wyglądasz zbyt dobrze. No bo się przejmuję. Bo ubrałam pandę? No. Nie za bardzo. Wydaje mi się, że Nathaniel będzie miał za złe przez jakiś czas po tej historii. Widmo. Hejo, dużo mnie ominęło, małpu silne razem. Jakieś 4 godziny akcji, która się ciągnie w nieskończoność. Nie wiadomo. Wydaje mi się, że w końcu zrozumiał, że zrobiłaś to, co należało zrobić. Po prostu nie chce się jeszcze do tego przyznać. Zobaczymy, a więc co mu przed chwilą powiedziałeś? To nie ja będę ci o tym mówić. Niłaś za nim na razie. Gdy ten głupek będzie chciał, to sam ci powie. Żartujesz? Mam prawo wiedzieć. W końcu jestem też zamieszana w tę historię w pewien sposób. Ryu mordo, uspokój dupę. Idź do domu, wszystko się rozwiązało. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że jeżeli to wypali, to twój kochany gospodarz w końcu będzie miał spokój. Raz na zawsze. Nice. Czyli zabiję ojca. Co? Mówię ci. Chyba nie namówiłeś go, aby zrobił coś wbrew prawu. Czyli zabiję ojca. To było jedyne rozwiązanie. Zabijam ojca. Co? Wyluzuj, tylko się drocze. No dobra, muszę już spadać. Nie będę tracić na to całego dnia. Mój karton sam się nie złoży. Mati, ty oglądasz One Piece'a. Kilkusia, lecimy do końca, mimo że ten odcinek przeciąga się jak fabuła One Piece. Czy to prawda? Ja tylko czytam, ale nie oglądałem. Ale pewnie tak. Jest to na razie... Nawet nie wiem gdzie. A, bo ty nie oglądałeś One Piece'a? Nie, ja tylko czytam. A, dobra. Bardzo pomogłeś w tej historii. W sumie mam wrażenie, że praktycznie sam wszystko załatwiłeś, podczas gdy ja tylko panikowałam. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Szybkie morderstwo, takie malutkie morderstwo na boczku. Wiecie, nic specjalnego. Czy myślisz, że zrobią kartonowy nóż? Na początek przestań zawierać z Amber i dotyczne pakty. Zakończ dyskusję. Czy my coś jeszcze mamy do zrobienia? Ja już chcę oglądać seksy ilustracje. Niech ten odcinek się zakończy, bo ja chcę ilustracje nadrabiać. Co się jeszcze dzieje? Seksy, seksy, seksy ilustracje. Jakie jest moje zadanie? Czekaj, jakie jest moje zadanie?
Znajdź chłopaka, któremu zawierzyłaś podczas odcinka, by lokować ostatni dialog. Czyli Castiela. Podczas kolejnych dni Nathaniel znowu nie było w szkole. Podejrzewam, zajmuje mu to trochę czasu, zanim rozwiąże swoje problemy. No muszę zakopać ciało ojca. Dobra, idziemy kopać ciało. Nie nalegaj, nic nie powiem. Zakończ dyskusję. Wow. Wow. Znaleźliśmy go i tak się... Gra się zepsuła, mówię ci. Gra się zepsuła na bank. Czy myślisz, że to przez strój? Myślisz, że to dlatego, że wyglądamy jak panda? Może? Prawdopodobnie. Dobra, Castiel, wróć tu, powiedz nam wszystko. Trzy kropki w czacie. Cześć. Czy już się lepiej czuję? Tak, powoli mi przechodzi ból głowy, także wam dziękuję. Mati, przeciąga się jak czwarty sezon Attack on Titans. Czy to prawda? No. Czekaj, muszę... Długo ci to zajęło. Przypominam sobie, który to czwarty. No bo ostatni sezon podzieli na dwie części, a później jeszcze na dwie części. A dobra, to sorry. Ech, cześć. Aha. Poszła sobie nawet na mnie nie patrząc, ani na mnie nie popychając. Najwidoczniej nie pogodziła się jeszcze z decyzją brata. Dobra. Odizoluje się od rodziny. Dziedziniec. Dni mijały, a Nathaniel najwidoczniej nadal nie miał zamiaru wrócić do szkoły. W końcu Bamber powiedziała swoim koleżankom, że wkrótce miał wrócić na lekcję. Plotka szybko się rozniosła po całej szkole. Kaka na to? Ech tak, muszę w końcu przestać zamykać, zamyślać. Ktoś chciałby z tobą porozmawiać. Mama? Dalej. O? Gratulacje, znalazłeś ukryty przedmiot pachnące świeczki. Znajdziesz sobie w szufladzie. Szubladzie. Szubla lubla. Szubdubukendes. Już teraz możesz mi udekorować swoją komodę. Temat przemocy poruszony w tym odcinku jest wydarzeniem fikcyjnym. Przemoc domowa pozostaje jednak prawdziwym i bardzo poważnym problemem. Jeżeli sama jesteś ofiarą lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy, nie wahaj się poprosić o pomoc lub dzwoniąc pod numer 112. W Polsce jest chyba inny numer. Nie, 112 też możesz. Też jest? Pewnie. Okej. Okay. Lub 116 11 11 11. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Zakończ odcinek. La la la. Historia. Dobra, historia była gruba. Ilustracja z odcinka. Nie mieliśmy żadnej. Który z odcinka? Drama. Były tragiczne. Nie było momentu z flirtem. Żadnego. Standardowo. Powiem wam tak. Po pierwsze, ten odcinek włożył się na maksa, ale z drugiej strony jestem w szoku, że słodki flirt był w stanie w miarę okej, poprowadzić tak grubą historię. I to jeszcze na koniec dał disclaimer. Ja się cieszę, że był ten disclaimer, ponieważ bałem się, że to jest takie hej, wykorzystajmy juicy temat w naszym odcinku, będzie śmiesznie. Tak, a nie tu było jednak śmiesznie. Okazało się, że naprawdę dali radę. Dobra, moim zdaniem teraz najważniejszy moment. Mateuszu, czyń honory. Sprawdzaj ilustrację. Przyjdź ilustrację, mam zobaczyć? Oczywiście, że zawsze sprawdzam ilustrację, moi drodzy. No spokojnie, słodka oczywiście, zapomnieliśmy. Mocny odcinek, nie? Mocny. Jaki to był odcinek? Dla mnie to jest niesamowite, że... Który to odcinek? 23. Tak. Dla mnie to jest niesamowite, że przechodzicie do słodkiego flirtu po to, żeby ktoś tam napisał, że przyszedł na live'a, żeby sobie trochę się zrelaksować, a odcinek był tak gruby, że były niezłe emocje. No ale dobra, jakby dobrze, że dali ten numer pomocy, jeżeli wy lub ktoś w waszym pobliżu doświadcza pomocy domowej, to pamiętajcie, żeby to zgłosić. Okej. Okay. Pierwsza ilustracja jest gruba, chciała... Ja, że my tego nie mieliśmy! Tak, bo to wszystko wynik za niskiego lowometru. Albo tego, że ktoś wybrał wybranka serca. I albo, to... że ktoś zaznaczył złą odpowiedź. Ja zaznaczyłem dobrą. Kazałeś się zwierzyć Castielowi. To było już po Castielu. Dobra, anyway, ta ilustracja jest najpiękniejsza na świecie. Ta ilustracja jest... Czy on ją trzyma za ramię? No jak dzwoni na psy. Halo, dzwoni na psy, ktoś mnie halo, trzyma. Halo, ktoś... psy. Halo, psy, ktoś za mną stoi. Pomocy. I ma dziwnego kikuta tutaj. Powinien go obciąć, ale tego nigdy nie robi. I mówi do ludzi na pan, pani. Nie mieliśmy ilustracji. Dlaczego nie było ilustracji, że wstagandaliśmy? A, bolowometr. Bolowometr. Ale patrz, zarumienił się na policzku z jednej strony, to znaczy, że nas lubi. Podobam? Klonix. Czekaj, tu. Teraz my kogoś trzymamy za ramię. Czemu z Arminem? Czy tutaj motyw przewodni to jest trzymanie za ramię? Tutaj Kakanator uskutecznia udawanie, że ktoś rozmawia przez telefon jak ja z tobą? A, faktycznie. Ale czemu Kenten? O co chodzi? Co się dzieje? Nie mam... Okay. Dobra, to już chyba jest jakiś spoiler. To jest inny w ogóle... Ja najbardziej jestem zła, że nie mieliśmy tej ilustracji, bo Klaudia, była najpiękniejsza bo na świecie. Źle przeprowadziłem zobacz w ogóle, dyskusję. Jakie on ma tu skrzela. Widzisz? Chciałbyś mieć takie. Jak ryba. Tak, dokładnie. Op. Słuchajcie, moi drodzy, to był roller coaster emocji pod wszystkimi możliwymi względami. Tak. To był zły odcinek w ogóle dzisiaj. To był zły odcinek. Z czatem się pokłóciliśmy, Matiego bolała głowa, wybraliśmy wybranka serca, nie mieliśmy żadnych ilustracji. Ewidentnie jesteśmy zmęczeni po tym tygodniu i należy nam się odpoczynek, kochani.
Ale jak zwykle było świetnie z wami, więc bardzo wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że dobrze zainwestujecie w krypto. Tak jest. Pamiętajcie, nie inwestujcie w eurogąbki. Koniecznie. A my widzimy się z wami w kolejnym odcinku, tak? Czy chcemy tak. coś jeszcze? Który? Pamiętajcie, że wszyscy się kochamy, to tylko żarty, nikt nie bierze tego na serio. Liga kocha PA, a PA kocha Ligę. To prawda, wszyscy was kochamy, po prostu dzisiaj mnie tak napieprzał łeb, że nie miałem do waszego... Mati, czy kochasz? Daj im berło, jeżeli ich kochasz. Dam im tanie berło. Nie! Czyli jednak well, Mati obrażony. Trochę jestem urażony, okej? Okay? Kochamy was bardzo mocno, dziękujemy, damy wam znać, którego dnia będziemy odrabiać live'a, który się nie odbędzie w przyszłym tygodniu, ale na pewno go odrobimy. I w przyszłym tygodniu, mogę zaspoilować? Tak? Mogę? No. Możecie spodziewać się odcinka? Mogę? Mogę? Nie. Mówię. Jeszcze nie spoiluję? Ale na pewno będziecie zadowoleni. Bo będzie siara, jak go nie nagramy. Ale musimy go nagrać. Musimy? Chcę to zrobić. Okej. Okay. To ja zaspoiluję, żebyście wiedzieli, na co czekać. W przyszłym tygodniu kolejna część Zmierzchu dla was. Myślę, że będziecie zadowoleni. Tak, postaramy się. A my widzimy się z wami za niedługo. Lecę diamenciki wykleić. Trzymajcie się, bye! Buziaczki, bye!